No Zaczęło się to na trasie WZ. Spotkałem na krakowskim przedmieściu pana Piecyka. Był zmęczony, miał zabłocone buty, ale na twarzy malowało się zadowolenie i jakby duma. – Co pan tu robi, panie Teosiu? – zagadnąłem dawno niewidzianego miłego znajomego. – Na dole byłem, na Marienstacie. Zobaczyć, jak robota przy tym nowym kierbedziu leci. No i jakież pan wyniósł wrażenie? Starają się chłopaki owszem, nie można powiedzieć. I tak Bogiem ma prawdą, zaczyna mnie się ta cała kombinacja podobać. Z początku myślałem, że to wszystko do cholery będzie podobne. Tranwaje i samochody, za czym pod górę na krakowskie, żeby do dziury w ziemi wjeżdżali, i dopiero na miodowej, żeby ni z tego, nizowego wyskakiwali, zdawało mnie się to niepoważne. A teraz widzę, że owszem, że to może być nawet niezłe. Na przykład Józia kamice będzie ze wszystkich stron widać, a do tej pory była schowana. Jakiego juzia? zapytałem zaintrygowany. To pan nie wiesz, że ten dom pod zamkiem do poniato szczeka Józia należał, król mu go postawić kazał, żeby miał na wydatki. Nie rozumiem. starożytnej historii pan w taki sposób nie znasz, ale za dużo by o tem było trzeba gadać. Gorzej, że inszy król, niejaki goździk, w robocie tej trasy WZ przeszkadza. W jaki sposób? Posłuchaj pan, to się pan dowiesz. Jednego razu przyleciało na tę budowę parów starszych facetów z brudkami i w okularach i zaznaczają, żeby przestać kopać dziurę dla tramwaji maszynamy tylko ręcznie za pomocą łopat. Bo podobno parę tysięcy lat temu nazad za króla goździka było w tym miejscu jakieś miasto i meble się po nim zostali. Faktycznie, jakby taka parowa kopaczka wjechała królowi goździkowi do stołowego pokoju, mogłaby całe urządzenie w drebie zgiro zbebeszyć. Toteż roboty zostali wstrzymane, a uczone faceci szukają rzeczy po nieboszczyku goździku. Raz krzyk zrobili, że znaleźli cmentarz z tamtych czasów. A trzeba panu wiedzieć, że te staroświeckie warszawiacy nie chowali nieboszczyków w trumnach. Tylko podobnież w garnkach, czyli tak zwanych urynach. też jak te profesorowie znaleźli w gruzach garnek z kośmi, mało ze skóry z radości nie powyskakiwali. Porozkładali te kości na słońcu i dawaj się je przyglądać, mierzyć salówkami i fotografie z nich zdejmać. Ale przyszła jakaś baba, garnekiem odebrała i zaznacza. To moje naczynie, mówi. W tem miejscu na Marię stacie budkie z warzywem miałam i jak raz w pierwszy dzień powstania krupnik na żeberkach sobie gotowała. Jak zaczęli strzelać, ma się rozumieć, uciekłam i krupnik ze wszystkiem musiał się wygotować, a potem ziemia garnek przysypała, ale w piekle bym go poznała. I poszła z garnkiem. Zostawiła jem tylko żeberka. Oni to właśnie w charakterze rzadkich zbiorów do muzeum podobnie zostaną zabrane. Powyższa opowieść pana Teosia o żeberkach króla Goździka sprawiła, że zacząłem nalegać, by mi skreślił pokrótce historię pałacu pod blachą. Zgodził się, acz niechętnie. To, co mówił, było tak oryginalne, że niezwłocznie wyjąłem notatnik, ołówek i począłem z zapałem stenografować nieznane dotychczas nikomu komentarze do dziejów panowania ostatniego naszego króla. Z pogawędki, jaka się przy tym między nami wywiązała, pan Piecyk doszedł do wniosku, że jeśli chodzi o historię, stanowi niezwykły wprost okaz ciemnej masy. Którą podjąłby się w szeregu wykładów z grubsza chociaż w tej dziedzinie oświecić. Rzecz prosta, przystałem entuzjastycznie. Prelekcje rozpoczęły się zaraz na zajutrz, a wkrótce z moich stenograficznych notatek powstał pokaźny zeszyt, który następnie przerodził się w te oto książki. Piastuszkiewicze Uważasz Pan, nie będzie mówić o wandzie, co nie chciała Fox dojcza o królu kraku, który miasto Kraków założył, bo to podobnie tak zwana legenda, czyli niemożliwa lipa. W krótkości tylko zaznaczam, że ten ów pierwszy krakowiak, tak samo był oszczędnym facetem jak dzisiejsze krakowiaki, i ponieważ że w dziurze pod Wawelem smok drań się okazał, którym co dzień barana wtrajał, widzi ten ów król krak, że nie interes smokowi baraninę w potrawce dostarczać. Czy lepiej ją samodzielnie spożyć? Smok z każdym dniem coraz więcej robi się mordziasty. Brzuch mu także samo rośnie, a krakowiaki skarżą się, że chudną. Skoczył król po rozum do głowy, Kaliflorku w aptecznym składzie na kredyt wziął, barana wypatroszył, barszczu na dudkach kazał żonie nagotować z tego, a w barana kaliflorku napchał. Smok frajerzyna o niczem nie wiedział, barana z wybuchowym artykułem w środku w dobrej wieży opchnął i poszedł do jamy pod Wawel kimać. Budzi się w nocy i czuje że go niemożebne pragnienie męczy. Wyskoczył do Wisły, wody się nachlał, pęk podobnież i zakitował. Król Krak i insze krakowiacy niemożebnie się z tego cieszyli, bo jem wydatek na baraninę odpadł, a oprócz tego jama się jem na wieczne czasy została, którą teraz ładne parę lat publicę pokazują i opłatę za wejście ma się rozumieć pobierają – aby sobie z powrotem odebrać tę gotówkę, jaką wydali na żywienie smoka. Teraz, co się dotyczy wandy, która miała nie chcieć gesta i wskutek wobec tego musiała w czasie wianków z kajaka do wody wskoczyć, lepiej o tem nie mówić, bo jakimże szubrawcem trzeba być, żeby rodzone dziecko do ślubu ze szkopem namawiać. Albo cofnijmy się parę lat jeszcze w tył. W Kruszwicy przed Makowskiem jabłecznego szampana wytwarzał polski król niejaki Popiołek, który znowuż z dojczką rykszą się ożenił. Baba była zakapior i taka sama w sobie, że na te pamiątkie rowerowe deroczki na dwie osoby rykszamy się nazywają. Z zaraz, zaraz... Czy pan czasem czegoś nie pomylił? O ile pamiętam, Ryksa nie była żoną Popiela. Nic nie pomyliłem. Dziadek nieboczyk mnie o tym opowiadał, a przyznać pan chyba, że starszy był troszkę od pana i lepiej mógł te rzeczy pamiętać. No istotnie. Otóż więc dziadek mówił, że ta owa Ryksa flądra była, że rzadko poszukać. Sprzątać się chole, że nie chciało, brudy niemożebne w całym domu zapuściła, od czego myszy się wkradli. Narzekał nieraz popiołek, kamaszamy zamyszamy ciskał i storcował żonę, że pułapek nie zastawia. Ale nie mógł nic zrobić, bo sam stale i wciąż przy butelkowaniu złotej renety był zajęty. I tak sobie te myszy go pozbadli, że na koronie mu siadali wchowankiemu mu się po kieszeniach bawili i w komórki do wynajęcia. I wiesz pan, jak się skończyło? Wiem, myszy popiela zjadły. Właśnie tylko korona berło i podkówki od butów po niem się zostali. Na te pamiątki urządza się teraz w Warszawie raz na rok uroczystość odszczurzania. Tylko o to się rozchodzi, żeby się młodzież historii nauczyła bo szczurom to podobnież nic nie szkodzi. Otóż więc jak myszy popiela nam w troili, nie posiadaliśmy chwilowo żadnego króla i bardzo się nasze przodki z tego powodu truli, ale nikt na takie niebezpieczne posadę nie lefrektował. Długo to się ciągło, aż koniec końców piast niechcący w ten interes wleciał jak śliwka w komput. A stało to się w następujący deseń. Ten ów piast był podobnie z fachu kołodziej i nieduży warsztat niedaleko Poznania prowadził. A miał, uważasz pan, syna, którym fatalnie fryzjera się bał i za żadne pieniądze do rezury nie dał się zaprowadzić, chociaż siedem lat już skończył i włosy szczeniakowi takie urośli, że same warkociki mu się zaplatali, Zgniewał się ten piast jednego dnia i zaznacza. Dosyć mam tego do wielkiej niespodziewanej grypy. Muszę Zyzia ostrzyć, bo jemu ziemowit było na imię, ale w domu wołali go Zysiek. Pożyczył gdzieś chłopina maszynkie, chłopaka łeb, ręcznikiem szyję mu obwiązał i strzyże. A tu się drzwi otwierają i wchodzi dwóch młodych facetów. Patrzy piast. I myśli, co za cholera, coś tak jak skrzydła pod jesionkami mają. Anioły, nie anioły, podróżne, nie podróżne, ale oni, uważasz pan, mowę zawalają, że ten ów strzyżony w tym trakcie dzieciak za króla się zostanie. Słuchał pias tego bajeru jakiś czas, aż koniec końców się pyta. A panowie szanowne właściwie, kto takie? Jak to kto? To pan nie znasz? Cyryla i metodego? Spietrał się ten piast na razie, przybladł troszkę i mówi: To panowie z Cyryla i metodego? Nie, my sami jesteśmy Cyryl i metody. W charakterze świętych się zatrudniamy i raz jeszcze zaznaczamy, że ten niedostrzyżony małoletni chłopak w szkolnym wieku za króla się zostanie i nie tylko on, ale jego potomki. Przepraszam, jaka godność? pyta się jeden kołodzieja. Jast się nazywam. Dobrze. Otóż ten pierwszy król i wszyscy, co po nim nastąpią, przejdą do historii starożytnej jako Piastuszkiewicze. Po tych słowach znikli jak kamfora. Mimo nalegań pan piecyk w tym miejscu przerwał wykład, obiecując mi dalszy ciąg w niedalekiej przyszłości, gdyż musi sobie przypomnieć dalsze dzieje panowania w Polsce rodu Piastuszkiewicza. Ogólne chściny. Po kilku dniach pan piecyk sam mnie zaczepił na ulicy i rzekł: Zeszłą razem zaznaczyłem parę słów na konto niejakich piastuszkiewiczów, które mieli się zostać za pierwszych naszych królów. Dzisiaj słuchaj pan dalej. Faktycznie. Cyryl i Metody nie nabili piasta w karawkę i tak Zyziek, jak i jego dzieci, szczęśliwie u nas panowali, ale pierwszym leguralnym królem się został prawnuczek Miecio i w taki sposób możemy go sobie zapamiętać jako Mieczysława numer jeden. W tym miejscu zmuszony jestem zaznaczyć coś niecoś na konto wyznania religijnego naszych pradziadków, czyli przodków. Nie ma co przytem kołować i ogródkiem chodzić. Śmiało i otwarcie musiem sobie powiedzieć, że te nasze przodki w ogólności homonciaki, czyli żłoby niepiśmienne byli. Kościołów także samo jeszcze nie posiadali i do bożków się modlili. Bożki, czyli bałwani, to byli drewniane albo kamienne faceci, zarządzające słońcem, wiatrem, deszczem i innym gradobiciem. Sam najważniejszy między nimi był uskuteczniony z dębowej szczapy i cztery oblicza posiadał, a nazywał się Światowid, dlatego że niby jednocześnie na cztery strony świata czterema parami wypalonych w drzewie oczów kapował. Dzisiaj wiemy, że to wszystko był puc ale ostatecznie wstydu nie ma, bo w ten czas nie tylko u nas, ale i za granicą do bożków nabożeństwa się odprawiali. W takim na przykład mieście Rzemie boginia się znajdowała, cielesna blondyna nazwiskiem Wenus. Krugą goła chodziła i jak się z innymi bożkami prowadziła, najlepszym dowodem to, że na te pamiątki tak zwane niedyskretne choroby pod jej wezwaniem do dzisiaj egzystują. Nasz drewniak światowit nie był może taki przystojniak, ale za to publicznej opinii nie miał. Ale koniec końców poznali się nasze na bałwanach, dowiedzieli się o tem szkopy i koniecznie chcieli naszych pradziadków ścić. Wtrężalali się do nas na ziemię odzyskane i co i raz chrzciny urządzają. Ale nasze przodki skapowali koniec końców, że ich przetem w kant nabijają. Bo to było, uważasz pan, tak. Jako chrzcili partie pradziadków, to jembożków zabierali, żeby się więcej już nie modlili. Ale patrzą te nasze przodki, że szkop oprócz Bałwanów meble także samo jem z domu wynoszą, na platformy układają i do Berlina wysyłka idzie. Widzą pradziadki, że nie klawo, spąknęli się w ten czas z Czechami i mówią: chcicie nas wy. A trzeba szanownemu panu wiedzieć, że Mietek Piastuszkiewicz był już chłopak po wojsku i w kawalerskim stanie jako królowi nie wypadało mu figurować. Przygruchał sobie jedną czeskie, niejaką Dąbrowszczankę, na zapowiedzie dał i w krótkim czasie się z nią ochajtnął. Jak się to stało, Dąbrowszczanka... Osobistość nabożna nie miała życzenia, żeby rodzina męża w charakterze ciemnej masy do bożków pacierze mówiła. Napuściła mietka i zaczęli się ogólne ściny. A teraz możemy sobie łatwo wyobrazić, co się w ten czas w całym kraju działo. Bo skoro jeżeli, jak mój koleżka córkę w Stalinogrodzie chrzcił, trzy dni goście pijane w dym chodzili. To jako ludzie po szkołach kształcone wszystko jawnie widziem. Jakbyśmy same w tamtym czasie żyli i w charakterze kumów albo zwyczajnych gości na tych ścinach się znajdowali. Rozróbka musiała być pierwsza klasa. Dosyć na tem, że chrzciny przeszli planowo, a Niemcy nic o tym nie wiedzieli. Przyjeżdżają za parę tygodni do Jeleniej Góry, czyli też do Wałbrzycha, detalicznie panu nie powiem, i mowę zawalają do Mietuchny, że w dalszym ciągu zamierzają chrzciny nam wyprawiać. A miecio z gośćmi w śmiech. He, he, he. kogo będzie tak chcili, kiedy to wszystko ochrzczone? Na czysto? Na sto procent, niech ja skonam! No dobrze, mówią Niemcy, a bożki dlaczego stoją? Dla Haseny, czyli towarzyskiej draki, żeśmy ich zostawili, żeby was na wodę napuścić. I w charakterze dowodu rzeczowego, jak nie gwizdnie Mietek Światowida w jedną mordę, jak nie sztachnie w drugą mordę, w trzecią, w czwartą, a Dąbrowszczanka z wierzchu bożka parasolką. Widząc to, reszta gości z czym kto miał pod ręką leci grzać bałwanów, w trymiga porozbijali ich w drobny mak. Byliby zniszczyli wszystkich co do sztuki, żeby nie to, że warszawiacy, co na tych ścinach też byli, wyszabrowali większe partie boszków i opychali do kowna Litwinom, którzy jeszcze przez czas dłuższy za poganów chodzili. Widzą Niemcy, że krewa, kropidła pod pachy i chodu za i Za ZACIASNA KORONA Król, nie król, Kiedyś zakitować musi. Po śmierci Mietka Piastuszkiewicza jego syn jedynak za króla polskiego się został. Równy to był chłopak i kawał kozaka, to też koleżki nazywali go chrobry, co w staroświeckim języku znaczyło, że chojrak i nie da sobie byle nie podgrymaszać. Szkopy na razie o tem nie wiedzieli. Myśleli, młodziak w terminie jeszcze dobrze na króla nie Da się wykołować i co i raz bez rzeki odre i nysę na ziemię odzyskane nam się wtrążalali. Ale z chwilą, kiedy otrzymali parę razy przyzwoicie w kość, nabrali dla Bolka szacunku. W tym czasie miał być u nas pogrzeb arcybiskupa. Niemiecki cesarz, niejaki Wiluś, przysłał telegramę, że ma życzenie być obecnym na tym pogrzebie godził się, ma się rozumieć, nasz król i mówi No dobra, przyjać pan Ale troszkę się Bolek zdziwił, jak zobaczył Ile tych cwaniaków z się przez most na odżegania Bo faktycznie, oprócz cesarza i generalnego sztabu Do cholery trochę esesmanów i żandarmów się napchało Czy nie za dużo tych pobożnych? Myśli sobie chrobry Czy oni jakiej grandy nie obmyślają? Ale nic, pies nie niemy tańcował, niech zasuwają. Kazał ich tylko festaniakami obstawić. Przez cały plac do samego dolnego kościoła czerwony chodnik kazał król położyć. A że deszcz tego dnia padał i Wiluś niemożebnie był zaszargany, przed samym chodnikiem bolek go zafrak i mówi... A może byśmy tak kamasze zdjęli? Bo chodnik faktycznie jest pluszowy i sama cholera go nie oczyści, jak się w niego błota nabije. Cesarz pojedzie sobie do kopy diabłów, a ja się zostanę i będę miał nieprzyjemność od żony. Usiedli na tretuarze, zdjęli kapcie i boso przez cały plac, potem chodniku do samego dolnego kościoła, zapychali. Wilu śniósł wieniec blaszany z papierowymi szarfami oraz napisem, od parafian z Berlina. Po pogrzebie, rzecz jasna, zmuszony był król Syrek urządzić. Że ochla i spożycie było formalne, nie będę pana szanownego objaśniał. Z korytem w Berlinie nigdy za dobrze nie było, To Toteż nie masz pan pojęcia, jak te Niemcy rąbali. Co królowa półmisek z kuchni przyniosła, w trymiga pusty. Żarli wszystko podmietły, rzeżuchę nawet, którą sztuka mięs z kwiatkiem dla optyki była przybrana. Pędzlowali, bobkowym listkom nie darowali. A najwięcej wtrajał cesarz. Królowa za kwiatki do rozszedania odstawiała, ale to nic nie pomagało. Wszędzie znalazł i młócił na czysto. A jak sobie już fest żołądek wyłożył, Koronę zdjął z zełba i naszemu bolkowi włożył na głowę. Teraz dopiero za odpowiedzialnego króla jesteś. Masz tę koronę, odpalam ci ją na zawsze. No dobra, ale w czym ty będziesz chodził? pyta się Piastuszkiewicz, ponieważ że był facetem salonowym od Ale skop się nadął i mówi: Korona dla mnie, frajer. Sześć sztuk takich mam w domu, w komodzie. Grosza za nią od ciebie nie chcę, chociaż ładną forsę nie kosztowała. Każ mnie tylko na pamiątkę zawinąć w papier nadziewanego indyka, prosiaka po rusku, gień z jabłkami i tego faszerowanego szczupaczka, bo nadzwyczaj sosisty. Wszystko ma się rozumieć z półmiskami. A trzeba szanownemu panu wiedzieć, że król miał całą zastawę z frażetowskiego srebra, brzegi złocone. Jak to bolek usłyszał, chciał na razie strzelić cesarza w mordę, no ale staropolska gościnność mu na to nie pozwoliła i usiadł. Kazał przynieść papier, spagat i dalej te dania pakować. Inne szkopy, jak to widzą, też robią paczki z czego się dało. Sos w butelki przelewali, ćwikłe zabrali. Rzecz jasna, że cały serwis i wszystkie noże, widelce co do sztuki rąbnęli. Królowa cięta była jak wielkie nieszczęście, bo nie dosyć na tem, że serwis i nakrycie była stratna, kawałka mięsa nie zostało, a na drugi dzień była niedziela i rodzina miała być na obiedzie. Nawet szarlotkie dranie gwiznęli. Panie Teosiu, przepraszam, przerwałem na chwilę wartki tok wykładu. Podręczniki historii dla użytku szkolnego trochę inaczej to ujmują. Bolesław chrobry dobrowolnie podarował swym gościom wszystkie złote i srebrne naczynia, z których jedli i pili. Tak, no to wiesz pan, podręcznikom, ja inaczej słyszałem, to może i nieprawda, że Bolek był drugi raz koronowany. No widzisz pan, a dlaczego? Bo Wiluś go niemożebnie naciął. Raz, że korona była za ciasna, w ciemię niemożebnie króla piła, bo miał głowę jak się należy 65 numer, aż szkop był mizerny z małym łebkiem. Ale to jeszcze nic. Najgorsze, że król chciał się dowiedzieć, na ile się został stratny przy tej zamianie, i posłał koronę do otaksowania do Lombardu. Taksator się skrzywił i powiedział. Lipa, tombak, amerykańskie złoto. Na szczęście Wiluś przeżarł się na tym syrku i w krótkich abczugach koifnął. W ten czas dopiero Bolesław dostał od Ojca Świętego przyzwoite koronę z próbą trójka dentystyczna. I jak się należy dał się obkoronować w czerwonej pelerynie na białych królikach z berwem i kosztelą, czyli też złotą renetą w ręku. koronie do cukierni. Nie miał Bolesław chrobry szczęścia do dzieci. Najstarszy miecie, którym po dziadku na chście świętem to imię otrzymał, nie wdał się ani wojca, ani dziadzia. Po całych dniach tylko kimał, wstać mu się rano nie chciało. Po południu owszem mógł wykołować największego nawet chojraka, ale rano zdech pies czym się z pościeli podniósł, wyziewał jak się należy, po plecach wydrapał. Było pół do czwartej. W ten czas do śniadania siadał. Umalutku wciąchał jajecznicę z dwudziestu czterech jajek na słoninie ze szczypiorkiem, wrąbał pół szynki z wody na gorąco, bo nasze przodki niemożebno mieli melodię do żarcia. Popił to wszystko rondlem kawy. I znowuż w kimono uderzał. Ale nie na długo. Podrzymał z godzinkie, wstawał na obiadek sześciu dań, załatwił się z niem w krótkich apcugach i znowuż lulu. Pochrapał troszkę, patrzyć, zrywa się, pała ze ściany łapie i krzyczy: Baczność, sołdaci do mnie, na front jadziem, dawać tu szkopów na jeża strzyżonych, zaraz się tu zniemy oblecę. Ale ciemno już było, wojsko rozespane Sztorcowało go, na czym świat stoi I nie chciało się znikiem naparzać Zwłaszcza, że i nieprzyjaciel dawno już na drugi bok się przewracał I na polu bitwy żywego ducha nie było Polatał po mieszkaniu, pokrzyczał Lampę pałaszem niechcący zbił I wolen nolens wszyscy znowuż na spoczynek musieli się udać To Totyż jak za króla się został Ciężkie czasy nastali. Szotki cięte na niego jak wielkie nieszczęście nazywali go gnuśny, to znaczy próźnia, kleń, śpiąca królewna, koń pana Jezusa, lebiega niewidymka i temuż podobnież. Ale co z tego, kiedy sąsiedzi pozabierali nam, co się dało? Każden łapał co było pod ręką. Czesi, nie Czesi, węgrzy, nie węgrzy podwadzali nam gronta na cały legurator. Nawet duńczyki przytaskali się z końca świata i przykaraulili nam pomorze. A w dużym stopniu żona cholera temu była winna. Zaczem łachmytę z pościeli podnieść, do zajęcia rano wysłać, mówiła: Niech śpi, niech go szlak trafi, z jego całym państwem. Bo muszę panu nadmienić, że to była reichsdeutschka rodem z Berlina, która naumyślnie za tego flimona się wydała, żeby nas zniszczyć. Nazywała się Ryksza. Ale chwileczkę, panie Teosiu, przerwałem wykładowcy. Widzi pan, że miałem rację twierdząc, iż żona popiela nie nazywała się Ryksa, to było imię małżonki Mieczysława Gnuśnego, a zatem dziadek pański się mylił. Pan piecyk popatrzył na mnie z ironią, po czym rzekł spokojnie: Tak pan myślisz? Możliwe, chociaż kto wie. A teraz powiedz mnie pan, czy o wiele moja małżonka ma na imię Julcia? Sklepicarz na targówku niejaki kropidłowski nie może posiadać żony Julci? Mnie się zdaje, że może, a nawet na murma, bo niedalej jak wczoraj pogotowie go zabrało do przemienienia pańskiego skutkiem dlatego, że ta dana osobistość zaprawiła go przez sercowe zazdrość kilowym gwichtem w ciemię. Modna jest dzisiaj Julcia między kobietami, modna w dawniejszym czasie była ryksza. Umilkłem zawstydzony, a pan piecyk odchrząknął i wykładał dalej. Otóż więc ta dana ryksza, z chwilą kiedy mąż się przeniósł do Alei Sztywnych, zaczęła się u nas rządzić jak szara gęś. Podatek na kawalerów nałożyła, w koronie od rana do nocy po mieście ganiała. Za sprawonkami w koronie, do cukierni na plotki w koronie i w ogólności wszędzie tem królewskiem nakryciem głowy szyku zadawała. Znudziło to się, ma się rozumieć, nareszcie narodowi i zaczęli się bunta, strejki i rozruchy. Widzi ryksza, że nie Klawo, zapakowała w nocy manatki na furę. Państwowe fundusze na pensje dla urzędników, bo to jak raz było przed pierwszym, z banku podwadziła i chodu do Berlina z Kaziem. Z kim? No z Kaziem Odnowicielem. Ten Kazio to był, uważasz mnie pan, jej chłopak. Z nieboszczykiem próżniakiem go miała. Dzieciak był nawet, nie można powiedzieć, dobry, ale też troszkę po tatusiu ciepła klucha. Chociaż nie miał życzenia do Niemiec jechać, matki się bojał i musiał. W Berlinie oddała syna do duchownego seminarium, a sama dawaj się z gestapowcami za nasze pieniądze podbawiać. A w kraju tymczasem zaczęło być bardzo niedobrze. Króla nie ma, forsy nie ma i na dobitek poganie zaczęli nazad głowy podnosić. Bożków potopionych przez Mietuchnę I z wody wyciągali, podszykowali troszkę i znowuż się do nich odprawiać zamiarują. A na czele tych pogańskich wetniaków stanął niejaki maślanka. <laughs> zaraz, zaraz, mnie się wydaje, że to był Masław. Masław? Maślanka czy masełko, mniejsza o to, dosyć na tym, że z mleczarsko jajczarskiej branży i że niemożebnie rozrabiał. Widzą nasze staroświeckie rodaki, co się robi, wsiedli na furmanki, bo koleje państwowe jeszcze w ten czas nie egzystowali i zapychają do Berlina. Przylecieli do tego seminarium, ale im powiedzieli, że Kazio już wyzwolony na księdza w jakimś klasztorze się znajduje. To oni walaj do tego klasztoru, przyjechali, zasztukali do bramy, patrzą, a tu jem zakonnik jakiś otwiera. Kaziek, nie Kaziek, odnowiciel, nie odnowiciel? Poznać go nie mogli, bo zamiast królewskiego fraka habit na sobie posiadał i białym sznurkiem był przepasany. Także samo włosy mieć po królewsku zaondolowane Zerem do skóry ostrzyżony Tylko wianuszek ma na obkoło głowy Kasiek, jak ty wyglądasz? Co ty tu robisz? W te odezwali się nasze rodaki słowa To ty niemieckiego księdza odstawiasz? Na klasztornego ciecia z przy bramie się zatrudniasz? Reformackie pigułki po nocach kręcisz, a tam w Polsce pogani taka ich w tej nazad głowy podnoszą, kościoły na danczynki przerabiają, bożków drani wszędzie ustawiają. Czy to tak być powinno? Czy to pasuje dla piastuszkiewicza? Czy pradziadek miecio w grobie się przypadkiem nie przewraca? Czy prababcia Dąbrówka cię czasem w nocy nie straszy? Ty tu melzubkie krugom cały dzień opychasz, a na królewskiem dworze twoje spadkowe gięsi maślanka z kapustą i kartoflami pióre w krzyże wbija. Wyszedł Kazio koniec końców z nerw, klucze do rowu, na furmankę wskoczył i zasunął do Polski. Tam się z maślanką w trymiga obleciał, bożków nazad do Wisły i zajął się remontem. Wypalonych domów do cholery trochę w ten czas było. Wszystkie co do sztuki podnawiał tanio, naklejowo, ale za to raz dwa. — Jestem odnowiciel, czy nie jestem? — krzyczał, jak mu rząd forsy na wapno, ugier i ultramarynę żałował. — Jesteś, Kaziuchna, jesteś! — wołał żywo minister skarbu i wypłacał moniaki, chociaż potrzebne mu byli na walkę z analfabetyzmem i różne akcje od A do Z. Wieczorami na kursa dla dorosłych uczęszczał i był podobnież pierwszym królem, który drukowane czytać umiał i tabliczkę mnożenia znał na wyrywki. Wojna na wynos. Nie mamy zaszczytu znać małżonki Kazia Odnowiciela, ale musiał być żonatem, skoro jeżeli historia nasz poucza, że kilkoro dzieci posiadał. Największą jednak pociechę miał z najstarszego, bolek mu było. O wiele o charakter się rozchodzi, kubek w kubek wypić, wymaluj nieboszczyk chrobry. Koleżka w Szczery nie Koszulę byś siebie zdjął ostatnią. chojrak, że rzadko poszukać. Przed nikiem nie drefił, ale honorowy wprost do obrzydliwości. Marnego słowa nie dał sobie nikomu powiedzieć. Raptus straszny i między nami mężczyznami mówiąc rozróbkarz nielychy. Podbawić się lubiał na sto dwa. I to go właśnie poniekąd zgubiło, jak za króla po tatusiu się został. Na razie uważasz pan, nachwalić go się wszyscy nie mogli. Ach, jaki śmiały nadzwyczaj, o niem mówili. Grzały nieprzyjaciele faktycznie aż trzeszczało, do niemieckiego cesarza się postawił i przestał mu forse, czyli tak zwany hołd odpalać. Bo uważasz pan, taka była wtenczas moda, że Polska nie wiadomo dlaczego rokrocznie szkopom dole z podatków musiała oddawać. Zapłacił Boluch na raz, zapłacił drugi, ale się koniec końców zbuntował i mówi do ministra skarbu. Nie dawać łobuzom grosza. Jak przyjdą, przyślij ich pan do mnie. Przyjechali szkopy po nowym roku z workiem po pieniądze. Przysłał ich minister do Bolka, a on jem zapytanie robi. Panowie szanowne, do kogo? do wielmożnego obywatela króla. A w jakiej sprawie? Wiadomo, po forse, za hołd. A dla kogo? Co znasz król balona robi? Wiadomo, dla cesarza. Dla cesarza? A co, że ja go za rudą brodę szarpanego na wypasienie wzięłem? Co on taki znowu ciężko przystojny, tak się da lubić, pieska jego fotografia? Powiedzcie mu, że dostanie ode mnie dwa haki, a jak mu się nie spodobała moja odpowiedź, niech pisze apelację do ślepej kiszki. Postawili szkopy na króla oczy. Nie kapują, co mu się stało, ale koniec końców zabrali się i poszli. I myślisz, pan, że coś z tego było? Nic. Zajemponował łachudrom. To on musi być mocny, jak się tak do nas stawia. Myślą sobie i przestali się upominać. Później pomagał Bolek różnym swoim poniterom, familiantom i koleżkom z królewskiej branży. I jak który tylko od kogo na świecie knoty dostał, z miejsca do niego na skargi leciał, a on z czerpca po pradziadku chrobrem łapał i zasuwał koleżkę bronić. Ten szczerbiec faktycznie był wyszczerbiony, bo chrobry w swoim czasie w Kijowie złotej bramie niem i w kuty żelazny zawias trafił. Znajome namawiali króla, żeby go na szmelc oddał, bo nie wypadał rzędowej osobie takim zdezolowanym pałaszem się posługiwać, ale śmiałoszczakiem odpowiadał: Nie mogę, bo to pamiątka rodzinna po pradziadku. A szczerbaty nieszczerbaty, nie chciałbyś pan chyba, żebym pana niem zaprawił. I nikt faktycznie nie chciał próbować na sobie, czy pałaszcz jeszcze dobry. A był nie najgorszy, bo gdzie się tylko wnuczek chrobrego z niem pokazał, wszędzie nieprzyjacieli zwyciężał. A w ogólności przeważnie za granicą te wojny prowadził na wynos, można powiedzieć. Przylatuje raz czeski król z płaczem, że szwagier rodzony z kraju mu kota popędził i koronę zabrał. Nic się nie bój, mówi mu na to Bolek, zaraz się na niem odegramy i zasowa z tym płaczkiem do Pragi. Wchodzą do pałacu, patrzą, faktycznie jakiś lebiega na tronie siedzi z koroną na łbie. To ten? pyta się Bolek czeskiego króla. Ten sam. Daj mu w ucho, nie bój się, w razie czego cię ochronię. No to ma się rozumieć: czeski król szwagra warbus i swoją rodowitą koronę mu zabrał. To samo było w Budapeszcie, to samo w Kijowie, ale dużo te koleżeńskie interesa czasu zabierali Bolkowi i stale i wciąż za granicą zmuszony był z wojskiem siedzieć. Znudziło się to, ma się rozumieć, oficerskiem żonom w Krakowie i zaczęli się z cywilami, jak to mówią, rozrywać. Co który oficer na urlo przyjedzie do Krakowa, oczy wytrzeszcza i dziwi się, że dzieci mu przybyło. Zostawił czworo, ma siedmioro. Tłumaczyli się rozerwistki, że to prawdopodobnie się stało listownie, bo mąż bardzo uczuciowe listy pisał. Rodzinne nieporozumienia na tem tle powstawali. To my się w Kijowie męczem, a wy u noworolskiego ciastka z kremem doktorom fondujecie? To my w Kijowie do ostatniej kropli krwi walczem, a wy u chawełki z tajnymi radcami się podbawiacie? Narzekali te zdradzone mężowie. Ale tak Bogiem, ma prawdą to w tym Kijowie nie ze wszystkim tak było. W dzień, owszem, wojna szła na potęgę, ale po nocach nieliche rozróbki się odbywali. Wojskowe faceci na dancingach przy cygańskiej orkiestrze w gazik uderzali niewąsko. Bolek też nie był pod tym względem od macochy i nie bardzo się tak znowuż do Krakowa wyrywał. Kijów, miasteczko wesołe, a w Krakowie przeważnie narodowe pamiątki. Tu kijowianki na bałabajkach podgrywają, o czarne, dwie gitary albo ach zaciemy ta noc, a tam pochód ku czci kadłubka. Ciężko mu się było wybrać nazad, ale koniec końców przyjechał król z wojskiem do domu. Rozerwistki do galopu zebrał, radców do mamra powsadzał, ale nie zdawał sobie sprawozdania, że sam jest winien temu wszystkiemu. Ale najgorsze to to, że biskupa, którym go do pokuty wzywał, życia pozbawił. W ten czas dopiero sprzytomniał, żałować po nie w czasie zaczął, na puszczę w charakterze pokutnika się udał i słuch po niem zaginął. Po bolku braciszek jego młodszy za króla się został Władysław którego nie wiadomo dlaczego Hermanem nazywają. Przecież on nie żaden Herman, tylko Piastuszkiewicz. Czyje to było nazwisko, jak się to stało, do dzisiaj nikt nie wie. Możliwe, że przy chrzcinach papiery w parafii pomięszali, albo ojciec chrzestny był troszkę pod ryzyką, jak to przy takiej uroczystości i nazwiska pokręcił. Albo swoje podał, albo chrzestnej matki, a może nawet akuszerki. Każdy inny sprostowanie by zrobił, ale Władkowi się nie chciało, bo był człowiekiem fatalnie niedbałym, w dziadka gnuśnego się wdał. Dosyć na tem, że nawet koronacji nie urządził, bo nie mógł do Lubilera do przymiarki korony się wybrać. No i tak też rządził. Chorował. Kwękał, jak nie w krynicy, to w ciechocinku siedział. Synowie za niego rządzili, a jak się przeniósł do tak zwanej wieczności, Bolesław krzywousty, jako starszy, panować u nas zaczął. Nie można powiedzieć, lichy to był król, tylko ten błąd zrobił, że polskie między niezgodne dzieci podzielił. W ten czas zaczęła się Polka. Trzecią stronę z figurami. Schowaj pan ten Lombard. Na razie weźmiemy pod uwagę czas, kiedy Bolesław sam w szkolnym wieku się znajdował. Otóż więc od Pentaka można powiedzieć, bo lat dziesięć miał, a już za dużego kozaka uchodził i na wojnę lubiał ze starszymi jeździć. Ojciec, znaczy się Władysław Herman, nieraz wygląda oknem z Wawelu i widzi, że krzywo usty na kucyku siedzi, pałasz w ręku trzyma i z wojskiem na front się wybiera. Dyscypliną mu w ten czas groził i krzyczał. Bolek, na górę, lekcje odrobić. Tata da spokój, tata idzie spać, odpowiadał chłopak. Ale ja ci mówię, chodź na górę, ciastko dostaniesz. Skrzywił się Bolek jak nieszczęście i mówi: Tata się odczepi od dziecka rycerza, z ciastkiem znowuż. No, zapychamy panowie, szkoda czasu. Podcinał kucycha hajem i pierwszy wyjeżdżał na ulicę a sołdaci za niem. I tak od małego grzał się ten krzywousty z Czechami, Niemcami i innymi pomorzanami. A jak miało lat szesnaście, królem się został i patrz pan, całe swoje życie wojny i wojny stale i wciąż prowadził. Przede wszystkim niemiecki cesarz, niejaki hendryk numer zdaje się piąty, przymazał się do niego ten hołd, co to go Bolesław śmiały przestał w swoim czasie płacić. I nie tylko o bieżącą ratę wołał, ale i zaległości wymagał z procentami i kosztami egzekucyjnymi. Bolek nie chciał, ma się rozumieć, o tem słyszeć. Ja ci zapłacę, aż ci się ręka skrzywi i nie będziesz miał czym liczyć. No to Szko, jak to mówią, przekroczył granicę i wmeldował się nam na ziemię odzyskane. Stanął pod miastem Głogowem i dawaj oblężenie uskuteczniać W ten czas Bolesław telegramy pchnął do Głogowiaków, żeby się poniekąd trzymali, aż on z polskim wojskiem nadleci Głogowiaki bronili się na medal To jak Szkop widzi, że nie da rady miasta zdobyć, numer jeden łobuzerski wynalazł Który później Hitler w warszawskim powstaniu powtórzył Małoletnich dzieci drań w charakterze zakładników połapał, do swoich staroświeckich tanków poprzywiązywać, kazał i jadzie. Ale głogów i tak się nie dał. Widzi Hendryk, że wszystko na nic, że to oblężenie do tak zwanej uszarganej śmierci może się ciągnąć. A tu wtrajać na polu nie ma co. List do Bolka skopiował, żeby mu ministra spraw zagranicznych przysłał. Bo chce pokojowe konferencje zacząć. Posłał krzywo usty do niego, niejakiego skarbka. Wchodzi skarbek do pałatki, w której cesarz siedział, kłania się i zaznacza dyplomatycznie. Moje uszanowanie, co słychać, jak się pan szanowny czuje po tych knotach pod głogowem i temuż podobnież. Cesarz udał, że nie zrozumiał, że go skarbek zagiął i nadmienia. Owszem, dziękuję. Doskonale mnie idzie, ale już śpieszy się do Berlina, bo ma w niedzielę gości i w taki sposób co do tego hołdu możemy się ułożyć na pięćdziesiąt procent. Przypuszczam, że wątpię, żeby się król zgodził, bo jakżem wyjeżdżał, zły jak wielkie nieszczęście po tronowej sali tam i nazad latał. Krzywił się fatalnie i mamrotał do siebie. Grosza o nie dam. Nie wiem, czy detalicznie waszą cesarskie mość brał pod uwagę, ale w każdym razie było widać, że żadnych wydatków w najbliższym czasie nie zamiaruje robić. Szkopa mało szlak na miejscu nie trafił. Zaczął się odgrazywać, że z torbami Bolka puści, że go zniszczy na glanc. I żeby pokazać, jakie fundusze na to posiada, kazał przynieść kuferek z biżuterią. Zajrzał nasz minister do kuferka i w te odzywa się słowa: Owszem, niczego sobie sztuki nie można powiedzieć. Chociaż kursy na twarde i złoty śmelc mocno spadli. Warte to jeszcze ładne parę groszy, ale my, Polacy, kochamy się w wyrobach żelaznych. Jak na przykład pałasze, piki, bagneta i insze szpikulce, bo można tem w razie czego nieprzyjacielowi łeb poprzecinać. To tyż było nie było, niech ja stracę, masz pan jeszcze jeden i schowaj pan cały ten lombard. I w tym trakcie uważasz pan ściąga skarbek z palca pierścionek z rubinowym oczkiem oraz brylancikami i trzask go do tej skrzynki. Szwab zgorzał, mordę otworzył i się patrzy. I dopiero po dłuższym czasie przemówił. Dankie. Bite, a Widerzejen! Odpowiedział skarbek, bo jako Galicjak biegle po niemiecku władał. I poszedł. Na drugi dzień znowuż zaczęła się wojna. Hendryk przytaskał się pod Wrocław i znowuż zamiaruje oblężenie zaczynać. Ale krzywousty zaleciał mu od odry i na placu wystawowym ziem odzyskanych takie niemożebne mantosz spuścił, że tylko paru szkopów z życiem stamtąd prysło. Psy z całego Wrocławia się zlecieli i dawaj tych nieboszczyków tarmosić. Nie podobało się to Bolkowi, złapał kamienia i krzyczy: A pódzisz paszli jeden z drugim, potrujecie się, pieska wasza niebieska i siarkie robaki trzeba wam będzie kupować. Na te pamiątki ten plac po dziś dzień nazywa się Psie Kochało się wojsko w krzywo i on nawzajem dbał o nich nadzwyczaj. Jak na tym Psiępolu, polu jeden rycerz prawe rękie stracił, ale nie wyszedł z fasonu, tylko w lewą pałasz złapał i grzał szkopów dalej. Król mu potem sztuczne rękie całą ze złota sprawił. Troszkę miał potem ten rycerz zmartwienia z tą górną końcówką, bo się bojał, żeby mu jej nie ukradli. Zwłaszcza w Warszawie, jak w hotelu nocował, kładł ją pod poduszkę. Ale co z tego, że usty wszystkie wojny wygrał i Szczecin dla nas zdobył, kiedy niezgodne dzieci spadek zmarnowali. Bolek, wyprostuj się. O czymże, panie Teosiu, opowie pan dziś w swoim kolejnym wykładzie z dziedziny historii. Zagadnąłem pana piecyka, gdyśmy się zgodnie z umową spotkali na piwie w barze pod marynarzem na Pradze. Dzisiaj będziesz pan miał zaszczyt usłyszeć znowuż o Bolesławie Krzywołustem, a także samo nadmienię parę słów na konto łokietka Władysława któren był niedużym facetem, ale koniec końców największych chojraków wykołował i za króla się został, ale o tem potem. Na razie zajmiem się Krzywoustem, któren na nazwisko miał, tak jak cała rodzina, Piastuszkiewicz, tylko że stale i wciąż nie w humorze chodził i fatalnie niezadowolony był. Czwagrowie i koleżki krzywy Bolek go nazywali, ale nam nie wypada o historycznym facecie w ten desej się wyrażać, bo za to można sobie w razie czego posiedzieć. Dlatego też właśnie pod tytułem Krzywousty musimy go tutaj tam i nazad przerabiać. Bolek, co ty się tak krugą krzywisz, jak po siedmiu złodziei? W lustrze się przejrzy, jak pragnę zdrowia, wyprostuj się, bo ludzie się z nas śmieją, żona mu nieraz zaznaczała. Ale ten nie i nie tylko chodził z taką twarzą, jakby przed chwilą cytrynę opchnął. Jakżeż mam się nie krzywić, kiedy dzieci mam cholerę warte, bez przestanku się między sobą naparzają, bo każdy chce za króla być po mojej śmierci. Co tu zrobić, jak pragnę zdrowia, żeby zgoda w rodzinie była? Truł się tem niemożebnie i coraz więcej się wykrzywiał, aż koniec końców podział polski między synów uskutecznił. A miał ich do cholery i trochę. Władek Najstarszy, jako że największe wydatki miał, dostał Śląsk z Węglem. Drugi po ojcu Bolesław, że był równy chłopak i niemożebny cwaniak, Warszawy otrzymał. Chodziło o to, żeby go warszawiaki szanowali. Lebiegi i frajera nie można było tam posłać, bo by towarzyską drakie z niego Warszawa odstawiała. Oprócz tego trzymał jeszcze od starego ciechocinek. – Kąpiele męskie i damskie sobie założysz na romantys, powiedział mu ojciec. – Ładną forsę będziesz na tem zarabiał. Tak też zrobił i nie tylko kąpiele prowadził, ale jeszcze słone wodę, co w wannach zostawała, po dziesięć złotych za szklankę do picia sprzedawał w charakterze środka leczniczego. Taki był czarodziej i przytomniak. Mieciek średni dostał Poznań, młodsze bracia mniejsze miasta otrzymali, jak Grujec, Garwolin, Wołomin, Kobyłkie, Falenice i temu podobnież. Rzecz jasna, że taki chłopak, którem mrozy albo mordy czy inszy cegłów otrzymał, gdzie półtora mieszkańca było i z podatku lokalowego dwieście złotych na raty można było z bidą ściągnąć, żal miał do braciszka, co Warszawy czy Kraków otrzymał, i gdzie mógł, kija na niego łapał. Zrobiła się z tego choleryczna niezgoda i ogólna wyprzedaż w spadku Czechom. I Niemco. תודה רבה Przemrana Agnieszka. Musiem sobie powiedzieć, że nasze przodki za dużo sobie z królami pozwalali. Sztywny był troszkę w kolanach król Władysław, już go cholery lasko-nogiem zrobili. Czerwieniał się drugi, jak się kto przy niem dwuznacznym słowem odezwał, albo dziewczynka na plantach w Krakowie perskie oko do niego zasunęła, zaraz mu łatkę przyczepili. Wstydliwy. A jak był król blondyn, to biały. Świński kolorek o nim mówili. A jak bronet, to znowu, że za czarny jem się wydawał. I tak o wszystkich. Brodę zapuścił, od razu mu tytuł dorabialy Heniek Szpicbródka. Włosy się królowi mało-wiela kręcili, Bolesławem Kindziorowatem się zostawał. A to dlatego, że cenzury w ten czas nie było i tego, co pan widzisz, a ja rozumiem. A w ogólności to Bogiem a prawdą cięty jestem na nich mocno, że za razem w zgodzie żyć, grandy między sobą toczyli i te nasze kochane polskie do wiatru wystawili i braciszek na braciszka zagranicznych facetów napuszczał. Ale chwilowo zaznaczę parę słów na konto czterech synów krzywołustego. Władek najstarszy, chociaż najlepsze miasta otrzymał, miał życzenie wszystko młodszym braciszkom zabrać, ale przedtem musiał ich wykołować. Rzecz jasna, że chłopaki spąknęli się między sobą i mówią: Do miećka, Jadziem, do Poznania, i niech Władek spróbuje tam za nami przyjść. Ręka, noga, mózg na ścianie. I faktycznie tak się stało. Nadleciał Władek z wojskiem pod Poznań, a braciszki wyskoczyli i taki Wszystka Trzech dali mu wycisk, że nosem się podpierał i do Wiednia zmiatał na skargę do teścia, którym był jakiś austriacki hrabia. Zamelinował się w tym Wiedniu na amen i bojał się nosa do Polski pokazać, żeby mu młodsze bracia czasem łomotu nie powtórzyli. A u nas... Tymczasem za króla się został młodszy od niego rok Bolek, tak zwany Kindziorowaty Jak się zastanowić, to musieli faktycznie nasze przodki dawać im takie różne przezwiska, bo inaczej nie doszliby z tymi królami do mety, nie porozbieraliby się w nich, bo w przeplatankie, co drugi albo Bolesław, albo Mieczysław się nazywał. Kalendarza widocznie przyzwoitego ze wszystkiem świętemy nie mieli. Otóż więc jak ten kindziorek nastał, też nie było w kraju spokojności, bo bratowa, fokstrotka, niejaka Agnieszka stale i wciąż władka buntowała, żeby nazad na tron się wmeldował. Ale Bolek nie dał się z posady wysiudać i list do Wietnia do brata wysłał, a w niem w te wyraził się słowa. Powiedz Władziu, tej swojej szemranej małżonce, żeby przestała szurać i polityką się zajmać, a więcej domu pilnowała, a zwłaszcza kuchni, bo jak jakżeśmy przed wojną na święta uważ w gościach byli, włos w czarnienie znalazłem. I o wiele ty jej tego nie przetłumaczysz, w swojej osobistej osobie do Wiednia będę zmuszonym przyjechać i parę słów prawdy jej zaznaczyć. Ale się boję, że w ten czas nie tylko jej tatuś hrabia, ale i wuj sam niemiecki cesarz coś niecoś po krzyżu przy okazji może oberwać, bo nie sam się tam wybrać zamiaruje, ale w towarzystwie paru osób wojskowych. Władek pokazał, ma się rozumieć, ten list Agnieszce, a ona z miejsca poleciała z nim do cesarza. Szkop się cholerycznie obraził i o mały figiel do wojny nie doszło ale w tym trakcie Władek zakitował i Kędziorek dobrowolnie oddał sierotom, co się po nim zostali, na odczepnego Śląsk. Podzielili się między sobą Niem, jeden wziął Wrocław, drugi Legnicę, trzeci Cieszyn i temuż podobnie. A matka, ta właśnie Agnieszka, na dojczów ich wychowała i w ten sposób na parę set lat żeśmy te miasta stracili, i dopiero niedawno ich nazad dostaliśmy. Po kindiorku niech z Bogiem spoczywa, nastał trzeci syn krzywoustego, a piać mieciek. Ten znowuż nazywał się stary, bo brodę do pasa sobie zapuścił, żeby mieć powagę w rodzinie, żeby go się wszyscy słuchali. Z tą brodą niemożebnego ważniaka zagrywał. Wojsko i urzędników państwowych krótko trzymał i za byle co do mamra ich pakował. Zgniewali się, ma się rozumieć koniec końców powyższe czynowniki miarodajne i mówią – Dokąd, on tu nam będzie świętego Mikołaja z tą brodą odstawiał? Musowo mu ją obciąć, w ten czas się pokaże, że to młodziak, który nasz powinien się słuchać. No i ma się rozumieć, uradzili, że którego dnia na większy ochlaj go zaproszą pod zimne zakąski. A jak się zagazuje na beton – Fryzjer z zafiranki wyskoczy, raz raz brodę maszynką mu ostrzyże, przyogoli go, włosy obetnie na grzywkie i w ogólności z Mieczysława Starego w dziesięć minut nietuchne w poborowym wieku wyszykuje. Ale nic z tego nie wyszło, bo król był nietronkowy. Przez całe przyjęcie tylko szklankie herbaty z cytryną wypił. A te, uważasz pan, spiskowcy? Same zaleli się w drobną krakowską kaczkę i tak na Wawelu rozrabiali, że mieczysław zmuszonym był ich przymknąć do wytrzeźwienia w łazience. Ale się koniec końców i tak na niem odegrali. Koronę, berło i jabłko-papierówkie, które królowie zawsze w ręku trzymają, odebrali. Odszedł Mieczysław, przyszedł Kaźmierz, nazwany sprawiedliwym, bo Ministerstwo Sprawiedliwości założył podatek obrotowy od podkręcania wąsów, zmniejszył i temuż podobnież. Ale za to cały państwowy interes po najdłuższym mojem życiu na syna mojego Leszka przejdzie i żadne tam cioteczne bracia przyszywane kuzyni i inne szemrane środki po wujaszkach z prowincji nigdy mu podgrymaszać nie będą. Takie postawił żądanie i musieli mu to dać czarne na białe. Chciał w ten sposób znowuż zebrać całą Polskę w jednym ręku, ale cóż po jego śmierci dalsza rodzina znowuż czurać zaczęła Leszek popraw koronę Helena w stroju nie dbałem syna trzyma u łona co go zwano Leszkiem białym jak się możemy domyślić, ta Helena z tej starożytnej piosenki to była wdowa po nieboszczyku Sprawiedliwym, która w Sandomierzu na letnim mieszkaniu się znajdowała z dzieckiem, a w Krakowie znowuż do głosu doszedł Mieczysław Stary, znaczy się stryjoleszka. Po śmierci brata jeszcze dłuższe brodę zapuścił i mówi do wdowy żałobnej. Niech się Helcia nie przejmuje. Proszę, helci, ja się Helcią zajmę i także samo ma się rozumieć dzieckiem. Dopilnuję całego królewskiego interesu, jak się należy, bo się na tem znam, ładne parę lat sam się w tej branży zatrudniałem, a jak Leszek dorośnie, nazad firmę się na niego przepisze, a ja emeryturę sobie przez ten czas wysłużę. Helena zajęta była kapeluszem z i czarną suknią na pogrzeb. To nawet nie bardzo słyszała, co szwagier do niej mówił. Kiwała tylko głową i poleciała do Krawcowej. A stary korony z komody wyciągnął, założył na głowę i dawaj rządzić po swojemu. A że był, jak już wiemy, facetem oszczędnościowym, tak w krótkim czasie wdowę zaograniczył, że pończoch nie miała sobie za co kupić. Do wszystkiego się wtrącał, do kuchni łaził. A jak z miasta wracała, na karteczce musiała mu detalicznie wydatki spisywać. Ile cebula, ile buraczki, ile listek bobkowy. Jednym słowem, jak kuchtę okoszykowe podejrzane ją traktował. Ma się rozumieć, Helena koniec końców spakowała manatki, dzieciaka na rękę i pojechała do Sandomierza, gdzie wilię po nieboszczyku mężu miała. Ponieważ, że zaraz pierwszego dnia z aptekarzową się pokłóciła, nie bywała nigdzie, całymi dniami z leszkiem przy piersi siedziała i niemożebnie się opuściła. W niedbałym stroju, czyli, że rozmamłana dorosło w szlafroku pospinanym na agrawki, nieuczesana w jednym pantoflu się znajdowała. Ale leszek w tym trakcie zaczął podrastać i trzeba go było zacząć uczyć. Zgodziła, ma się rozumieć, do niego nauczyciela, który korepetycji mu udzielał. Ten nauczyciel nazywał się. Zara, zara, czekaj pan, bo zapomniałem faworek, nie faworek, gąsiorek, nie Może goworek? Podrzuciłem. Zgadłeś pan, goworek, tak jest. Otóż więc ten goworek tak się tym dzieciakiem zajął, że nie tylko kaligrafii, arytmetyki i polskiego go uczył. Ale także samo za całego opiekuna przy niem był. W sobotę szyję mu kazał myć, storcował za obgryzanie paznokci i w ogóle wychowywał. A w Krakowie tymczasem zaczęła się ludność buntować na Mieczysława Starego i w krótkim czasie popęd mu dała. Zrobiło się tak zwane bezkrólewie i przypomnieli sobie Polacy, że w Sandomierzu mieszka Helena w stroju niedbałem, z leszkiem. Przyjechali w parę osób w charakterze delegacji i mowę zawalają, że mają życzenie leszka za króla wybrać, ale pod tym warunkiem, że go worka ze sobą nie zabierze. Dlaczego? pyta Helena. Nie podoba nam się, ale detalicznie z jakiego powodu? Detalicznie rozchodzi nam się o to, że kompromitację może uskuteczniać. W jaki sposób? A w taki, że za nato jest przyzwyczajony króla tresować. Za tronem stale i wciąż będzie stojał i uwagi mu zwracał. Leszek nie garb się, Leszek nie dłub Leszek popraw koronę. Nie, 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 nie możemy się zgodzić, musi zostać w Sandomierzu. No to w taki sposób i Leszek nie pojedzie. Jak nie, to nie, myśli pani szanowna, że króla sobie nie znajdzie. Laskonogi się prosi, odstępne nam daje, żeby go tylko wziąć. No owszem, jeżeli panom się podoba taki bocian na sztywnych nogach, to proszę bardzo. Bocian nie, bocian spróbować można, a pani szanownej radziemy liczyć się ze słowami, bo za obrazę władzy można sobie czasem nie najgorzej posiedzieć. I obrażone wyszli. Wzięli faktycznie za króla tego laskonogiego. I odżałować nie mogli, bo fatalnie wziął ich za twarz. A trzeba panu szanownemu wiedzieć, że był on synem Mieczysława Starego i kropka w kropkę, co pod względem charakteru do taty podobny. Ważniak, honorowy taki, że znikiem się wódki nie napił, a już najgorsze to, że duchowieństwu się naraził, bo biskupów sam naznaczać zaczął. Różnych swoich koleżków i znajomych z widzenia niemi porobił i zdarzali się wskutek tego wypadki, że biskup okazywał się człowiekiem żonatem i ojcem sześciorga dzieci. Siedmiu grzechów głównych nie umiał taki czasem po kolei wyszczególnić, nie mówiąc już o czterech prawdach, czyli pięciu przykazaniach kościelnych, bo to byli przeważnie faceci wojskowe, mało w katechizmie oblatane. Spąknęli się nareszcie księża z wyższymi urzędnikami państwowymi i zrobili laskonogiemu eksmisję z Wawelu. I zaraz delegację Poleżka Białego pchli. Wsiadła delegacja na statek chrobry i zapycha do Sandomierza. Przychodzą do Heleny w stroju niedbałem i znowuż pytanie jej robią. Czy pani szanowna w dalszym ciągu się przy tym goworku upiera? – Wiadomo. – Mówi się trudno. Pies z niem tańcował. Niech pani szanowna tymczasem leci do fryzjera, on dolację każe sobie poprawić, bo główka faktycznie rozkuciudłana, no i podszykuje się troszkę pod względem tego stroju. My zaczekamy, jak wszystko będzie gotowe, jadziem całym towarzystwem do Krakowa na koronację. Helena poleciała, a oni go worka na bok bierą i mówią. Panie G., pojedziesz pan z Leszkiem do stolicy, ale szanuj się pan, do polityki się pan nie wtrącaj, bo może być grubsza nieprzyjemność. Przyszła nareszcie Helena od fryzjera, ochajtnęła się troszkę i na statek. Panował Leszek Biały, jak to mówią, szczęśliwie, bo chłopak był niegłupi i smykałkie do rządzenia miał, tylko że za bardzo goworka się we wszystkim słuchał. Zbyle czem do niego poradę leciał. Dwa palce w górę podnosił i się pytał: Panie psorze, czy mogę iść na ślizgawki? Panie psorze, krzyżaki zanadto rozrabiają. Czy można jem dać knoty? Panie psorze, to, panie psorze, tamto. Nie można powiedzieć. Goworek nawet nie najgorzej mu radził. Tylko, że na starość był przygłuchy i różne nieporozumienia z tego wychodzili. Leszek mówił: O jużce a ten o Pietruszce. Nie kazał mu się goworek wtrącać, jak się stryjeczne bracia między sobą o miasto Poznań kłócili. A on nie mógł się z nim dogadać. Krzyczał mu do ucha i krzyczał i nic z tego nie wychodziło. Machnął nareszcie ręką na goworka i pojechał ich godzić. A to były wyjątkowe, uważasz pan, dranie. Radę familijną z większym ochlajem urządzili. Jak Leszek do łaźni poszedł, żeby para alkoholizmu z głowy odciągła i na namydlonej podłodze się pośliznął, zrzucili się na niego i życie mu odebrali. Przykre. Całe życie się wstydził. Po tym nieszczęśliwym wypadku w łaźni i pogrzebie Leszka Białego przepisowo powinien się za króla zostać syn jego. Wiadomo, znowuż Bolesław, którego, żeby się z innymi nie mięszał, przodki nasze zmuszone byli wstydliwem nazwać. Powinien, ale nie mógł z powodu młodego wieku, Faktycznie król przy piersi z grzechotką w ręku swojej powagi by nie posiadał. I znowuż jakiś wuj za niego rządził, także samo z brodą. Ten już taki pagrypsny zarost nosił, że Hendrykiem brodatem go ochścili. Nie można powiedzieć, w miarę możności starał się nawet. Normy nie przekraczał, co prawda, ale plan jako tako uskuteczniał. Tylko, że szkopów do cholery i trochę na Śląsk nam nawpuszczał. Ale w krótkim czasie umarł i dzierżawę tronu zdał na syna, także samo Hendryka, którym znowuż nadzwyczaj modlić się lubiał i stale i wciąż po kościołach przebywał. No to koniec końców w charakterze pobożnego przeszedł, jak to mówią, do historii. Nie miał pobożne szczęścia, bo jak raz niejakie Tatarzy na nasze polskie napadli. Te tatarzy to byli, uważasz pan, niemożebne oprychy. Tak zwane Bisurmani, czyli wschodnia nawała. Konfekcji męskie nie uznawali. Zima, lato w kożuchach chodzili na gołe ciało. Ma się rozumieć, mieszkań nie mieli. W pałatkach jak cygani sypiali i pracować im się nie chciało. Mokrą robotą na życie zarabiali. Jednym słowem, bandziory pierwszej gildy. Właściwie po co jem było z kodeksem karnym zadzierać, nie wiadomo, bo nawet tronkowe nie byli. Czystą wachę tylko pili, a jak któren wypadkowo miał apetyt na mleko, to konia drań wydoił, nie krowę, i na nasiadłe odstawiał. A na zakąsce, patrz pan się znali, bo każdy przyzna, że pod jeden głębszy do tej pory nikt nic lepszego jak bepsztyk po tatarsku z kaparkami i jajeczkiem nie wymyślił. A co pan chcesz od takiego sosu tatarskiego do zimnego mięsa? Zły wynalazek? Świetny, potwierdziłem z zapałem. Ale nie podsiadłem mleko, panie szanowny. Otóż więc jak te bandyciaki zrobili na nasz napad, pobożny zaczął się z wojskiem bronić, ale czy religijny facet mógł poradzić zawodowym łobuzom? Życie pod Legnicą stracił. A tatarzy jeszcze parę razy do nas przyjeżdżali, ale już za Bolesława Wstydliwego, który w tak zwanym międzyczasie odrósł i królewski interes pod swoją własną firmą prowadzić zaczął. Dużo zmartwienia nasze rodaki z nim mieli, bo wszystkiego niemożebnie się wstydził. Jak pensję mu kasjer wypłacał, czerwienił się cały. Jak podatki trzeba było podwyższać, mało się ze wstydu nie spalił. Teraz by się taki przydał prywatnej inicjatywie, co? Ale najgorzej to było z małżeńskim stanem. Wąsy zaczęły mu się puszczać, no to ma się rozumieć. Ministrzy mówią, trzeba go żenić z jaką zamożną panną, bo posak się Polsce przyda. No tak jest, ale któraże panienka za niego wyjdzie? Przecież on się będzie krugom całe życie wstydził i w ten deseń o następcy tronu nie będzie mowy. Ale koniec końców ryzyk fizyk miał król węgierski parę culek pojechali do niego przywieźli fotografie wszystkich pokazują bolkowi po kolei No jak się waszej królewskiej mości ta broneta podoba rzucił wstydliwy okiem zczerwienił się jak piwonia i mówi No owszem niczego sobie a ta szatynka Opuścił Bolek oczy, krew mu na policzki wystąpiła i mówi, i ta obleci. A z trzecią to samo było, no to widzą nasze przodki, że nie ma z niem o czym gadać, samemu wybrali najmłodszą, święte Kingie. Święta z niem chyba wytrzyma. Jakoś się zaręczył i ożenił. Po ślubie król węgierski pyta się go, a co by zięć chciał, proszę zięcia w posagu. Gotówkie czy towarem jakiem? A ten się tak zawstydził, że słowa nie może przemówić. W ten czas święta Kinga poprosiła swojego starego o sól. Dał jej od razu całą kopalnię, a ona podobnież wrzuciła pierścionek do kopalni, a potem w wieliczce kazała ziemię kopać i pokazało się, że tam sól była, a w soli ten pierścionek się znalazł. Nie zostawił wstydliwych dzieci po sobie i jak umarł, znowuż potomki po synach tego zaczęli się między sobą niewąsko kołować. Łokietek podpalił Rzym? Tak było do czasu, aż wnuczek któregoś z tych braci do poborowego wieku nie doszedł. Ten właśnie Władek, którego łokietkiem nazywali, bo małoletniego wzrostu był. Niemożebnie się z niego wszyscy nabijali. Jak przechodził różne łobuzy, krzyczeli za nim. Ty, półmetrowy, jak się masz? Rzecz jasna, było mu bardzo nieprzyjemnie i postanowienie zrobił, że musi się na nich odegrać. W tym celu do miasta Rzemu się wybrał, gdzie za króla w tym czasie był niejaki Neron. Zaczął tego Nerona blatować i prosić, żeby mu pomógł nieprzyjacieli z Polski przegonić. Ale Neron był strasznoliwa. Stale i wciąż na gazie chodził, do wiersza mówił i piosenki śpiewał. Resz się tak zagazował, że miasto Rzem podpalić kazał. Sam na obkoło chodził, na bałabajce podgrywał i strażakom gasić nie pozwalał. Widził okietek, że nie klawo. Nie tylko ten kizior mnie nie pomoże, myślał sobie, ale jeszcze mogę mieć fatalne sprawy w doraźniaku o podpalenie miasta do spółki z Neronem. No i ma się rozumieć, żywo wsiadł na furmankę i chodzł z miejsca przestępstwa. Panie Teosiu, czy pan czegoś nie poplątał czasem? Przerwałem wykładowcy potok wymowy. Wydaje mi się, że za czasów łokietka Neron był już bardzo starym nieboszczykiem. Jak pan lepiej wie, to czego się pan mnie pytać? Obraził się pan Teoś i mimo, że usiłowałem go udobruchać, nie chciał znowić wykładu. Wypiliśmy tylko większe piwo i rozeszliśmy się poróżnieni. Dopiero po kilku dniach udało mi się udobruchać go i nakłonić do dokończenia wykładu. Troszkę mnie jest przykro w dzisiejszym czasie o tym nadmieniać, ale czeski król, niejaki Wacek Pepiczek, spąknął się z którymś Piastuszkiewiczem i ofensywę zaczął przeciwko Łokietkowi, którym już z Rzemu wrócił i do kupy zaczął polskie zbierać. Na dobitek w Krakowie foks z się zbuntowali, których tam było do cholery i trochę, i zaczęli fatalnie rozrabiać. Dalsza rodzina także samo zaczęła tak łokietkowi dokuczać, że zmuszony był na prowincję wyjechać. Dłuższy czas na letniakach wolkuszów ten czas przebywał i za lewą kienkarto się ukrywał. Ale że go mocno szukali, do zakopanego się przeniósł i w górach w jakiejś dziurze siedział. Esel i wici się niem opiekowali i żywność, a także samo gazetki mu dostarczali. A on nic tylko stale i wciąż się pytał. Co tam w Krakowie? Łapanki proszę króla, jak wielkie nieszczęście. Z mieszkań biorą, wszystko jest nur, foks dojcze. Foksy nic nie robią, tylko po całych dniach u Mainla w ogonkach stoją, cytryny, nie cytryny kupują. A król się odezwał w te słowa. Aby do wiosny, jeszcze ja się na nich na jeża strzyżonych odegram. Przez będą u mnie skakać. I tak też się stało. Na razie nasze przodki byli zadowolnione, bo tam, gdzie Wacek wszedł, batę w każdym mieście założył i czeskie skoki po przydziałowej cenie sprzedawał bez ogonka. Ubrali się wszyscy jak lalki i waleje na spacer, waleje. Ale po jakimś czasie zaczęli grymasić, że buty maszynowe, że kolor z las i temuż podobnie. A najgorsze było to, że słonina zdrożała bo niemożebny był szmugiel przez granicę się zaczął. Na wiosnę łokietek zaczął powstanie. Fox z Dojczów w Krakowie niemożebnie wykołował, potem dał fest bańki szkopom, ze szwagrami, braciszkami i dalszą rodziną się pogodził. Na końcu zrobił sztamę z Czechami, że już na wieczne czasy za bratanków się zostaniemy. Bo faktycznie nie ma się o co kłócić. Wy macie batę, a my mamy słoninę i możemy wąsko zahandlować. A jeżeli o wiele będziemy mieli chęć kogoś ponaparzać, to bardzo poręczne pod tym względem są niejakie krzyżacy, które zaczęli już w ten czas Polsce i Czechom podgrymaszać. Krzyżacy to byli także samoszkopy, tylko że w komrzach. Ale dzisiaj już nie chcę o nich mówić, bo nie lubię na noc o draniach wspominać. Publicznym słowem przez sen się potem wyrażam i żona ma żal do mnie, że się dzieci gorszą. Naklina do wierzynka. Dzisiaj zmuszeni jesteśmy się zająć tak zwanym Kaźmierzem Wielkiem. Dlaczego Wielkiem, go staroświecki rodaki nasze nazywali, tego wiedzieć nie może. Rzecz możliwa, że był to kawał chłopa, jak to mówią, podstawny mężczyzna. A możliwe też, że był facetem honorowym. Z byle łachmytą nie miał życzenia się zadawać. I obcięte fatalnie koleczki mówili do niego: Kaziek, nie bądź znowuż taki wielki dla nas. I tak zostało. Ale faktycznie jak było, tak było. Dosyć na tym, że w charakterze króla tak się prowadził, że nie da się powiedzieć marnego słowa. Przede wszystkim smykałkę do handlu miał niemożebną, a także samo do budowlanej branży dryk odczuwał. Bos w ten czas jeszcze nie egzystował i król sam musiał budowy pilnować i z mularzami się użyrać, też budował bez planu, ale za to troszkę prędzej. Niezależnie za świeżym powietrzem przepadał i stale i wciąż za rogatki na spacery uczęszczał. A żeby tajniaków nie fatygować obstawieniem szosy, królewskie pereliny, koronę, berło i ten podobne oten sylia w domu zostawiał, a sam w Łowickiem narodowym stroju w charakterze grząsia, czyli tak zwanego wieśniaka, po wsiach chodził i gdzie się dało, na kwaśne mleko z młodemy kartofelkami wstępował. W ten deseń detalicznie wiedział, co ludzie na szczot polityki mówią i na co się skarżą. Niezależnie do samopomocy chłopskiej się zapisał i dwie działki w Krakowie pod Wawelem osobiście uprawiał. Chociaż przed wojną pęczek rzodkiewki pięć groszy kosztował i cała ta robota nie wytrzymywała kalkulacji. A to wszystko dlatego, żeby królem chłopów się zostać. I faktycznie mu się udało. A w ogólności pies był na robotę. Zimową porą, jak budowa z powodu mrozu stała, karalny kodeks wieczorami pisał, żeby sędziowie wiedzieli, jakie karę za co nałożyć. Osobno musieli być uwzględnione Schopenfeld, pajęczarstwo, lipkarstwo, kradzież na wydrę, na sprynk, na pasówkę i temuż podobnie. Osobno obraza władzy, zabradziażenie publicznego spokoju i zatrzymanie kołowego ruchu w pijanym widzie i tak dalej. Niewąski kawałek roboty z tym miał i ładne parlatte książki zestawiał. Później Napoleon ciąg dalszy do tego dopisał. Bogiem ma prawdą troszkę za dużo tych paragrafów namachali i szary człowiek, który niedużo siedział, cholerycznie w życiu musi uważać, żeby się na jaki nie nadziać. Ale mówi się, trudno, porządek musi być. No dobrze, panie Teosiu, przerwałem. A może by pan teraz powiedział coś niecoś o życiu prywatnym tego króla, o jego legendarnej miłości do... Owszem, mogę. Obszczekuje się już paręset lat tego króla, że na konto wolnej miłości był duży kozak, że podobnież jednego razu na letniakach podpławamy się znajdując, gdzieś na Dancingu niejaką esterkę zapoznał, że sklep galanteryjny jej otworzył i kolekturę loterii szuka szczęścia wstąp na chwilę. Ale to jest zwyczajna, antypaństwowa plotka i dycha się za to należy bez zawieszenia i amnestii. Ale o wiele nawet tak było, to co to, królowi nie wolno? Skoro jeżeli u nas na targówku jeden tramwajarz magle kochance kupił, to król na kole, który nie może sobie pozwolić? Pokaż mi pan to w ustawie, zaperzył się wykładowca. I dopiero po moim usprawiedliwieniu się, że absolutnie nie widzę w tym nic niewłaściwego, że rozgrzeszam absolutnie zarówno tramwajarza, jak i króla, mówił dalej. Także samo nie spodobało się niektórym cholerom, że król Kaźmierz był podobnie stronkowy. I to lipa. Rzecz jasna, że jako leguralny mężczyzna lat czterdzieści parę samym mlekiem żyć nie mógł. I musiał sobie od czasu do czasu z inszemy królami poważnie podchromolić, ale nie za często. Jednego razu na Zielone Świątki zjechali się króle i hrabiowie z całego świata. Król Kaźmierz, już na gazie, zaprosił na Wawel pół Krakowa. Oprócz doktorów, profesorów, przyszło parę osób z prywatnej inicjatywy. Jeden z nich, restaurator pierwszej kategorii, niejaki wierzynek Mikołaj, którego firma do dziś dnia w tym samym miejscu na rynku egzystuje Zaprawił się na cacy i dawaj spodgazowanemy królamy bruderszafty odstawiać Przytracił Karola do stołu, nalał dwie setki i krzyczy Karol, gazuj buzi, mów mnie kolka, nie obrażę się Przytracił Ludwika Węgierskiego, mordy mu, fonduje i barłoży Lutek papryka, jak pragnę zdrowia, daj pyska i tak wszystkich obłatwił, a potem na stół wskoczył i mowę zawala, że na Wawelu nie wypada przyzwoitej rozróbki przeprowadzić, bo kościół przez ścianę w taki sposób zaprasza całe towarzystwo na klina do siebie do interesu. Ma się rozumieć, nikt grosza nie płaci, wszystko idzie na rachunek gospodarza. Nie wolno tylko bufetów przewracać, bo z bieżącą wodą do płuczek połączone i pęknięcie rury może nastąpić. Króle na razie się obrazili. Najwięcej cesarz mordę oddał i mówi, że za cholerę nie pójdzie. Ale król Kaźmierz był swój chłop, wdechę i mówi. Dobra, idziem, kola, do ciebie. Nawet będzie bezpieczniej, bo tu tylko patrzyć, jak się królowa obudzi i kota nam popędzi. Zwłaszcza, że poniekąd cięta jeszcze na mnie o esterkie. I ma się rozumieć, całe towarzystwo w dorożki i na rynek. Jak się tam podbawiali, jasny dowód w tym, że wierzynek tak się wylakierował, że nie tylko całe nakrycie, wszystkie talerze, półmiski, salaterki, ale urządzenia kuchenne między gości rozdał. Cesarz wyniósł maszynę do gorących zakąsek. Rudy Biber pod Grunwaldem. Ponieważ że z piastuszkiewiczami już żeśmy się oblecieli, możemy teraz pobarłożyć sobie troszkę na konto drugiej naszej królewskiej rodziny, czyli tak zwanych jagielońszczaków, które po Kazimierzu wielkiem przejęli cały ten nasz państwowy Majdan. Nie można powiedzieć, w ogólności chłopaki były równe, a zwłaszcza poniekąd sam jagieło, który pod miastem Gronwaldem historyczne knoty dał krzyżakom. Otóż, uważasz mnie pan, ten Jagiełło nie od razu za króla polskiego się został, tylko się jako kawaler, jak to mówią, wrzenił w interes. Królową była u nas w tym czasie jedna panienka na wydaniu, niejaka Jadwiga. Ponieważ że posak miała niewąski, a także samo osobiście dała się lubić i bardzo je było twarzowo w koronie, Starających miała do nagłej krwi i trochę. Oprócz Jagieły, między innymi uderzał do niej jeden szkopiak z Wiednia rodem, niejaki Wiluś, bo oni cholery przeważnie Wilusie. I tu z przykrością musiem zauważyć, że na razie Jagieło był u Jadwigi fatalnie przegrany. Wiluś ładnie się nosił, łeb miał stale i wciąż zaondolowany. Walczyka Wiedeńskiego ładnie odstawiał. Usta milczą i nad modrem Dunajem cienkim głosem Jadwidze śpiewał. I różne prezenta jej odpalał. Po większej części bukiet samych róż i kolońskie wodę z potrójnym zapachem. Dla przyszłej teściowej znowuż butelki gorzkiej wody Franciszka Józefa zawsze miał przy sobie. A Jagieło, mężczyzna poważny w średnim wieku, jak już przytargał coś z sobą, to albo dwa kila litewskiej kiełbasy, albo literek żubrówki z trawką w środku. My oba wiedzielibyśmy, co z tym zrobić, ale Jadwiga wolała kolońskie wody. Rzecz gustu i nie będziemy jej za to pod krytykę brali. To też Jagiełło, którem do Krakowa ze swoim stryjecznym braciszkiem Witoldem z Wilna w konkury przyjechał, na Ksiutach pod Floriańską Bramą nieraz ją z tym wiedeńskim ancymonkiem nakrywał. Aż koniec końców się zgniewał, przyszedł na Wawel i mówi do Jadwigi. – Widzę, że to panna Dziunia balona z tym szkopem ze mnie odstawia. To w taki sposób mówi się trudno i wysiadka. O królewskie posadę mnie się nie rozchodzi, bo u siebie w Wilnie Bogu dzięki mam co zjeść i wypić, i krakowska kuchnia a poza jedno może kiełbasą nie powiem, żeby znowuż taka ważna była. Rozchodziło mnie się o to, żeby Litwinów pochścić, które za poganów do dziś dnia chodzą i wstyd mnie w towarzystwie robią, bo jak się należy świętych nie mają, tylko do różnych węży się modlą. A co to za święty, którym człowieka podczas nabożeństwa w pierwsze krzyżowe może ugryźć, także w krótkich abcugach zakituje. Ale trudno się mówi, niech ta moje rodaki w dalszym ciągu do węży rytannie odmawiają, do choinek w świętych lasach się modlą i u wajdelotów lotów, zamiast u naturalnych księży spowiadają. Milcz serce i moje uszanowanie idę na stację po bilet do Wilna dla mnie i dla braciszka. A trzeba panu szanownemu wiedzieć, że jadwiga była nadzwyczaj pobożna i ogromnie się temy wężami martwiła. To też przykro jej się zrobiło i zgodziła się za Jagiełowe zostać. Z miejsca Wilusiowi kota popędziła, mędryki w parafii wyrobili, wyciągi z ksiąg ludności w komisariacie poświadczyli i był ślub. Już na drugi dzień Agieło Wajdelotów do Mamra Świętych Węży drani do zoologicznego ogrodu opylił, a Litwinów dawa ich ścić. Na zachętę każdy jeden nowych sześcian garnitur i parę się otrzymał. Przydziałowe to byli kompleta z Felerkamy, ale zawsze lepsze niż skórki królików, w których przedtem Litwini chodzili. Jak ją Pan naciągłeś naprzód, to z tyłu Panu cielesna autonomia wyłaziła. A na odwrót? Jeszcze gorzej. Wiluś Łachudra, cięty, że mu się taka partia wymkła, bo już był pewny, że się na Wawel w tranżoli i co się da z mebli, a także samo lanszaftów do Niemiec wywiezie, poleciał na skargę do krzyżaków. Krzyżaków także samo cholera ciskała na te małżeństwo, bo zamiarowali Polskę i Litwę po kolei wykołować, a teraz bojęli się, że same poważny wycisk od Jagieły mogą otrzymać. Toteż zaczęli się do wojny szykować. Ale Jagieło nie frajer. Zebrał co się dało wojska i jazda na nich. Król w pałacce, jak raz siedział z Witoldem na polu bitwy pod Gronwaldem. A tu kołdra, co w drzwiach wisiała się podnosi i dwóch krzyżaków wchodzi, pierzynę z sobą przynieśli, a na niej dwa pałasze. Król się na familianta spojrzał, a ten znowuż na niego i myślą, na cholerę oni te pościel tu wnoszą. A krzyżaki się ukłonili i zaznaczają, Te pałasze proszę króla, tośmy na to przynieśli, żebyście się król miał czym bronić. Ten Witold był czarny, kindziorowaty i znakiem tego raptusz. Poderwał się z krzesła i mówi – Władek, drakie z nas robią, nie wytrzymam. Ale Jagiełło go posadził i zaznacza – Tylko bez nerw, ja się tu zaraz z nimi oblecę. I odpowiedź daje, że się te pałasze przydadzą, żeby jem większe knoty spuścić. I tak się stało. Taki dostali wycisk, że zjeżdżali spod Gronwaldu, a siejem komrze wiwali. Ale nie od razu. Litwini na razie zdrefili i chodu. Jeden krzyżak z rudą brodą, jak to widzi, zdzielił konia na hajem, pikie nastawił i leci prosto na króla, który z boku stoją i na bitwę kapował. Był to, zdaje się, rycerz niemiecki Dippold Kiekierzycz von Dieber, wtrąciłem. Przypomniawszy sobie nagle zapamiętane jeszcze ze szkolnych czasów dziwne to nazwisko. Faktycznie, potwierdził pan piecyk, von Biber, i na te pamiątki każdego faceta z brodo Bibrem teraz nazywamy. Nie wydało mi się to prawdopodobne i usiłowałem zaprzeczyć, ale pan teoś spojrzał na mnie surowo i wznowił wykład. Otóż uważasz pan, ten rudy biber zapycha spiką na króla, żeby mu krzywdę zrobić, ale widzi to biskup Zbigniew Oleśnicki, którym stojał obok króla. Jak się nie odwinie, jak nie gwizdnie szkopa pastorałem, z miejsca zimnym trupem go położy. Zaraz, zaraz, panie Teosiu, przerwałem znowu. Pan, zdaje się, coś pomylił. Zbigniew z Oleśnicy, znacznie później dopiero został biskupem, podczas Bitwy Grunwaldzkiej i według historyków naszych był młodym pisarzem królewskim i nie pastorałem, ale z łąkiem kopii zwalił Niemca z konia na ziemię. Co i incze historycy mówią, to mnie nie obchodzi. Odrzekł na to chłodno pan Piecyk. Po mojemu był biskupem, a ponieważ że duchowieństwo nawet na polu bitwy bez broni się znajduje, musiał go zaprawić pastorałem. Zresztą czem go załatwił rzecz obojętna. Dosyć na tym, że Rudy biber z miejsca koifnął. Litwini, jak zobaczyli, co się dzieje, o mało nie spalili się ze wstydu, że duchowna osoba sama się fatyguje. Cofli się nazad. I razem z Polakami wykończyli krzyżaków na Cac. Makaroniarze nawalili. No to dziś, panie Teosiu, kolej zdaje się na Władysława Warneńczyka, najstarszego syna Jagieły. Zgadłeś pan, odpowiedział mi na to z pewnym zdenerwowaniem pan Piecyk i lekko odchrząknąwszy, rozpoczął wykład. Zgadłeś pan i między nami mówiąc, mam żal do Jagieły, że pozwolił się temu chłopakowi tak zmarnować. Pokiego, że cholerę puszczał go pod te warne, grzać się z Turkami i dzieciak życie w ten sposób stracił. Ale mówi się trudno. A z temy Turkami to było, uważasz pan, tak. Rozmnożyli się faktycznie niemożebnie i wszędzie zaczęło im być za ciasno, jak później z Ale inaczej być nie mogło, skoro jeżeli każdy jeden Turek po kilkanaście sztuk żon posiadał, a niektóre z nich mieli ich do setki. Nie można powiedzieć, odważne byli faceci. Bo wiele niejednemu z nas z pojedynczą, najukochańszą cholerą wytrzymać trudno, to masz pan pojęcie, jakie trzeba mieć zdrowie z pięćdziesięcioma jednocześnie się użyrać? No i forsy na pięćdziesiąt par nylonów szykować i paręset dzieci do szkół posyłać? Niezależnie od tego religię mieli przykre. Z powodu, że jeden głębszy podpieczony boczek do śmiertelnych grzechów był zaliczony. Za jeden kotlet schabowy z kapustą, tysiąc lat po piekle miał się Turek po kojfnięciu poniewierać. A znowuż niebo tureckie, to uważasz pan, było urządzone jak knajpa pierwszej kategorii z dancingiem i fordancerkami. Każdy jeden Turek, który przez całe życie ani deka wieprzowiny nie opędzlował i ani razu w gaz nie uderzył, po śmierci dostawał się do tego nieba z wyszynkiem alkoholu do wypicia w miejscu. Tam każdy pobożny turecki nieboszczyk mógł przy stoliku miejsce zająć, podwietrzy fordan cerki koło siebie, posadzić i krzyknąć na aniołku. Trzy wieprzowe rozbratę po wiedeńsku z flitkami literek czystej wyborowej i duże kieliczki, tylko ostro bo skrzydła poprzetrąca. I tak krugą dzień w dzień przez tysiąc lat. Jeżeli ktoś całe życie tylko wakali opychał i orzechową chawą przegryzał, a gazowym kwasem popijał, to masz pan pojęcie, jak się pchał do takiego gastronomicznego nieba i jak mu było pilno zakitować? Ten deseń na wojny leciał jak głupi i z całym chrześcijańskim światem nadzwyczaj lubiał się napaszać. Za króla, uważasz pan, te Turki mieli niejakiego osmana i dlatego wszyscy osmańczykami ich nazywali. Fatalnie te osmańczyki rozrabiali na świecie ładne paręset lat, ale koniec końców dostali ciężkie knuty pod Wiedniem od króla sobieskiego i cofli się do Turcji. Kręci się co prawda jeszcze jeden po Europie tam i nazad, ale chrześcijańskiego narodu nie zaczepia, tylko się na szkopach niemożebnie odgrywa. Wojskowo nie służy, tylko się za poetę zatrudnia, książki i artykuły o Niemcach drukuje, w których strasznie ich sobaczy i na perłowo ze szlaczkiem objeżdża. Patrz pan jak sporządniał, ale dawniej inaczej bywało. Zobaczyli nasze przodki, że turki wszędzie się pchają ze swoimi bakaliami, mówią sobie, Tak dłużej być nie może. Nie obejrzę się, jak każdy z nas będzie miał po parę ślubnych małżonek i każdej jednej zgadze będzie się musiał tłumaczyć, gdzie idzie, skąd przyszedł, gdzie do tej pory siedział i na co mu się pieniądze rozeszli. Krewa, proszę chrześcijan, powiedzieli do Węgrów. Spąknęli się z Włochami z miasta Wenecji i kompinują, jak tu turkom kota popędzić. My je od miasta Warny, a wysiadajcie na okręta i zapychajcie na to dwa, do nasz bez Jak przyjedziecie, wyskoczcie z wody i w kuchnię ich chałwą karmionych. Tak powiedzieli do Włochów, które byli w ten czas narodem handlowym. Wszystko było na oko załatwione. I patrz pan. Makaroniarze nawalili, nie tylko że same nie przyjechali, ale taka ich prywatna inicjatywa wynajęli swoje okręta turkom, które pod te warne niemi zasunęli. W ten desen nie było o czym mówić i chłopak, jak róża, życie postradał. Ale nie przejmuj się pan. Nie wytrwało trzysta lat Sobieski tak się z niemy obleciał, że nie tylko pałatki Konie czapki jem pozabierał, ale ładne parę kilo świeżo palonej kawy zahaczył, którą ze sobą mieli. Marysieńka nie umiała jej jeszcze w ten czas zaparzać i nieodcedzoną królowi podawała. Na te pamiątki pijem do dziś kawę po turecku, to znaczy się z fusamy. Ale o tym zdarzeniu inszą razem detalicznie panu zaznaczę, jak kolejka do sowieckiego dojdzie. Cały Wawel dzieci. Rzecz wiadoma, że na króla kobiety lecą i każda jedna, żeby nie wiem jaką kalikaturą była, ma życzenie za królową się zostać. I sąsiadką pod oknami w koronie pochodzić, żeby się jem żółć ulewała. Toteż nie dawali baby spokoju Władysławowi Jagielle, co zdążył chłopina owdowieć, już mu się druga na żonę pchała. A że był facetem spokojnym i troszkę między nami mówiąc fajtłapą w domowym pożyciu, nie mógł się odbronić i cztery razy się żenił. Ale synów miał tylko z ostatnią małżonką. Starszy z nich, Władek, po ojcu mu było, jak już wiemy, życie podwarną przez makaroniarzy w młodym wieku postradał i w taki sposób dzieci po sobie nie zostawił. Za to młodszy, Kaziek, takie miał co pod tym względem garbate szczęście, że o mały figiel nie zbankretował. Co rok to prorok, cały Wawel dzieci. Latali po mieszkaniu jak szatany, darle się jak powietrze, szyby wybijali i temuż podobnież. Dochodziło do tego, że Kaziek nieraz rządzić nie mógł, bo mu berło strzeniaki tak schowali, że tydzień nie można było znaleźć. Zgodził jem król nauczyciela, niejakiego Długosza, którym lał ich dyscypliną, ile wlazło. Ale że był w starszym wieku, zawsze mu najechali na krużganek i z procy pestkami od wiśni do niego strzelali. Martwił się król niemożebnie, bo oprócz harmidru w domu ekspens miał poważny. Jak jednemu kupił łyżwy, to drugi zaraz o hulajnogie się upominał, a kokluś się nie kończył i doktorzy z domu nie wychodzili. To też co, który podróż, zaraz go król gdzieś upychał. Najstarszego Czechom na króla odstąpił, parów w duchownym seminarium umieścił, a kilka sztuk córek za mąż za różnych zagranicznych hrabiów powydawał. I tak mu się jeszcze trzech największych cwaniaków zostało. I te kolejno za królów u nas potem byli: Janek, Oleś i Zygmunt. Nawet nie można powiedzieć, nie niezgorsze to byli dzieciaki. Jak podrośli. Dzisiaj zajmiem się detalicznie Zygmuntem, bo najlepiej i najdłużej w charakterze króla się w Polsce zatrudniał. Krzyżaków wykończył na perłowo ze szlaczkiem, także sam najważniejszy z nich przed halą targową, czyli tak zwaną sukiennicą w Krakowie musiał uklęknąć przed królem i o litość prosić. A Zygmunt na krzesełku sobie usiadł, Krzyżackie chorągiew z czarnem niemieckim orłem wziął w rękę i mówi, no już, klękaj, taka twoja w tej nazad, bo jak cię tym sztandarem na dębowym kiju zaprawię, to cię przez lejek do trumny trzeba będzie wlewać. Krzyżak się spietrał, trzęsie się ze strachu, ale mówi, nie mogę, proszę króla, bo w blaszanym, wojennym garniturze się znajduję i jak uklęknę, przepadłem więcej się nie podniesę. Faktycznie miał na sobie staroświeckie wojskowe ubranie z żelaznej blachy, na śruby i muterki zamiast guzików zapinane, ładne parę pudów wagi i rzeczywiście poniekąd uklęknąć w tej cholerze było przyciężko. Ale Zygmunt zły był na niego jak wielkie nieszczęście, bo z tego krzyżaka kawał drania było i zaznacza. Nic mnie to nie obchodzi. Klękaj i składaj przysięgę. A nie będziesz się mógł podnieść, to cię na taczkach po włoszczyźnie z tego placu za Floriańskie bramy się wywiezie. Jak było, czy się podniósł o własnej sile, czy go też król faktycznie na taczki kazał załadować historia detalicznie nam o tem nie wspomina. Fakt, faktem, że musiała chudra uklęknąć. Jeden malarz, niejaki Matejko, którym był przytem. Całą tę niemożebną drakę na olejnym widoczku odmalował. Lansza ten do dziś dnia wisi na pierwszym piętrze w tej samej targowej hali i za głupie 10 zł każdy jeden może go obejrzeć. Jest tam odrobiona w naturalnych kolorach także samożona Zygmonta niejaka Bona, ale o niej zaznaczę panu szanownemu parę słów drugą razą. Tymi słowy zakończył pan Tołoś Piecyk pierwszy wykład o panowaniu Zygmunta I, zwanego Starym. Leniwe pierogi królowej Bony. W dzisiejszym wykładzie miał pan, panie Teosiu, opowiedzieć o królowej Bonie. Przypomniałem panu Piecykowi, widząc, że długo jakoś nie zaczyna prelekcji. Profesor Piecyk spojrzał na mnie ironicznie i rzekł: O czym miałem mówić, sam dobrze wiem. Tylko nieprzyjemnie jest mnie o tem wspominać, z powodu, że zgorszenia boję się uskuteczniać. Ta owa bona, czyli kuchta do dzieci, troszkę na siłę się za naszego Zygmonta wydała. Z miasta Rzemu do Krakowa przyjechała, żeby królewskie dzieci parle franse po włosku uczyć i kuchnią się zająć. A tymczasem takie oko do króla zaiwaniała, taki makaron z szynką na drugie śniadanie mu podstawiała, że dał się chłop na wędkie wziąć i zakochał na amen. Dzieciaki brudne, zasmarkane, obszarpane, po podwórku cały dzień latali, a bone król sobie przygruchał i co noc wodę do kuchni pić chodził, gdzie ta owa bona, łóżko polowe na noc sobie rozstawiała. Raz ich królowa nakryła i bone na zbity łeb. Ten czas stragan z Włoszczyzną na placu przed Mariackim kościołem jej założył, gdzie do ładnej forsy na kalafiorach pietruszce i szpinaku doszła. A jak tylko pierwsza żona oczy zamkła, jeszcze dobrze żałoba nie wyszła, król na zapowiedzie z nią dał, stragan wydzierżawili jakieś babie, a ona się leguralną królową została. Rodzina, ma się rozumieć, krzyk podniosła, że włoski garkotłuk koszyczkowym karmiony nie ma prawa do rodziny wejść. Ale było za późno. Dopiero po weselu sporutował Zygmunt, jakie to cholerę zaślubił. Ze strażakiem, co na ósme i dwunaste z mariackiego kościoła hejnał, zajwaniał, sercowej znajomości nie chciała skończyć i krugom wieprzowe kotleta mu na wieże posyłała. Wróżki i cyganki po staremu do niej przychodzili i co się dało z rzeczy wynieść, wynosili. Także samo na rajce do magla latać nie przestała. A już najgorsze, że salonowego alibi nie mogła się nauczyć i stale i wciąż z pyskiem do króla wyskakiwała i dobrego słowa nigdy od niej nie usłyszał. Tylko furt. Stary i stary, stary daj mnie, forsy na kapelusz, stary niechrap, stary to, stary tamto. Tak się rozniesło to po całej Polsce, że nikt inaczej o królu się nie wyrażał, tylko stary. I tak już zostało, że my, historyki zmuszone, jesteśmy także samo Zygmuntem starym go nazywać. Ale na tem nie koniec. Własne synowy arszenikiem na szczury od truła, bo się jej nie spodobało, że syn się z szemreną wdówką, przystojniaczką, niejaką radziwiłłówną z domu ożenił. Wdówka była oblatana i nie dała sobie pani starszej za nadto podgrymaszać. Jak już nie mogła z Boną wytrzymać, obcinała ją w te słowa. A przymknij się, mamusia, na pięć minut, bo tu nie magiel ani brama, tylko stołowy pokój. Niby takiego trumfa jej zasuwała na te konto, że służba domowa lubi sobie w tych dwóch miejscach gadki założyć. Rzecz naturalna, że Bonę cholera na to brała, kupiła za złotówkę trucizny i w leniwych pierogach synowej podała. Wszyscy się od razu zmiarkowali, co i jak się stało i jak się kapusie z urzędu śledczego zaczęli koło Bony kręcić, w nocy okradła Wawel do suchej nitki i nazad do rzemu za lewym paszportem najechała. Próbował nasz rząd później te force, rzeczy i pościel odebrać, do sądu podał Mussoliniego, ale adwokaci tak całe sprawę zastrzekali, że Musolini wyparł się w żywy kamień i kamfora. Panie Teosiu, przerwałem wykładowcy, pańscy słuchacze zarzucają panu, że zbyt jednostronnie oświetla pan nasze dzieje, że mówi pan tylko o królach. Czy nie zechciałby pan, omawiając Złoty Wiek Zygmuntowski. Zobrazować pokrótce wspaniały rozwój naszej ówczesnej kultury i nauki. Można odparł pan piecyk z powagą. W tym czasie dyrektorem Pimu, czyli ministerstwa od przepowiadania wiatru, deszczu i inszego gradobicia, był niejaki Kopernik, który do dziś dnia w charakterze figury z koszykiem w ręce na słupie naprzeciwko Świętego Krzyża siedzi. Otóż, uważasz pan, ten Kopernik, ponieważ że wszyscy byli na niego cięte, bo się przepowiednia nigdy nie zgadzała, miał cykorię, że posadę straci. Jak on kazał brać parasol i kalosze, słońce takie uderzało, że pod ludziom oczy zalewał. A jak znowuż przepowiadał pogodę słoneczne, oberwanie chmury następowało i ludzie zmoczone do suchej nitki do domu wracali. Ze zmartwienia, że go zredukują, wynalazek Kopernik zrobił. – Ziemia się kręci – powiedział jednego razu – a sprawdzić możecie to łatwo, ale tylko pod ankoholem się znajdując. Człowiek trzeźwy tego nie zauważy, bo przyzwyczajony jest tak nogami przebierać, żeby mu ziemia nie uciekła – ale mało wiele, przebywając na gaziku, od razu widziem, że wszystko się kręci. Domy, nie domy, latarnie, nie latarnie. A jak się zatrzymamy, ziemia na nas nie czeka, gania dalej, a my się przewracamy na mordę. Tak powiedział Kopernik. Król w kolczykach? Patrz pan na tego frajera ze szpicbródką w damskim kapeluszu z rajeramy oraz w marszczonym muslinowym kołnierzu z broszką i kolczykami w uszach. Chociaż tu na fotografii tego nie widać, ale skaśmie Bóg, nylony musiał mieć na nogach i pantofelki na francuskim obcasie. To jest, uważasz Pan, niejaki król Hendryk Walery. Tu pan Piecyk niechętnym ruchem rzucił na stół matejkowską podobiznę Henryka Walezjusza, pierwszego z naszych obieralnych królów w pięknym ówczesnym stroju francuskim. Ten Walery, uważasz pan, nastał u nas za króla dlatego, że Zygmunt August jako bezdzietny wdowiec życie zakończył i na nim jagielońszczaki mądre i równe faceci się w Polsce w charakterze królów skończyli. Zygmunt August, jak mu cholera mamusia, czyli Bona, żonę leniwemy pierogamy strua, stale i wciąż o nieboczce myślał i za pomocą niejakiego twardowskiego na kogucie duszę jej w ciemnym pokoju miał życzenie oglądać. Twardościak to był cwaniak niemożebny i jako czarodziej fachowiec pierwszej klasy, Królika z kieszeni królowi wyciągnąć albo klatkę z kanarkiem za kołnierza mu wyjąć, to była dla niego mucha. W dzisiejszym czasie my, ludzie po szkołach kształcone, wiemy, że to jest tylko apteczne złudzenie ludzkiego oka i za zanadto się w karafkę nabijać nie dajemy. Ale staroświeckie nasze przodki myśleli, że jak sitwę z diabłami trzyma i dlatego te różne sztuki odstawia. Także samo wierzyli, że on na naturalnym kogucie jeździ. A kogut był z dykty wyszykowany i w środku rower się znajdował. Twardowski pedały przyduszał i w ten deseń na tym kogucie zapychał. Z tym wywoływaniem ducha Barbary Radziwiłówny, rzecz naturalna, także samo był Semrany Kant. Ale ponieważ, że królowi to przyjemność robiło, nie możemy do twardowskiego pretensji wnosić, chociaż kogut. I duch byli lipne. Ale zresztą piezniem tańcował z tym kogutem, rozchodzi się o to, że Walery fatalnie się Polakom nie spodobał. Jak po wyborach przyjechał do nas z Paryża i wysiadł z wagonu pierwszej klasy na stacji w Krakowie, ludzie zobaczyli ten kapelusik ze strusiem piórem, tenylony, broszkie i kolczyki. W pierwszej chwili myśleli, że wariat. Cafli się w tył i chcieli ze stacji najeżdżać. Ale koniec końców, mówią sobie, trudno, wariat, nie wariat, force na wybory się wydało, także samo przyjęcie koronacyjne gotowe, niech będzie na razie za króla, potem się zobaczy, może mu przejdzie. Tylko waronek mu postawili, albo kolczyki, broszki i pończochy z czarnym szwem zdejmie, jak się należy ubierze i za króla Walerego będzie. Albo też spic i wąsy z goli, pluszowe suknie z trenem założy i królowe walercie będzie odstawiał. Ale on nie chciał się zgodzić i dalej chodził nie pies, nie wydra. Na dobitej konsumpcji, jak się należy, nie uznawał, tylko francuskim sposobem się odżywiał. Wyszedł do ogródka, urwał główkie sałaty i bez soli wtroił. Żabie nóżki w oliwie na obiad sobie stalował albo też ślimaki w potrawce. Żadne przyjęcia nie mogli się w pałacu odbywać, bo goście obrzydliwości dostawali i nawiewali od stołu. też na siłę prawie zaczęli nasi ministrowie króla do bigosu Myślewskiego oraz zrazów po polsku zaprawiać. Chciał się nawet podobnie przyzwyczaić, ale nie mógł. Jak jednego razu porcję flaków z pulpetamy wsunął, o mało w nocy nie zakitował, zapakował rano w walizkę dwanaście parkajzerów z pospuszczanymi oczkami, biusthalter, zapasowe desusy i bez pożegnania wyjechał. Jagielonka trzepie arrasy. Jak ten, uważasz mnie, pan Hendryk Walery, do Francji najechał? Polska nie wiedziała faktycznie, co dalej robić. Niby to król jest, na forsie i markach pocztowych figuruje, a rzeczywiście jest nieobecny. Nieprzyjemna sytuacja, jak pragnę zdrowia się wytworzyła. Różne zagraniczne ambasadorowie przyjeżdżają na Wawel, troszkę o polityce porozmawiać i kielicha sobie przy tej okazji trzasnąć, a także samo przyzwoicie zakąsić. A tu król się nie pokazuje. Minister zagraniczny tylko do nich wychodzi i ni to, ni owojem od rzeczy opowiada. A to król nieczasowy, a to głowa go boli. Wziął kogutka i położył się przekimać i temu podobnież. Ale można było tych cudzoziemskich cpaniaków trailować tak tydzień, dwa, dłużej się nie dało. A Walery tymczasem w Paryżu siedział i w Krakowie się nie pokazywał. Toteż nasze przodki wyszli koniec końców z nerw i rejentalne wezwanie mu posłali. Albo wracasz, król, do roboty, albo won z posady bez trzymiesięcznego wymówienia. Innego się zgodzi. Nie brak bezrobotnych króli na świecie. Ale Walery tak się temy, flakamy, spulpetamy wystraszył, że za żadną cholerę nie chciał się wrócić. W ten czas zebrali się ministrzy i mówią Pies z niem tańcował. Nie to nie, nasza Andzia będzie u nas za królowe. Ta Andzia to była uważać pan Jagiellon Szczanka z domu siostra Zygmonta Augusta. Panienka, jak to mówią, w starszym wieku, ale jeszcze na chodzie. Została się za królowe i muszę przyznać, że rządziła pierwsza klasa z przybudówką. No bo jeżeli weźmiem to życiowo, ktoże mógł się jej sprzeciwić? Jeżeli o wiele każdy z nas, jak ma się z żoną przekomarzać, wole uszy po sobie położyć, i powiedzieć, tak, tak, masz rację, tylko stul mordę, najdroższa, bo głowa mnie od tego pęka. To masz pan pojęcie, co się musiało dziać, jak taka starsza kobieta w koronie na głowie przyszła na Radę Ministrów i zaczęła ich pod krytykę brać, że źle rządzą? Z góry na wszystko się zgadzali, tylko każdy uważał, żeby czasem berłem w ciemie go nie zaprawiła. Ale znudziło się jej, ma się rozumieć, za samotne królowe być, bo mówi, e, za dużo mam roboty, nie wiem za co się wpierw łapać, czy do sejmu lecieć, czy na jesienne maniebry wojskowe jechać, czy prania dopilnować, a do kuchni także samo trzeba zajrzeć, bo masła za dużo wychodzi, a rasy czyli perskie dywany obowiązkowo muszę samodzielnie ze ścian pozdejmać. I wytrzepać jak się należy, bo mule się wdadzą i za sto lat potomki mnie obszczekają, że Anna Jagielonka była flądra. Ale tak między nami mówiąc, przypuszczam, że rozchodziło się jej także samo troszkę o tak zwane szczęście małżeńskie. Czyli, że miała życzenie własnego męża posiadać, któremu można by było łeb suszyć skolko godno, a on by nie mógł się podać do dymisji. Jak ministrzy. Skopiowała, ma się rozumieć, do gazet zagranicznych ogłoszenie matrymonialne w te słowa. Panna od lat czterdziestu, nie dzisiejszych poglądów, w braku znajomości poszukuje pana, w średnim wieku może być młodszy do dobrze prosperującego królewskiego interesu w kraju rolniczym. Małżeństwo niewykluczone. Oferty tylko poważne z fotografią. Kraków, Czytelnik, Wielopole 1 i temuż podobnie. Ma się rozumieć, fotografie zaczęły nadchodzić tysiącami. Rzucili się do Krakowa na wyścigi różne zagraniczne hrabiowie i książęta. Austriackie, rosyjskie, niemieckie. Ale najprędzej przyjechał z Budapesztu Węgier, niejaki Stefan Batory wszystkich odstawił i żywo, nawet bez zapowiedzi, wziął z ślub i tym frajerom nawet kosztów podróży nie miał kto zwrócić, bo czytelnik także samo nie chciał o niczem słyszeć. Zygmunt z WZ. Dzisiaj, panie szanowny, trzeba coś, niecoś, pobarłożyć na konto króla Zygmunta. Tego, co do powstania na nowym zjeździe stojał, a dzisiaj w Narodowym Muzeum czeka, aż mu kamieniarze nowy słup wyszukają, na ulicy WZ stawią i tramwaje pod nim przepuszczą. Często chodzę na krakowskie. Kamień na ten słup oglądać i patrzyć, jak ta robota leci. Coś się tam koło tego kamienia niby zaczyna dłubać, ale po mojemu troszkę za wolno i zdaje mnie się, że będzie on ciut, ciut na ten słup za krótki. Magistrat mówi, że kropka w kropkę taki sam jak był, nie będę się sprzeczał, niech będzie, że nie mam racji. Zobaczy się, jak króla ustawią. Na razie tylko tyle zaznaczę, że pobatorem, którym był kawał kozaka i grzał się z kim popadło, nastał ten właśnie Zygmunt z Nowego Zjazdu, a obecnie z wz -u. Marnego słowa o nim nie powiem, chociażby dlatego, że inwalida z powstania. prawe rękę prawie do łokcia stracił i pałasz jest stratny, który mu gdzieś zginął. Ale tak między nami mówiąc, można by mu letko przygadać, że za bardzo się przejmował tem, czy ewangeliki wtrajają mięso w piątek, czy też marnowanego śledzia. Rybną centralę założył, 300 potraw z dorsza obmyślił, faszerowanego szczupaka po żydowsku wynalazł, tylko dlatego, żeby ich do postu namówić, a oni nie i nie. I nie o to mu się rozchodziło, żeby rąbanki w Polsce nie zabrakło, tylko żeby się ewangeliki po piekle nie poniewierali. Bywszy na jego miejscu powiedziałbym sobie: Niech rąbią wieprzowiny, cholera mnie do tego, mnie diable nie będą ogonami po mordzie tylko ich. Ale król nie chciał się zgodzić taki uparty charakter człowieka. W ogólności umiał się ludziom narazić. Zwłaszcza Krakowiaki mocno go nie lubieją do dziś dnia. Rozchodzi się jem o to, że stolicę z Krakowa do Warszawy przeprowadził. Jednego razu kazał załadować na platformę tron i trochę rzeczy. Koronę w walizkie, berło pod pachę i wio do Warszawy. Dziwić się znowu za to chłopu nie można – bo Kraków, owszem, niczego sobie miasteczko, nie można powiedzieć, ale za bardzo wzruszające. W Warszawie ruch, krzyk, rozgardiasz, latasz pan jak kot z pęcherzem, a przeprowadzi się pan do Krakowa z miejsca jest inaczej. Pierwszego dnia wylatasz pan na ulicę warszawskim krokiem, i z miejsca się pan obcinasz, zwalniasz pan. Zaczynasz pan sobie mimowolnie jak wszyscy langzam, malutku spacerować. Przestaje się pan uśpieszyć. Oglądasz pan narodowe pamiątki, kościoły i temuż podobnie. Tu pan wpadniesz na niespory. Tu znowuż odwiedzisz nieboszczyków polskich króli. Chodzisz pan, chodzisz, zwiedzasz pan te wszystkie grobowce. Tak się panu powolutku przyjemnie na duszy robi, płakać się chce, wsiadasz Pan w mały dziecinny tramwaj i na smętasz Pan zapychać, plac dla siebie i dla całej rodziny obejrzeć. Takie wzruszające miasto. Za króla Zygmunta tak samo było. Zabawić się nie było gdzie, same kościoły. Król był facetem nabożnym. Ale kto, że wytrzyma krugom na niesporach siedzieć. A w Warszawie rzecz druga. Fukier przyzwoite knajpę na starówce prowadził, a także samo na saskiej kępie pod dębem i na bielanach u Bochenka w gaz można było uderzyć, ma się rozumieć, bez nadużycia po królewsku. To też nic dziwnego, że król te przeprowadzki uskutecznił, ale Kraków stale i wciąż na niego pyskują. To nie hihi. Pan Piecyk przynajmniej raz na miesiąc przeprowadza kontrolę robót na trasie WZ. Zabiera mnie czasem z sobą. Ostatnim razem przyszedł po mnie jakoś podniecony i już od progu zawołał. – Żywo, żywo, ochajtnij się pan troszkę i posuwamy na krakowskie. Króla Zygmunta podobnież lada dzień mają ustawiać. Słup już gotów. Trzeba go obejrzeć, czy formalny i w ogólności pogonić robotę, bo się boję, że nie zdążą i kompremitacja dla miasta Warszawy wyniknąć z tego może. O wiele dotychczas nie przejmowałem się tem bardzo, a teraz uważasz pan, już czas się pośpieszyć. Za cztery tygodnie z hakiem otwarcie kołowego ruchu. Tu już się chichy skończyli, o warszawski honor się rozchodzi. Nie może się znasz takich taki Kraków nabijać, nie może nam taki Poznań podgrymaszać, że Warszawa dużo pyskowała i nawaliła. Tego, panie szanowny, bym nie przeżył i dlatego musiem sprawdzić, jak to idzie. Zaczęliśmy od pomnika Zygmunta III. Pan Teoś ze zmarszczoną brwią w skupieniu obejrzał leżącą jeszcze na ziemi kolumnę, Obstukał ją ze znawstwem bambusem, sprawdził gładkość polerunku i rzekł z ukrywanym pod maską obojętności zadowolenie. No, obleci. Potem udaliśmy się na miejsce budowy nowego cokołu. Tu znowu Teoś bardzo szczegółowo badał jakość użytego materiału. W pewnym momencie nawet oddał mi bambus do podtrzymania, a sam wydobył calówkę i starannie wymierzał poszczególne części podmurówki. Następnie metr po metrze skontrolował odległość cokoły od kamienicy Johna i zdenerwował się. Co jest? Nawalanka? Nie w tym miejscu stoi co dawniej. Tak być nie może. Na fuchę puszczona cała robota. Ponieważ żywo gestykulował i głośno wykrzykiwał niepochlebne uwagi pod adresem ludzi, którzy wybrali nowe miejsce pod pomnik, Utworzyło się zbiegowisko. Toteż ująłem pana Teosia pod rękę i zacząłem mu pośpiesznie klarować, że miejsce jest wybrane przez urbanistów, że na pewno jest lepsze niż dawniej, że pomnik będzie bardziej widoczny z Krakowskiego i tym podobne, i tym podobne. Ale pan piecyk długo nie chciał się uspokoić. Plac zamkowy niebielany, a pomnik nie karuzela, żeby go z miejsca na miejsce przestawiać. Jak go Władek tatusiowi postawił, takiego prawo stoić i szkoda gaduchny. Pan Teoś, wybitny znawca dziejów ojczystych, miał na myśli oczywiście króla Władysława IV, który ku czci Ojca Swego wzniósł tę kolumnę. Należy się tradycję szanować, zwłaszcza poniekąd, jeżeli się rozchodzi o Zygmonta, który stolicę z Warszawy zrobił. Na prowincji się kiedyś znajdowała, za Grójet czy inny Parzęczew przedtem uchodziła, za czym Zygmunt się nami zajął i na ludzi nasz wyprowadził. Za żłobów byśmy do tych pór byli, a tak stołecznych obywateli zagrywamy, taka nasza w i nazad... I odwdzięczyć się za to nawet nie potrafię. Już od początku miał król z Warszawia ciężkie życie. Chłopina na kantach się nie znał, w Krakowie spokojnie sobie żył i nie wiedział, jakie to ancymonki w Warszawie zamieszkują. I od razu w parę dni jak tylko stronę i rzeczamy się do nas sprowadził, od razu go farmazoni na szaro zrobili. Przyszli do zamku i w bajer go bierą warszawskim sposobem, że z miedzi złoto potrafią robić. Król forsy potrzebował, a domiary nie były jeszcze wynalezione. Dał się wykołować, klamki w całym zamku kazał pozdejmać, moździerz z tłuczkiem z kuchni przytargał i oddał tem łachudrom. A farmazoni ogień pod kociołkiem na podwórku rozpalili. Włożyli tam klamki i moździerz i mówią, że trzeba troszkę prawdziwego złota do tego wrzucić, wylać czarodziejski olejek, dobrze to wszystko razem zagotować i jak wystygnie, cały kocioł dentystycznej trójki w najlepszym dukatowym gatunku się otrzyma. Król był z Krakowa, uwierzył. Pierścionki z palców pozdejmał, kolczyki i broszki żonie odebrał i oddał farmazonom. Oni, ma się rozumieć, naleli do kociołka walerianowych kropli, niby też w charakterze czarodziejskich olejków. Zamiast królewskiej biżuterii wrzucili do miedzi parę tombakowych obrączek, a prawdziwe klejnoty, znaczy się, przykaraulili ich chodu. Nadobitek królowi wazową łyżką kazali do rana w kociołku mieszać, żeby się złoto nie przypaliło. Jeszcze nadobitek przez samo poczucie wolnego żartu i towarzyskiej draki Zygmunt waza go potem nazywali. Król ma się rozumieć, jak sporutował, co się święcił, był na nich niemożebnie cięty i nazad do Krakowa chciał się przeprowadzić. Nie, ale koniec końców się został, przebaczył warszawiakom i sztama była po wieczne czasy. Musiał w Warszawie frajerskie zapłacić. No, widzi pan, skoro król darował Warszawie taki brzydki postępek, na pewno nie będzie miał pretensji o to przesunięcie pomnika o parę metrów, wtrąciłem pojednawczo. Możliwe, żeby tylko na czas remont figury był gotów, bo inaczej... Kraków znowu się będzie z króla nabijał. Mowy nie ma. Król z handlową smykałką. Patrz pan, jak nam się składa, jak raz na Krakowskiem króla Zygmonta i właśnie Władysława IV, który ten pomnik paręset lat temu nazad swojemu tatusiowi postawił, zmuszone jesteśmy dzisiaj poruszyć. W ogólności nie można powiedzieć, Chłopak był nie najgorszy, a przede wszystkim miał dużą smykałkę handlową. Bo weź pan na przykład pod uwagę taką rzecz. Szkopy w tamtym czasie każdemu nowemu naszemu królowi zmuszone byli tzw. zwany hołd pruski uskuteczniać. Robiło się to w ten deseń, że król siadał w stołowym pokoju na krzesełku. Dywanik z łóżka przed nim rozkładali, ministrzy obtaczali go na obkoło, a za portiery wychodził niemiecki książę, klękał na dywaniku i do pucu przysięgę wierności na wieczne czasy mu składał. Otóż więc, jak właduchna za króla nastał, Szkopiak nie miał życzenia przed nim klękać i chciał się z tego wykupić. Pokątnie przez znajomych zaznaczał, że dużą forsę wydał, żeby ten hołd mógł się odbyć w cztery oczy w bocznym pokoju nastojący. Król pomyślał chwilkę i mówi: Dobra, piezdniem tańcował i z jego hołdem niech będzie na stojąco nawet w łazience, ale to musi kosztować sto patyków. Nawet niedużo powiedział, chociaż to byli przedwojenne tysiące. Kiedy to literek czystej wyborowej, zdaje się, cztery złote i pięćdziesiąt groszy kosztował. Szkop się zaczął targować, płakać. Opuścił mu Władek Dychej i za dziewięćdziesiątaka przeszedł ten hołd w kuchni czy przedpokoju. Sam król nawet nie był obecnym, tylko jakiegoś koleżkę swojego posłał. Inszą razem za 200 tysięcy rubli odstępnego zrzekł się prawa do carskiej korony. A to znowuż, uważasz pan, było tak. W swoim czasie Ruscy obrali go za cara, ale tatuś nie pozwolił mu do Moskwy jechać. I tak się zostało. Nie, to nie, myślą sobie Ruscy i wybrali innego. Ale Władek miał carskie ledykimacje. Czarny na białym, że jest czarem. Trzeba było to od niego wydostać. Zażądał dwieście kawałków. Dali mu. Naliczyli forsę i proszą o zwrot ledyki Władek szuka po kieszeniach, przewraca szuflady. Nie ma. Kamień, woda. Ledyki zginęła. Jak tak, to Ruscy chowają forsę na zad. Widzi Władek, że krewa... Harmonie pieniędzy mu sprzed nosa sprzątają. Zły się zrobiła jak cholera. Ministrów sztorcuje, na czym świat stoi. Ale Ruskie, do co tak te force chowali? Wypłacili mu 200 tysięcy rubli samemy świnkami, Tylko przy świadkach musiał się przysiąc, że ledykimacja faktycznie zginęła i kwit załączyć z redakcji, że ogłoszenia w dziale zagubionych dokumentów opłacił. A dlatego taki był pies na pieniądze, że fatalne długi posiadał. Szczery był chłopak, fundował na prawo i lewo, komu się dało. To też potoczciaki i radziwiło szczaki, co się koło niego kręcili, za cholery nie chcieli się zgodzić, żeby się ożenił. No bo faktycznie z kawalera każdy nażyje, forsy pożyczy i temuż podobnie. I ochlaje kawalerskie u fukiera też mieli swoje znaczenie. A z drugiej znowu strony władzio widzi, że niedobrze. Pensja za rok naprzód wybrana, hołd dawno wypotrzebowany. Świnka została mu się jedna i tylko dlatego, że była pęknięta i brzęku nie miała. Toteż na siłę chciał się żenić i przygruchał sobie jednej hrabinie ale mu się nie dali z nią uchajtnąć, że była niemieckiej religii. Druga znowuż mówią, że zaruda, trzecia ma za krótsze nogi i tak go kołowali ładne parę lat. Aż się koniec końców zgniewał, pojechał do Wiednia i z cesarzową dał na zapowiedzie. Magistracki ślub wzięli w Wiedniu, ale kościelny u nas, u Fary. I znowuż miał z tego nieprzyjemności. Miasto Kraków z pyskiem na niego wyskoczyło, że wszelkie uroczystości królewskie, jak koronacje, śluby i pogrzeby, najładniej w Krakowie wychodzą. A najwięcej się mądrzył niejaki Ala Hawełka, który na rynku knajpę prowadził i zawsze podczas takiego zjazdu pekiel pieniędzy zarabiał. W ogóle ciężkie miał życie Władek Czwórka. Szwedzi co i raz Grandy różnemu uskuteczniali I musiał się z nimi naparzać A już co Turki To niemożebnie się prowadzili Stale i wciąż przez granice Się do nas wtrążalali I nie mógł sobie król inaczej z nimi poradzić Aż zmuszony był Kozaków na nich napuszczać Kozaki, jak to sama Nazwa nasz poucza Byli faceci odczajne Czyli, że niemożebne chojraki Sympatyczne nawet Lecz nerwowe. Ale za to manto komuś spuścić, wycisk dać, to już fachowcy pierwszej klasy. Spomknął się z niemy właduchna, wypił, zakąsił i dawa ich na turków bontować. Co, że oni chałwą karmione wam będą podgrymaszać? To wy takie kozaki jesteście, żeby byle złamany turek z was się nabijał? W kuchnię ich i chodu do mnie. Co z tego wyszło, zaznaczę panu szanownemu następną razą. Biurokracja szurała. Po mojemu rację miał pan Borejsza, że na satyrycznym zjeździe napuszczał literatów na biurokrację. Tak nieoczekiwanie zaczął pan Teoś piecyk swój wykład. Z najwyższym zdumieniem tedy zapytałem: Ależ, panie Teosiu, cóż to ma z dziejami panowania Władysława IV i jego stosunkiem do kozaków? O czym miał pan szerzej opowiedzieć w dzisiejszej prelekcji? Co ma wspólnego? Zaraz się pan przekonasz. Władek z kozakami żył najlepiej. Turków za twarz z ich pomocą trzymał i wszystko byłoby dobrze, żeby cholery biurokraci nie szurali. Król blad trzymał z kozakami, a różne wojewodzi, starości, dyrektory, referenci, skarbowe naczelnicy, chore kasiarze i temuż podobnież niemożebnie jem podgrymaszali jak koniec końców jeden starosta, niejaki Czapryński, przygruchał sobie żonę samego najważniejszego kozaka Chmielnickiego, zaczęło się nieszczęście. Chmielnicka, jak to kobieta, poleciała na tego starościaka, bo co władza, to władza. szewroletek jeszcze w ten czas co prawda nie było, ale starosta miał kibitkę w dwa konie i mógł z fasonem sekretarkę na spacer przewieźć a kozak najwyżej z tyłu za sobą mógł ją na koniu taskać. Czyli, że w podobieństwie miała do wyboru albo lemuzynę, albo tylnie siodełko przy motocyklu, czyli trząchanie łbem po kamieniach. Rzecz jasna, że wybrała Chevroletę Fatalna wojna z tego wyszła. Czym się Władek tak strół, że w krótkich abcugach oczy zamknął, a kto winien? Biurokracja, czy nie? Przyświadczyłem. Trzeba było w ten czas wybrać nowego króla. Ponieważ, że Władek był facetem bezdzietnym, na braciszka jego, Jana Kaźmierza, królewska posada przeszła. Ten ów Jan Kaźmierz faktycznie księdzem w ten czas był, ale jak się o tem dowiedział, od razu sutannę w naftaliny, w szpicbródkę i angielskie wąsy sobie zapuścił i z parafii na plac zamkowy się przeprowadził. Ponieważ że jako osoba duchowna znajomości wśród tak zwanej płci pięknej nie posiadał i nie chciało mu się za długo w konkury uderzać, gotowy żony po nieboszczyku sobie wziął, czyli że z Bratową się ożenił. Raz, że w królewskim fachu była oblatana, po francusku władała tak jak po polsku i mogła męża nieraz w interesie zastąpić. Tylko niedobrze się stało, że się Jan Kaźmierz przy drugiej posadzie upierał, Mianowicie koniecznie chciał także samo i za szwedzkiego króla się zatrudniać, ponieważ, że po jakimś dziadku mu się to należało. Dziwić się jemu za faktycznie nie może, bo królewska dodatkowa pensja była niewąska, a także samo deputat w szwedzkich zapałkach, nie lechy. Jakiś tam jego pociotek, które na tron szwedzki w tym czasie bezprawnie nasiły się w tranżolu. Po dobroci nie chciał z tej posady ustąpić i na dobitek jeszcze mu w listach pisał. Proszę księdza proboszcza. W ten deseń do wojny ze Szwecją doszliśmy. Niezależnie różne drobnicze sąsiedzi też zaczęli się do nas przyczepiać, i Polska zmuszona była się bronić na wszystkie strony, i nastąpił tak zwany potop. W tych warunkach nic dziwnego, że w krótkim czasie Warszawę Szwedzi zajęli, król zmuszonym był na ziemię odzyskane wyjechać, a Szwedzi niemożebnie w całym kraju rozrabiali. W ten czas to pierwsze zdojcze się u nas pojawili i blat ze Szwedami trzymali. Jednym słowem rozpać i ciemna mogiła. Tak było aż do czasu, kiedy Szwedziaki pod Częstochowę przyszli. Tam niemożebne knoty od księdza Kordeckiego otrzymali w samo Boże Narodzenie i do zakopanego na kurację zmuszono byli się udać. Górale wzięli ich w swoje obroty. Za mały kurs po krupówkach po czterysta złotych od nich brali, a do knajpy w Dolinie Kościeliskiej tysiąc dwieście do tysiąca pięciuset. Resztę forsy u Jędrusia zostawili i bose i nagie piechotą do Warszawy musieli zasuwać. Koło Poronina górale się na nich zawęgłem naszykowali i takie manto jem spuścili, że żywa dusza nie wyszła. Ksiądz Kordecki zrobił początek i od tej pory kto co miał pod ręką grzał szwedów, czym popadło. Taki jem Polska zrobiła potop, że rzadko który wypłynął. Od tej pory minęło ładne parę lat, za koleżków ze Szwedami jesteśmy, na kaszę lekarstwa nam przywożą, węgiel od nas kupują, w goście do siebie jeździem, ale na żadnych wspólnych wieczorach ani o księdzu Kordeckim, ani o częstochowie się nie wspomina. Nieprzyjemnie. Jak Sobieski przerobił cesarza. Byłem, panie szanowny, wczoraj cały dzień w Wilanowie, zaczął pan piecyk. W celu? W celu, żeby sobie jak się należy, króla sobieskiego przypomnieć, o którym będę miał zaszczyt dzisiaj parę słów zaznaczyć. Jak to o Sobieskim, przerwałem zaniepokojony. Przecież o ile pamiętam dziś kolej na króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Wiśniowiecczak faktycznie był parę lat za króla, nawet nie można powiedzieć, chłopak porządny z dobrej rodziny, ale ciepła klucha, czyli lelum polelum i w tym ciężkim czasie nie nadawał się dla nas. Dlatego też nie zamiaruje się nad niem rozczulać. Kawał Polski Turkom oddał, czem niemożebnie mnie zgniewał i dlatego, ziem go wykreślił z historii. Dla mnie go nie było. O, sobieski to jest król, jak się należy. Kawał chłopa, turkom knoty zasuwał raz koło razu, niemożebnie austriackiego cesarza Leopolda obciął, Wilanów jak się należy wyszykował, o nie możemy sobie porozmawiać. Ale słyszałem, że za bardzo był uległy wobec swojej małżonki Marii Kazimiery. Pan Piecyk spojrzał na mnie przeciągle. Czego uległy? A każdy z nas nie posiada swej Marysieńki? Każden z nas za takiego znowuż mocnego kozaka jest w domu? Szybko zmieniłem temat, kierując rozmowę na wyprawę wiedeńską. Z tym wiedniem, to uważasz pan było tak. Król Sobieski jak raz drogie pod Wilanowem drzewkami wysadzał, kiedy przyjechali austriackie szkopy i dawaj przed nim klękać i prosić, żeby jechał pod Wiedeń, bo turki niemożebny okład jem dają i w kocioł ich wzięli pod samą stolicą. Król drzewo odstawił pod ścianę, spojrzał na szkopów jak na wariatów i zaznacza: A cholera, że mnie do tego, że waszleją. Co ja z wami na strzyżone? Dzieci chciłem, czy jak? Żeby dla waszych pięknych oczów Rolniczą rozrywkę rzucać I tłuć się na drugi koniec świata? A jak trciakowi Kamieniec Turki odbierali toś tam mu pomogli? że wąt! Nie denerwujcie króla rycerza! Dosyć mam już być Za przedmurze chrześcijaństwa Na letniakach chcę se trochę posiedzieć Ale szkopy, szemrane cwaniaki Stali z kolan, otrzepali portki ziemi i nadmieniają. No dobra, nie to nie, niech tam turecki sultan w dalszym ciągu po haremie chodzi. Trzysta sześćdziesiąt pięć żon po łopatkach klepie i śmichy chichi sobie uskutecznia, że takich sobieskich to trzech na kilo u niego wchodzi, że z przedmurzem lipa jednym słowem że król dlatego pod Wiedeń nie chce jechać, bo Mojra odczuwa. Dał się naciąć w sobieski, obsztorcował sułtana, Austriaków, piekło w całym domu zrobił, że aż szyby dzwonili, ale koniec końców wsiadł w kolejkę i do Warszawy, do generalnego sztabu pojechał. Kazał ogłosić mobilizację i jazda pod Wiedeń. Podobno Maria Kazimiera maczała w tym ręce, zauważyłem nieśmiało. A jeżeli o wiele nawet tak, to co? Jak żona łeb dzień i noc mężowi przez tydzień suszy, to można jej takiej drobnostki odmówić? Dużoś pan takich mężów widział? Zamilkłem, a pan piecyk mówił dalej. Zły jak wielkie nieszczęście przyjechał król pod ten Wiedeń, Wjechał z ramy na takie górki. Konia na hajem i na dół. Sultan jak raz w pałacce siedział, kawę po turecku popijał, a jedna żona przed nim tańczyła polkę z wężem. A tu pałatka się przewraca i wlata na koniu sobieski. Jak zobaczył sultana, przypomniało mu się, co Austriaki mówili i krzyczy. Ach, że ty kawą spusamy sprycowany, coś ty za głodne kawałki opowiadał, kogo u ciebie trzech na kilo wchodzi, a potem do sułtanowej zaznacza pokaż panie na chwilkę tego węża. Odebrał jej węża, zakuper go i luniem sułtana w mordę, raz, drugi, trzeci, aż wąż zakitował. A sułtan spuch równo na obydwie strony. No nie, to już pan chyba przesadza. Ani historia, ani legenda żadna o takim fakcie nie wspomina, zaoponowałem. Czy wspomina, czy nie wspomina, domyślić się możem, że tak być musiało, rzekł ostro pan piecyk i wykładał dalej. Jednym słowem, turki w drebie zgi zostali rozbite. A Sobieski kazał zapakować sułtańskie pałatkie, węża wypchać, i odesłał do Wilanowa. Sam zajął najładniejsze mieszkanie w mieście i poszedł się przekimać. Na drugi dzień defilada. Orkiestra podgrywa wiedeńskiego walczyka. Z jednej strony Sobieski zapycha na tureckie mogierze, a z drugiej strony cesarz Leopold w damskim kapeluszu z rajerami na doroskarskim koniu, bo lepsze sztuki Turki mu zabrali. Podjeżdżają do siebie i żaden nie ma życzenia pierwszy się ukłonić. Sobieski faktycznie, jakiem prawem? A cesarz, bo kawał drania. Byliby już przejechali koło siebie jak dwa nieznajome osobnicy, ale Sobieski myśli sobie: czekaj, lebiego niewidymko, ja cię przerobię. Podnosi rękę w górę. Szkop myślał, że król się kłania, ściąga żywo kapelusz z zeuba, aż pióro złamał, a sobieski mówi. A kiszkie z grochem i podkręca staropolskiego wąsa. Publika w śmiech, cesarz niemożebnie obcięty, jednym słowem, Hasena z historycznym wydźwiękiem. August Mocny i Parokonka. Pan Piecyk przyszedł na wykład w fatalnym humorze. Rzucił na stół wielki rulon, który przyniósł sobą i bębniąc palcami po stole, milczał ponuro. Po dłuższej chwili przystąpił do rozwijania rulonu, mówiąc jak gdyby do siebie. Mocny, mocny, szkopska jego mamusia była. Mocny August, bo u nas sobie fez żołądek wyłożył. Żar za czterech, to i siły nabrał. Na kogo pan się tak irytuje, panie Teosiu? Przerwałem wreszcie monolog panu piecykowi, udając, że nie domyślam się, iż w ten sposób właśnie zaczyna prelekcję o panowaniu w Polsce Augusta II Sasa, zwanego także mocnym. Na kogo cholera mnie bierze? Na tego saksońskiego szkopa, którego nasze przodki za króla wybrali, żeby żadnemu z sobie szczaków tej posady nie dać, chociaż po tatusiu się jem należała. Ale u nas to tak zawsze byle zagraniczna flega nam ponuje, a wyrób krajowy, czy to będzie król, czy sztuka materiału na jesionkie, szacunku nie budzi. Spójrz się pan na tego mordziastego lebiegie z damską siwą ondulacją. Tu pan Piecyk wskazał palcem na portret Sasa wśród Matejkowskiej Galerii Królów Polskich. Widzisz pan, jakiego garkowienki odstawia? Sam najsilniejszy siłacz w całej Polsce. Mistrz ciężkiej wagi. Faktycznie wszystkie turnieje walki francuskiej w owym czasie wygrywał. Rozumiemy sami... Że musiał wygrywać, bo każden atleta się bojał, że jak go rozłoży na wszystkie cztery łopatki, do mamra się może dostać. To też każdy, kto z nim walczył, pierwszy się kładł na dywanie i krzyczał. O rany, proszę króla, jaki król mocny! Puść mnie król do wielkiej cholery, bo mnie król obojczyk złamiesz. Ma się rozumieć, to atleci balona z niego robili, żeby się cieszył, że taką krepę posiada. A on uwierzył i nie tylko na francuską walkę stale i wciąż wszystkich wyzywał, ale i takie sztuki pokazywał, że parokonną dorożkę z tyłu zarysory łapał i na miejscu zatrzymywał. Sałaciarze także samo do pucu dawali się zatrzymywać, niby tyż to konie batami leli, ale zalejce w tył ciągle i prrr, wasza niebieska na nich wołali. Żeby się królowi nie narażać Bo się boję, żeby jem prawa jazdy nie odebrał Ale ma się rozumieć król Który w trzeźwym stanie derożki na marszałkowskiej Albo na nowym świecie zarysory z tyłu łapał Nie miał swojej powagi A na dobitek draniem ostatecznym się okazał I z innymi naszymi sąsiadamy Kompinował jakby tu rozbiór Polski zrobić Meble z Warszawy powywozić i GG u nas założyć. W jednym się tylko przyczynił, że ogród w pryncypalnym punkcie Warszawy zasiał i teraz nasz magistrat ma co zmniejszać co i raz i którędy nowe ulice przeprowadzić. Ale nazwał go Saski, tak samo jak i Saski Plac, tak samo jak i Saskie Kiempe. Rozchodziło mu się o to, żeby się szkopy mogły później o te rzeczy upominać, jako swoją własność. Ale to jeszcze nie wszystko. Młodych sobie szczaków na roboty do Niemiec wysłał i w ogólności niemożebnie u nas rozrabiał. Aż koniec końców zgniewało to szwedzkiego króla, którym po tych ciężkich knotach otrzymanych od księdza Kordeckiego pod Częstochową rozkochał się niemożebnie w Polakach. I za koleżkę znamy był. Załadował król szwedzki swoich Szwedziaków na okręta, przywiózł do Gdyni, wysadził i dawaj sasa po Polsce ganiać. Kołowali się tak przez czas dłuższy, aż koniec z końcem sas poważniejszy wycisk otrzymał i najechał do Saksonii. Ponieważ, że jak zawsze po wojnie mieszkań było brak. W miastach ruin do cholery i trochę, a zwłaszcza sprawy kwateronkowe były mocno zaniedbane, zaproponował król szwedzki Polakom, żeby poznaniaka niejakiego Stanisława Leszczyńskiego królem polskim obrali. Tak się też stało. Od tej pory poznaniaki za fachowców od kwateronku zagęszczania i przesiedlania uchodzą do dziś dnia. Czego dowodem mamy nowego wiceprezydenta z z miasta Poznania do Warszawy zgodzonego. August 3 Tronkowy. Jeżeli o wiele teraz rozwiniem ten rulon i rzuciem okiem w prawy winkiel, co tam ujrzymy? – Rzekł pan Piecyk rozwijając wielki rulon papieru stanowiący litografię zatytułowaną Poczet Królów Polskich. Ujrzymy tam mordziastego faceta w białej perudze z filiżanką w tak lewej górnej końcówce ciała, czyli w ręku. Facet ten to August numer 3, także samo sas. Teraz musiem się zastanowić chwilę, co też może się znajdować w tej danej filiżance. Dzieciom w szkolnym wieku nauczyciele zmuszone są trailować, że filiżanka zawiera białe kawę z kożuszkiem, kakałko, czyli też herbatkę z mleczkiem. Ale my, historycy, wiemy dobrze, że ta owa filiżanka mieści w sobie ćwiartuchne gołdy, czyli snapsa, czyli czystej wyborowej. W najlepszym razie może to być czerwony barszczyk, jeżeli król w czasie zdejmowania fotografii znajdował się po większej rozróbce, czyli ochlaju. A dlaczego możemy to stwierdzić? Dlatego, że wiemy, że ten Augustiak był niemożebny kiżor, czyli oliwa. Niezależnie od tego, miał dużą melodię do żarcia, o czym łatwo możemy się przekonać po walizce, jaką przed sobą nosił i która jest odrobiona na tej fotografii. Za króla sasa rompi i popuszczaj pasa, mówiło się w tym czasie w Polsce, bo szlachcice brali z niego przykład i mu młocili za trzech, a pili za czterech. Ten król, jak sobie podkrochmalił, różne niemożebne grandy w pijanym widzie uskuteczniał. Siadał sobie na przykład pod fontanką w saskiem ogrodzie z dubeltówką w ręku, a magistrackie ciecie kijami od zbierania pagierków, czyli munt sztuków, napędzali od bramy na Królewskiej różną zwierzynę, którą w klatkach z lasu w tym celu przywozili. Byli tam zający, dzikie świnie, wiewiórki i temuż podobnie A król spod fontanny trzask co i raz do której sztuki z dubeltówki możemy sobie wyobrazić, co się w ten czas w saskiem ogrodzie działo Niańki z wózkami do marszałkowskiej albo niecały smarowali Kupcy zapychali kłusem za żelazną bramę Krzyk, dym, huk jednym słowem Sodoma i Gomora a podgazowany król się tem nie przejmował, tylko co i raz inne zwierzynę brał na muchę albo w górę strzelał, żeby publikę straszyć. O wiele by to był leguralny polski król, nigdy bym marnego słowa o nim nie powiedział. Trudno gazownik, ale nasz rodowity. Ale że ponieważ to był skop, który naszego króla tylko odstawiał, możemy o nim się w ten sposób wyrazić. Często się zdarzało, że jak o jednego za dużo wygondolił, za czym w figury, które tam na rogach alejek byli poustawiane, wtrafiał. W ten deseń poutrącał ręce gołej gipsowej facetce pod tytułem Wenus, która już się potem do ogrodu nie nadawała, i w charakterze historycznej ruiny do Narodowego Muzeum musiała być przeniesiona. Tam w gablotce figurowała. Publicy ją za ciężkie pieniądze pokazywali jako Wenus Milońskie, czyli że wykopane ziemi w Milanówku. Była to tak zwana naukowa lipa, którą dyrekcje muzeów często lubią się posługiwać nie tylko u nas, ale także samo i za granicą. Do tej serii należą wypchane siamskie siostry, czyli zrośnięte dwie ofiary losu, ciele z dwoma głowami, kobieta z brodą, i temuż podobnież. Gaz był w ten czas znacznie tańszy niż obecnie, ale dzień w dzień gazować i w kołyskie się zaprawiać, to nawet królewskiej pensji nie starczy. Toteż już trzeciego każdego miesiąca, August Tronkowy bez grosza chodził. Na razie lepsze interesy kredytowali na ćwiartkie wódki, bigosik, jajeczko, mole ale jak zobaczyli, że nie uiszcza, dzwonka śledzia nigdzie bez pieniędzy nie mógł dostać. W ten czas Augustiak do ministra skarbu, też szkopa, niejakiego bryla uderzał, żeby mu a końciaka na przyszłe pensje odpalał. Bryl sztorcował go od ostatnich, ale koniec końców odpalał mu zawsze parę złotych. Sam za to kradł obiema rękami, co się dało. I z tych kradzionych forsiaków chałupę sobie postawił w pryncypalnym punkcie miasta na Saskiem Placu. Dwie boczne oficynki i jedna poprzeczna. Do samego powstania stała ta posesja, ale rządowa już była, bo komisja specjalna ją skonfiskowała, jako że zakradzione z Państwowego Banku pieniądze była postawiona. Augustiak z temy paroma złotemy, co mu drań bryl odpalał, nie mógł się pokazać w żadnej knajpie pierwszej kategorii. Ani do renesansu, ani do brystolu, ani do bukieta wstępu już nie miał. W łódkę wsiadał i na drugie stronę Wisły się przeprawiał. Tam w piwiarni pod dębem rozrabiał, na karuzeli jeździł, na drewnianej sali z różnymi ździeramy tańcu. Jednym słowem, jak to mówią, prowadził się niemożebnie. Na te pamiątkie mamy do dzisiaj Saskie Kępy. Stryj Jozia Poniatoszczak Wszyscy dobrze pamiętamy żelazne figurę gołego faceta z pałaszem w ręku, który na koniu przed saskiem ogrodem do samego powstania siedział. Był to książę Józef Poniatowski. Przerwałem mimo woli panu Piecykowi jego kolejny wykład o naszych dziejach. Spojrzał na mnie z wyrzutem i mówił dalej. Rzecz jasna, że nie Kopernik. Otóż więc obecnie o nie będziemy mieli zaszczyt parę słów zaznaczyć. Ale tylko pokątnie. Główne mowę będziemy zawalać o jego stryju, który po wykitowaniu Augusta III Tronkowego za króla u nas się został. Zacznęm dlatego od bratanka, że stryjo nie cieszy się u nas tak zwaną opinią. Po prostu w charakterze króla, mówiąc naukowo, był cholerę wart. Na dyrektora bosu kwalifikacje posiadał. Kto wie nawet, czy by jako prezydent miasta Warszawy nie obleciał, ale na króla był w tamtym czasie za frajer. Za to młody poniatoszczak, ten w prześcieradle, dał się całej Warszawie lubić. I po mojemu pomnik mu się przed saskiem ogrodem należy. Niekoniecznie na goło, bo to faktycznie wstyd przed zagranicznymi gośćmi, które często tamtędy przyjeżdżają, żeby nasz bohater narodowy za takiego rozmamłanego lebiegie konnej jazdy używał. Dlaczego w ten sposób został odrobiony, nie wiadomo. Są dranie ludzie w Warszawie, które mówią, że było jednego razu tak. Że książę ciut ciut podmuchą w samym prześcieradle na konia skoczył i z plaży poniatówki do generalnego sztabu tak letko ubrany zasunął. I podobnież na te pamiątki w ten deseń przez jakiegoś zagranicznego rzeźbiarza odrobiony został. Ja tam nie wierzę, żeby tak być mogło. Ale nawet o wiele tak, no to co. Poniatoszczak ułan był, chłop równy jak rzadko, mógł sobie czasem pozwolić. To co? To mamy mu teraz paręset lat dokuczać? Kto ma prawo? Chyba rodowita właściwa żona. Ale książę, nie frajer, w kawalerskim stanie do końca życia się znajdował. I owszem, zgadzam się, że jako figura w publicznym miejscu stojąca w dzisiejszym moralnym czasie wydźwięku nie posiada. To też powinno mu się dorobić łańską czapkę, perelinę na futrze, także samo mundur. Koń obowiązkowo musi mieć siodło i kantar, ale postawić go na starym miejscu się należy. Gadają, że obszarnik ziemiańskiej branży ale to było dawno dzisiaj do średnich chłopów co najwyżej by się zaliczał. Już by się urząd skarbowy ten zajął. Poniatoszczak, jako kawaler. W łanach służył i znakiem tego oliwa był nastajaszczy, i różne rozróbki po Warszawie uskuteczniał. Co i raz do króla przylatał ktoś z rachunkiem, a to kielner z renesansu, a to bursiak za kwiaty dla jakiejś artystki, a to znowuż nieboszczyk Kiliński za lakierowane oficerki bo trzeba panu szanownemu wiedzieć, że poniatoszczak ubrać się lubiał i nosił się jak lalka. Gniewało to koniec końców króla, kazał go zawołać jednego razu i mówi — Józiek, jak pragnę zdrowia, co ty chcesz z torbamy puścić, czy jak? — Ja także samo mam wydatki, tyż lubię sobie przyzwoicie podchromolić, tyż kawaler jestem i na konto wolnej miłości swój ekspens mam. Dla nas dwóch nie wystarczy. Już mnie tu minister skarbu parę razy podgrymaszał. Że dwie pensje naprzód, a my wybrałem. Tak dłużej być nie może. No i ma się rozumieć, pojechał z niem do banku z Kowronka na bielańskie ulice, zaręczył za nim, pożyczkę dostali i wybudował mu tę chałupę koło zamku froncik i dwie oficynki. Trzy pokoje z kuchnią na froncie sobie zostawisz, a oficyny lokatorom się wynajmie. Każdego ósmego przejdziesz się po mieszkaniach, komorne zbierzesz i będziesz miał na ochlaj. Więcej o żadnych rachunkach nie chcę słyszeć. I kielner, nie kielner, lubirer, nie lubirer, każdego jednego nas zbite je ze schodów własnoręcznie spuszczę. Te słowa król się wyraził, potem koronę na głowę i poszedł do Łazienek na spacer. W ten deseń tak zwany pałac pod blachą powstał. Na razie król z okien zamku kapował, o której poniatosczak do domu wraca i kogo ze sobą przywozi. I nieraz przez lówci go sztorcował. Ale koniec końców nic z tego nie wyszło, bo wojna się zaczęła i ochrona lokatorów. Całe komorne jużkowi na paczkie papierosów nie wystarczyło. No ale pobarłóżmy teraz troszkę ostryju. Jak już zaznaczyłem, król Stanisław August nie ma za nadto dobrej marki. Faktycznie za jego panowania Polska nasza kochana za ofiarę losu się została, ale on sam nie był temu winny. W każdym bądź razie po śmierci nie powinno się go obczerniać. Istotnie, de mortuis aut bene aut nihil wtrąciłem znowu. Tak jest, co po polsku znacza na mortu siaków nie pyskować, bo mogą nasz w zaduszki nastraszyć. A już takie draki, jakie urządzał mu na pogrzebie Składkowski, faktycznie nie były do niczego podobne. Przed wojną to było. Ciało z zagranicy zostało do nas przywiezione i miał się odbyć po formie pogrzeb. Miejsce na powązkach rodzina zakupiła, pokładne było opłacone, tylko nad cmentarz jechać. Ale Składkowski się w to wtajemniczył i zaczął biurokratyczne rozróbki. Najsam pierwszy akt zejścia mu się nie spodobał. Kropki brakowało. Potem zażądał świadectwa od doktora, który króla ostatnio leczył. Potem zaświadczenia z chorej ubezpieczalni, że nigdy nie należał i nie korzystał ze świadczeń. Jednym słowem kazał sobie przedstawić, jak to mówią dwóch świadków, trzy wezwania, klucz od mieszkania i fotografię ojca. Ma się rozumieć, rodzina miała tego dosyć. Plac na Powązkach opyliła jakiemuś innemu nieboszczykowi, a króla pochowała po cichu gdzieś na prowincji. Tak było po śmierci. Jak się prowadził za życia, jak poetów co czwartek na flaki z pulpetamy zapraszał, jak się ze swoim młodszym familjantem podbawiał, zaznaczę panu szanownemu drugą razą. Flaki u króla Stasia. Poprzednio miałem już zaszczyt nadmienić parę słów na konto ostatniego naszego króla, niejakiego Stanisława Augusta. Dzisiaj zmuszony jestem pobarłożyć jeszcze troszkę o tem, jak Warszawę odbudowywał i do czego służyły Łazienki. Faktycznie facet był bardzo uzdolniony w ogrodniczym fachu, czego dowodem, że Łazienki nam założył które do dziś dnia jak rzadko się nadają młodziakom na tak zwane ksiuty. A dlaczego? Bo sam król po tej części był nadzwyczaj obrotny. Jako starszy kawaler po czterdziestce na dobrej królewskiej posadzie miał niemożebne wzięcie u tak zwanej płci. Każda jedna hrabina króla w bajer brała, żeby tylko się za królowe zostać. Każda się chwaliła, że na kuchni się zna jak rzadko kto – że takiego barszczyku na dudkach jak ona gotuje żadna insza nie potrafi. A Stasio faktycznie lubiał wrąbać coś dobrego i niezależnie stołówki dla poetów w łazienkach prowadził, gdzie co czwartek słowaczaki z całej Warszawy na flaki z pulpetami się schodzili. A król siadał między niemy, największe porcje przed sobą postawić kazał a poeciaki do wiersza się między sobą kucili, Który najlepiej drugiego wierszamy obciął, parasola z niego zrobił, dostawał lewkie i dodatkową setkę eksportowej. To też zasuwali te kawałki jeden przez drugiego, ale żaden biskupa Krasickiego nie mógł przegadać, który takie gadki do śmiechu zajwaniał, że czasem trzy, cztery dodatkowe porcje flaku wygrywał to też nic dziwnego, że królowi na dobrym gotowaniu może zależeć, żeby go poeci po Warszawie potem nie obszczekiwali, że pulpeta w łazienkach twarde. I dlatego te hrabienie gotowaniem się chwalili. Król słuchał, do pucu niby też to się oświadczał i randki jem wszystkim naznaczał. Z jedną się umówił w białym domku, z drugą w pomarańczarni, strzeciąc znowuż w budce z pierni kamy i sodową wodą przy głównej alei, kolejno od jednej do drugiej chodził i krugą się zaręczał. Ale wszystko na jury, bo do końca życia w kawalerskim stanie się pozostał. Bo faktycznie po cholerę mu była żona potrzebna. Na same elektryczne łapanie oczek w pończochach pensji by mu nie starczyło. Bo w ten czas taka moda była, że i mężczyźni w jedwabnych nylonach chodzili. Dosyć miał zmartwienia ze swoimi trzema parami pończoch, jakby mu tak jeszcze żoninę doszli, leżałby jak neptek. Swoje by taka cholera w trzy dni podarła, to rzecz jasna, i że co raz podwadziłaby parkie mężowi. I tak by mu koniec końców wyszło, że boso by na czwartkowych obiadach siedział i po nogach się drapał. Bo w Łazienkach choleryczne komary. W ogólności taka moda, żeby mężczyźni i kobiety jednakowo się ubierali, jest, jak to mówią, do kitu. Bo wiele dzisiaj różne przyjaciółki i praktyczne mody pouczają kobiety, jak mężowskie niedzielne spodnie na balowe kiecki przerabiać: tu zaszyć, tu rozpróć, tu różne przyczepić, to możemy sobie wyobrazić, co się działo w tamtym czasie. Nic dziwnego, że król nie chciał się żenić. I z juźem poniatoszczakiem wolał się nielicho żyć, ale to wieczorem albo przy niedzieli. W powszedni dzień budowlą się zajmował, pomniki u kamieniarzy zamawiał. Do dziś dnia figuruje na agrikoli Sobieski. Król Stasiu sam tej roboty doglądał, i jak nasz historia poucza troszkę zanadto się tym przejmował, przez co tragedia wyszła. Detalicznie to było tak. Przychodzi król jednego razu na agrykole i widzi, że kamieniarze jakoś wolno sobie Sobieskiego machają i mogą na czas planu nie uskutecznić, więc wyjmuje, ma się rozumieć, z kieszeni ćwiartuchne, z drugiej zimne zakąskie, mruga na jednego i zaznacza. Cznia majster, golni pan, zakąsił budu, Musi być Sobieski gotów na niedzielę. Kamieniarze ćwiartki wypili, posłali po drugą, a później, ma się rozumieć, po trzecią i tak się zaczęli śpieszyć, że Ostróg zapomnieli Sobieskiemu dorobić. I niezależnie za czym w koronie, w strażacki czapce go odstawili. Stanisław August, jak to zobaczył, obsztorcował ich, na czym świat stoi, i wytrącił po trzy złote groszy pięćdziesiąt za wódkie i zakąski. Cała Warszawa się potem z tego pomnika nabijała, czym się jeden z kamieniarzy tak struł, że życie sobie za pomocą powieszenia odebrał. A Sobieski, w strażackim nakryciu głowy, konno bez ostróg, do dziś dnia na Agrykoli figuruje w charakterze ostrzeżenia. Do czego prowadzi alkoholizm podczas roboty? Sejm w Karawce. Jaki tam był król Stasio, taki był, ale koniec końców chciał się przyczynić i troszkę porządku w Polsce zaprowadzić. Nie udało mu się to, bo był facetem cykoryjnym i za dużego mojera przed sąsiadami odczuwał. Na razie wziął się dosyć ostro do roboty, sejm czteroletni zwołał i tak zwane prawo waty w kibini matry, czyli na zbitą twarz wyrzucił. A te prawo było takie, że o wiele w Sejmie znalazł się chociaż jeden poseł, który podczas głosowania nad jakimś programem krzyknął jedno tylko słowo, Wata, Sejm był nieważny. Posłowie brali force i rozjeżdżali się do domów. I to bez różnicy, czy ten ów poseł był zalany w dym, czy wszyscy wiedzieli, że za force to zrobił. Bywszy na miejscu dawniejszego marszałka Sejmu, Wziąłbym takiego drania za krawat, za filar wyprowadził i powiedział – Chuchnij no, poseł, jeżeli tylko mało-wiela alkoholizmem by podjeżdżał, ledyki macie poselskie, zniżki tramwajowe i bezpłatny bilet kolejowy bym odebrał, żeby go niedotykalności pozbawić, a potem odwrócić bym mu się kazał i kopniaka w pierwsze krzyżowe zasunął. Wąt siroto bez ojca i matki, jak nie umieść się w Sejmie, jak się należy prowadzić. Ale w ten czas inaczej było. Cały Sejm przez jednego drania się rozjeżdżał i nie można było żadnej sprawy po formie załatwić. Nawet jak Konstytucję 3 maja się uchwalało, trzeba było Sejm w karawkie nabić. A detalicznie było tak. Bojał się król i lepsze posłowie, żeby dranie waciaki nie zaczęli jem szurać przy głosowaniu nad tą konstytucją. To nie mieli innego wyjścia, tylko do Pucu naznaczyli posiedzenie na 5 maja, a w tym trakcie po cichu trzeciego się zjechali i całe te roboty bez tamtych łobuzów odwalili. Tamte przyjeżdżają piątego. A woźne w Sejmie w śmiech, że niemożebnie w karafkie zostali nabite i kota im pognali. Ale cóż, konstytucja była dobra, różne prawa pozaznaczała, że nasza kochana Polska mogła się była jeszcze wyratować, ale sąsiedzi do tego nie dopuścili. A najgorszy był, ma się rozumieć, szkop. Cara zbuntował, Austrię cholerę napuścił. I wszystka trzech się za nas wzięli. Kościuszko walczył, szewcki-Liński zdrowo się z warszawskimi remiechami na starówce namęczył, Józiek Poniatoszak chciał także samo odrobić to, co Stryjo naknocił, ale się koniec końców uszarpali. Juzek różnie próbował, w jakiś czas potem z niejakim napoleonem się spomknął, któren w tym czasie za dużego kozaka był i całej Europie knoty zasuwał. Ale koniec końców leżał jak neptek. A Poniatoszczak życie przy niem stracił. Bo Napoleon jak spod Lipska pryskał, most za sobą wysadził w powietrze i koleczkę na drugiej stronie zostawił. Nadmieni jeszcze tylko, że Stanisław August w mieście Petersburgu jako bezrobotny umarł. I na tem zakończę barłożenie o polskich królach. Wybierzem się tylko jutro rzucić okiem na zamkowe gruzy, na pałac Józia pod Blachą i zobaczę, jak tam z ruchem na trasie WZ. Pod miastem Gronwaldem historyczne knoty dał krzyżakom. Otóż, uważasz mnie pan, ten Jagiełło nie od razu za króla polskiego się został, tylko się jako kawaler, jak to mówią, wrzenił w interes. Królową była u nas w tym czasie jedna panienka na wydaniu, niejaka jadwiga. Ponieważ że Posak miała niewąski, a także samo osobiście dała się lubić i bardzo jej było twarzowo w koronie. Starających miała do nagłej krwi i trochę. Oprócz Jagieły, między innymi uderzał do niej jeden szkopiak z Wiednia rodem, niejaki Wiluś, bo oni cholery przeważnie Wilusie. I tu z przykrością musiem zauważyć, że na razie Jagieło był u Jadwigi fatalnie przegrany. Wiluś ładnie się nosił, łeb miał stale i wciąż zaondolowany. Walczyka wiedeńskiego ładnie odstawiał. Usta milczą i nad modrem Dunajem cienkim głosem Jadwidze śpiewał. I różne prezenta jej odpalał. Po większej części bukiet samych róż i kolońskie wodę z potrójnym zapachem. Dla przyszłej teściowej znowuż butelki gorzkiej wody Franciszka Józefa zawsze miał przy sobie. A Jagieło, mężczyzna poważny w średnim wieku, jak już przytargał coś z sobą, to albo dwa kila litewskiej kiełbasy, albo literek żubrówki z trawką w środku. My oba wiedzielibyśmy, co z tym zrobić, ale Jadwiga wolała kolońskie wody. Rzecz gustu i nie będziemy jej za to pod krytykę brali. To też Jagiełło, który do Krakowa ze swoim stryjecznym braciszkiem Witoldem z Wilna w konkury przyjechał, na ksiutach pod floriańską bramą nieraz ją z tym wiedeńskim ancymonkiem nakrywał. Aż koniec końców się zgniewał, przyszedł na wawel i mówi do Jadwigi. — Widzę, że to panna Dziunia balona z tym szkopem ze mnie odstawia. To w taki sposób mówi się trudno i wysiadka. O królewskie posady mnie się nie rozchodzi, bo u siebie w Wilnie Bogu dzięki mam co zjeść i wypić, i krakowska kuchnia a poza jedno może kiełbasą nie powiem, żeby znowuż taka ważna była. Rozchodziło mnie się o to, żeby Litwinów pochścić, które za poganów do dziś dnia chodzą i wstyd mnie w towarzystwie robią, bo jak się należy świętych nie mają, tylko do różnych węży się modlą. A co to za święty, który człowieka podczas nabożeństwa w pierwsze krzyżowe może ugryźć, także w krótkich abcugach zakituje? Ale trudno się mówi, niech ta moje rodaki w dalszym ciągu do węży przewracał i na polu bitwy żywego ducha nie było. Polatał po mieszkaniu, pokrzyczał, lampę pałaszem niechcący zbił i wolens nolens wszyscy znowuż na spoczynek musieli się udać. To Totyż jak za króla się został, ciężkie czasy nastali. Przodki cięte na niego jak wielkie nieszczęście nazywali go gnuśny. To znaczy próźnia, leń, śpiąca królewna, koń Pana Jezusa, lebiega niewidymka i temuż podobnież. Ale co z tego, kiedy sąsiedzi pozabierali nam, co się dało? Każden łapał co było pod ręką. Czesi, nie cesi, Węgrzy, nie Węgrzy, podwadzali nam gronta na cały legurator. Nawet Duńczyki przytaskali się z końca świata i przykaraulili nam pomorze. A w dużym stopniu żona cholera temu była winna. Zaczęła chmyte z pościeli podnieść, do zajęcia rano wysłać, mówiła. — Niech śpi, niech go szlak trafi z jego całym państwem, bo muszę panu nadmienić, że to była Reichsdojczka, rodem z Berlina, która naumyślnie za tego Flimona się wydała, żeby nas zniszczyć. Nazywała się Ryksza. — Ale chwileczkę, panie Teosiu — przerwałem wykładowcy — Widzi pan, że miałem rację twierdząc, iż żona popiela nie nazywała się Ryksa. To było imię małżonki Mieczysława Gnuśnego, a zatem dziadek pański się mylił. Pan piecyk popatrzył na mnie z ironią, po czym rzekł spokojnie: Tak pan myślisz? Możliwe, chociaż kto wie. A teraz powiedz mnie pan, czy o wiele moja małżonka ma na imię Julcia? Sklepicarz na targówku niejaki Kropidłowski nie może posiadać żony Julci? Mnie się zdaje, że może, a nawet na murma, bo niedalej jak wczoraj pogotowie go zabrało do przemienienia pańskiego skutkiem dlatego, że ta dana osobistość zaprawiła go przez sercowe zazdrość kilowym gwichtem w ciemię. Modna jest dzisiaj Julcia między kobietami, modna w dawniejszym czasie była ryksza. Umilkłem zawstydzony, a pan piecyk odchrząknął i wykładał dalej. Otóż więc ta dana ryksza, z chwilą kiedy mąż się przeniósł do Alei Sztywnych, zaczęła się u nas rządzić jak szara gęś. Podatek na kawalerów nałożyła, w koronie od rana do nocy po mieście ganiała. Za sprawonkami w koronie, do cukierni na plotki w koronie i w ogólności wszędzie tem królewskim nakryciem głowy szyk wyzwanie mu posłali. Albo wracasz król do roboty, albo won z posady bez trzymiesięcznego wymówienia. Innego się zgodzi, nie brak bezrobotnych królów na świecie. Ale Walery tak się temy flakamy, spulpetamy wystraszył, że za żadną cholerę nie chciał się wrócić. Tenczas zebrali się ministrzy i mówią, pies z niem tańcował, nie to nie, nasza Andzia będzie u nas za królowe. Ta Andzia to była uważać Pan, Jagiolon szczanka z domu, siostra Zygmonta Augusta, panienka, jak to mówią, w starszym wieku, ale jeszcze na chodzie. Została się za królowe i muszę przyznać, że rządziła pierwsza klasa z przybudówką. No bo jeżeli weźmiem to życiowo, Ktoże mógł się jej sprzeciwić? Jeżeli o wiele każden z nas, jak ma się z żoną przekomarzać, wolę uszy po sobie położyć i powiedzieć — Tak, tak, masz rację, tylko stul mordę, najdroższa, bo głowa mnie od tego pęka — to masz pan pojęcie, co się musiało dziać, jak taka starsza kobieta w koronie na głowie przyszła na radę ministrów i zaczęła ich pod krytykę brać, że źle rządzą? Z góry na wszystko się zgadzali, tylko każdy uważał, żeby czasem berłem w ciemie go nie zaprawiła. Ale znudziło się jej, ma się rozumieć, za samotne królowe być, bo mówi. E, za dużo mam roboty, nie wiem za co się wpierw łapać, czy do sejmu lecieć, czy na jesienne maniebry wojskowe jechać, czy prania dopilnować, a do kuchni także samo trzeba zajrzeć. Bo masła za dużo wychodzi, a rasy, czyli perskie dywany, obowiązkowo muszę samodzielnie ze ścian pozdejmać i wytrzepać, jak się należy, bo mule się wdadzą i za sto lat potomki mnie obszczekają, że Anna Jagielonka była Flądra. Ale tak między nami mówiąc, przypuszczam, że rozchodziło się jej także samo troszkę o tak zwane szczęście małżeńskie czyli że miała życzenie własnego męża posiadać, któremu można by było łeb suszyć skolko ugodno, a on by nie mógł się podać do dymisji jak ministrzy. Skopiowała ma się rozumieć do gazet zagranicznych ogłoszenie matrymonialne w te słowa. Panna od lat czterdziestu. Nie dzisiejszych poglądów w braku znajomości poszukuje pana w średnim wieku może być młodszy do dobrze prosperującego królewskiego interesu w kraju rolniczym. Małżeństwo niewykluczone, oferty tylko poważne z fotografią, szutanne w naftalinę, szpicbródkę i angielskie wąsy sobie zapuścił i z parafii na plac zamkowy się przeprowadził. Ponieważ, że jako osoba duchowna znajomości wśród tak zwanej płci pięknej nie posiadał i nie chciało mu się za długo w konkury uderzać, gotowy żony po nieboszczyku sobie wziął, czyli że z bratową się ożenił. Raz, że w królewskim fachu była oblatana, po francusku władała tak jak po polsku i mogła męża nieraz w interesie zastąpić. Tylko niedobrze się stało, że się Jan Kaźmierz przy drugiej posadzie upierał. Mianowicie koniecznie chciał także samo i za szwedzkiego króla się zatrudniać, ponieważ, że po jakimś dziadku mu się to należało. Dziwić się jemu za faktycznie nie może, bo królewska dodatkowa pensja była niewąska, a także samo deputat w szwedzkich zapałkach, nie lechy. Jakiś tam jego pociotek, który na tron szwedzki w tym czasie bezprawnie nasiły się w tranżolu. Po dobroci nie chciał z tej posady ustąpić i na dobitek jeszcze mu w listach pisał. Proszę księdza proboszcza. W ten deseń do wojny ze Szwecją doszliśmy. Niezależnie różne drobnicze sąsiedzi też zaczęli się do nas przyczepiać, i Polska zmuszona była się bronić na wszystkie strony, i nastąpił tak zwany potop. W tych warunkach nic dziwnego, że w krótkim czasie Warszawę Szwedzi zajęli, król zmuszonym był na ziemię odzyskane wyjechać, a Szwedzi niemożebnie w całym kraju rozrabiali. W ten czas to pierwsze zdojcze się u nas pojawili i blad ze Szwedami trzymali. Jednym słowem rozpać i ciemna mogiła. Tak było aż do czasu, kiedy Szwedziaki pod Częstochowę przyszli. Tam niemożebne knoty od księdza Kordeckiego otrzymali w samo Boże Narodzenie i do zakopanego na kurację zmuszono byli się udać. Górale wzięli ich swoje obroty. Za mały kurs po krupówkach po czterysta złotych od nich brali, a do knajpy w Dolinie Kościeliskiej tysiąc dwieście do tysiąca pięciuset. Resztę forsy u Jędrusia zostawili i bose i nagie piechotą do Warszawy musieli zasuwać. Koło Poronina górale się na nich zawęgłem naszykowali i takie mantojem spuścili, że żywa dusza nie wyszła. Ksiądz Kordecki zrobił początek i od tej pory kto co miał pod ręką grzał szwedów, czym popadło. Taki jem Polska zrobiła potop, że rzadko który wypłynął. Od tej pory minęło ładne parę lat, za koleżków ze Szwedami jesteśmy, na kaszel lekarstwa nam przywożą, węgiel od nas ku półdniem wieku. Jak już przytargał coś z sobą, to albo dwa kila litewskiej kiełbasy, albo literek żubrówki z trawką w środku. My oba wiedzielibyśmy, co z tym zrobić, ale Jadwiga wolała kolońskie wody. Rzecz gustu i nie będziemy jej za to pod krytykę brali. To też Jagieło, który do Krakowa ze swoim stryjecznym braciszkiem Witoldem z wilna w konkury przyjechał, na ksiutach pod floriańską bramą nieraz ją z tym wiedeńskim Ancymonkiem nakrywał. Aż koniec końców się zgniewał, przyszedł na wawel i mówi do jadwigi. Widzę, że to panna Dziunia balonastem szkopem ze mnie odstawia. To w taki sposób mówi się trudno i wysiadka. O królewskie posady mnie się nie rozchodzi, bo u siebie w Wilnie Bogu dzięki mam co zjeść i wypić i krakowska kuchnia a poza jedno może kiełbasą nie powiem, żeby znowuż taka ważna była. Rozchodziło mnie się o to, żeby Litwinów pochścić, które za poganów do dziś dnia chodzą i wstyd mnie w towarzystwie robią. Bo jak się należy świętych nie mają, tylko do różnych węży się modlą. A co to za święty, który człowieka podczas nabożeństwa w pierwsze krzyżowe może ugryźć, także w krótkich abcugach zakituje. Ale trudno się mówi, niech ta moje rodaki w dalszym ciągu do węży litanie odmawiają, do choinek w świętych lasach się modlą i u wajdelotów lotów zamiast u naturalnych księży spowiadają. Milcz serce i moje uszanowanie, idę na stację po bilet do Wilna dla mnie i dla braciszka. A trzeba panu szanownemu wiedzieć, że Jadwiga była nadzwyczaj pobożna i ogromnie się temy wężami martwiła. To też przykro jej się zrobiło i zgodziła się za Jagiełowę zostać. Z miejsca Wilusiowi kota popędziła, mędryki w parafii wyrobili, wyciągi z ksiąg ludności w komisariacie poświadczyli i był ślub. Już na drugi dzień Agieło Wajdelotów do Mamra Świętych Węży drani do zoologicznego ogrodu opylił, a Litwinów dawał ich chrzcić. Na zachętę każdy jeden nowych sześcian garnitur i parę kamaszy otrzymał. Przydziałowe to byli kompleta z ale zawsze lepsze niż skórki królików, w których przedtem Litwini chodzili. Jak ją pan naciągłeś naprzód, to z tyłu panu cielesna autonomia wyłaziła. A na odwrót jeszcze gorzej. Wiluś chudra, cięty, że mu się taka partia wymkła. Bo już był pewny, że się na Wawel w tranżoli i co się da z mebli, a także samo lanszaftów do Niemiec wywiezie, po leży malowało się zadowolenie i jakby duma. Co pan tu robi, panie Teosiu? zagadnąłem dawno niewidzianego miłego znajomego. Na dole byłem, na sztacie zobaczyć, jak robota przy tym nowym Kierbedziu leci. No i jakież pan wyniósł wrażenie? Starają się chłopaki, owszem, nie można powiedzieć, i tak Bogiem ma prawdą, zaczyna mnie się ta cała kombinacja podobać. Z początku myślałem, że to wszystko do cholery będzie podobne. Tranwaje i samochody, za czym pod górę na krakowskie, żeby do dziury w ziemi wjeżdżali, i dopiero na miodowej, żeby ni z tego, nizowego wyskakiwali, zdawało mnie się to niepoważne. A teraz widzę, że owszem, że to może być nawet niezłe. Na przykład Józia kamice będzie ze wszystkich stron widać, a do tej pory była schowana. Jakiego Józia? zapytałem zaintrygowany. To pan nie wie, że ten dom pod zamkiem do poniatościaka Józia należał? Król mu go postawić kazał, żeby miał na wydatki. Nie rozumiem. Starożytnej historii pan w taki sposób nie znasz. Ale za dużo by o tym było trzeba gadać, gorzej, że inszy król, niejaki goździk, w robocie tej trasy WZ przeszkadza. W jaki sposób? Posłuchaj pan, to się pan dowiesz. Jednego razu przyleciało na tę budowę parów starszych facetów z brudkami i w okularach i zaznaczają, żeby przestać kopać dziurę dla tramwaji maszynami tylko ręcznie za pomocą łopat. Bo podobno parę tysięcy lat temu nazad za króla Goździka było w tym miejscu jakieś miasto i meble się po nim zostali. Faktycznie, jakby taka parowa kopaczka wjechała królowi Goździkowi do stołowego pokoju, mogłaby całe urządzenie w drebie zgiros zbebeszyć. To roboty zostali wstrzymane, a uczone faceci szukają rzeczy po nieboszczyku Goździku. Raz krzyk zrobili, że znaleźli cmentarz z tamtych czasów. A trzeba panu wiedzieć, że te staroświeckie Warszawiacy nie chowali nieboszczyków w trumnach, tylko podobnież w garnkach, czyli tak zwanych urynach. Toteż jak te profesorowie znaleźli w gruzach garnek z kośćmi, mało ze skóry z radości nie powyskakiwali. Porozkładali te kości na słońcu. I dawaj się jem przyglądać, mierzyć salówkami i fotografie z nich zdejmać. Ale przyszła jakaś baba, garnekiem odebrała i zaznacza. To moje naczynie, mówi, w tem miejscu na Marię... Trio Józia Poniatoszczaka. Wszyscy dobrze pamiętamy żelazne figurę gołego faceta z pałaszem w ręku, który na koniu przed saskiem ogrodem do samego powstania siedział. Był to książę Józef Poniatowski. Przerwałem mimo woli panu Piecykowi jego kolejny wykład o naszych dziejach. Spojrzał na mnie z wyrzutem i mówił dalej. Rzecz jasna, że nie Kopernik, otóż więc obecnie o nie będziemy mieli zaszczyt parę słów zaznaczyć. Ale tylko pokątnie. Główne mowę będziemy zawalać o jego stryju, którym po wykitowaniu Augusta III tronkowego za króla u nas się został. Zaczniem dlatego od bratanka, że stryjo nie cieszy się u nas tak zwaną opinią. Po prostu w charakterze króla, mówiąc naukowo, był cholerę wart. Na dyrektora bosu kwalifikacje posiadał. Kto wie nawet, czy by jako prezydent miasta Warszawy nie obleciał, ale na króla był w tamtym czasie za frajer. Za to młody poniatoszczak, ten w prześcieradle, dał się całej Warszawie lubić. I po mojemu pomnik mu się przed Saskiem Ogrodem należy. Niekoniecznie na goło, bo to faktycznie wstyd przed zagranicznymi gośćmi, które często tamtędy przyjeżdżają, żeby nasz bohater narodowy za takiego rozmamłanego lebiegie konnej jazdy używał. Dlaczego w ten sposób został odrobiony, nie wiadomo. Są dranie ludzie w Warszawie, które mówią, że było jednego razu tak. Że książę ciut ciut pod muchą w samym prześcieradle na konia skoczył i z plaży poniatówki do generalnego sztabu tak letko ubrany zasunął. I podobnież na te pamiątki w ten deseń przez jakiegoś zagranicznego rzeźbiarza odrobiony został. Ja tam nie wierzę, żeby tak być mogło. Ale nawet o wiele tak, no to co. Poniatoszczak ułan był, chłop równy jak rzadko, mógł sobie czasem pozwolić. To co? To mamy mu teraz paręset lat dokuczać? Kto ma prawo? Chyba rodowita właściwa żona. Ale książę, nie frajer, w kawalerskim stanie do końca życia się znajdował. I owszem, zgadzam się, że jako figura w publicznym miejscu stojąca w dzisiejszym moralnym czasie wydźwięku nie posiada. To też powinno mu się dorobić łańską czapkę. W ten czas Bolesław telegramy pchnął do głogowiaków, żeby się poniekąd trzymali, aż on z polskim wojskiem nadleci. Głogowiaki bronili się na medal. To jak Szkop widzi, że nie da rady miasta zdobyć, numer jeden łobuzerski wynalazł, który później Hitler w warszawskim powstaniu powtórzył. Małoletnich dzieci drań w charakterze zakładników połapał, do swoich staroświeckich tanków poprzywiązywać, kazał i jadzie. Ale głogów i tak się nie dał. Widzi Hendryk, że wszystko na nic, że to oblężenie do tak zwanej uszarganej śmierci może się ciągnąć. A tu wtrajać na polu nie ma co. List do Bolka skopiował, żeby mu ministra spraw zagranicznych przysłał. Bo chce pokojowe konferencje zacząć. Posłał krzywo usty do niego, niejakiego skarbka. Wchodzi skarbek do pałatki, w której cesarz siedział, kłania się i zaznacza dyplomatycznie. Moje uszanowanie, co słychać, jak się pan szanowny czuje po tych knotach pod głogowem i temuż podobnież. Cesarz udał, że nie zrozumiał, że go skarbek zagiął i nadmienia. — Owszem, dziękuję. Doskonale mnie idzie, ale już śpieszę się do Berlina, bo ma w niedzielę gości i w taki sposób, co do tego hołdu, możemy się ułożyć na pięćdziesiąt procent. — Przypuszczam, że wątpię, żeby się król zgodził, bo jakżem wyjeżdżał, zły jak wielkie nieszczęście po tronowej sali tam i nazad latał — Krzywił się fatalnie i mamrotał do siebie. Groszał obuzowi nie dam. Nie wiem, czy detalicznie waszą cesarskie mość brał pod uwagę, ale w każdym razie było widać, że żadnych wydatków w najbliższym czasie nie zamiaruje robić. Szkopa mało szlak na miejscu nie trafił. Zaczął się odgrazywać, że z torbami bolka puści, że go zniszczy na glanc. I żeby pokazać, jakie fundusze na to posiada, kazał przynieść kuferek z biżuterią. Zajrzał nasz minister do kuferka i w te odzywa się słowa: Owszem, niczego sobie sztuki nie można powiedzieć. Chociaż kursy na twarde i złoty szmelc mocno spadli. Warte to jeszcze ładne parę groszy, ale my, Polacy, kochamy się w wyrobach żelaznych. Jak na przykład pałasze, piki, bagneta i inne szpikulce, bo można tem, w razie czego nieprzyjacielowi łeb poprzecinać. tyż było nie było, Zajwaniał. k sercowej znajomości nie chciała skończyć i krugą wieprzowe kotleta mu na wieże posyłała. Wróżki i cyganki po staremu do niej przychodzili i co się dało z rzeczy wynieść, wynosili. Także samo na rajce do magla latać nie przestała. A już najgorsze, że salonowego alibi nie mogła się nauczyć i stale i wciąż z pyskiem do króla wyskakiwała i dobrego słowa nigdy od niej nie usłyszał. Tylko furt. Stary i stary, stary dajmie forsy na kapelusz, stary niechrab, stary to, stary tamto. Tak się rozniesło to po całej Polsce, że nikt inaczej o królu się nie wyrażał, tylko stary. I tak już zostało, że my, historyki zmuszone, jesteśmy także samo Zygmuntem starym go nazywać. Ale na tym nie koniec. Własne synowy arszenikiem na szczury otruła, bo się jej nie spodobało, że syn się z szemreną wdówką, przystojniaczką niejaką radziwiłówną z domu ożenił. Wdówka była oblatana i nie dała sobie pani starszej za zanadto podgrymaszać. Jak już nie mogła z boną wytrzymać, obcinała ją w te słowa: A przymknij się, mamusia, na pięć minut, bo tu nie magiel ani brama, tylko stołowy pokój. Niby takiego trąfa jej zasuwała na te konto, że służba domowa lubi sobie w tych dwóch miejscach gadki założyć. Rzecz naturalna, że bone cholera na to brała, kupiła za złotówkę trucizny i w leniwych pierogach synowej podała. Wszyscy się od razu zmiarkowali, co i jak się stało, i jak się kapusie z urzędu śledczego zaczęli kołobony kręcić, w nocy okradła Wawel do suchej nitki i nazad do Rzemu za lewym paszportem najechała. Próbował nasz rząd później te force, rzeczy i pościel odebrać, do sądu podał Musoliniego, ale adwokaci tak całe sprawę zastrzekali, że Musolini wyparł się w żywy kamień i kamfora. Panie Teosiu, przerwałem wykładowcy. Pańscy słuchacze zarzucają Panu, że zbyt jednostronnie oświetla Pan nasze dzieje, że mówi Pan tylko o królach. Czy nie zechciałby Pan, omawiając Złoty Wiek Zygmuntowski, zobrazować pokrótce wspaniały rozwój naszej ówczesnej kultury i nauki? Można, odparł Pan Piecyk z powagą. W tym czasie. Dyrektorem Pimu, czyli Ministerstwa od Przypowiadania wiatru, deszczu i Inszego gradobicia, był niejaki kopernik, który do dziś dnia w charakterze figury z koszykiem w ręce na słupie naprzeciwko Świętego Krzyża siedzi. Otóż uważasz pan ten kopernik, ponieważ że wszyscy byli na niego cięte, bo się. Prze... Król drzewo odstawił pod ścianę, spojrzał na szkopów, jak na wariatów i zaznacza. A cholera, że mnie do tego, że was lejo, Co ja z wami na jeża strzyżone? Dzieci chciłem, czy jak? Żeby dla waszych pięknych oczów rolniczą rozrywkę rzucać i tłuć się na drugi koniec świata? A jak wiśniowie trciakowi kamieniec turki odbierali, toś tam mu pomogli? Paszli, że wąt, nie denerwujcie króla rycerza. Dosyć mam już być za przedmurze chrześcijaństwa. Na letniakach chcę se trochę posiedzieć. Ale szkopy, szemrane cwaniaki, wstali z kolan, otrzepali portki ziemi i nadmieniają. No dobra, nie to nie, niech tam turecki sultan w dalszym ciągu po haremie chodzi. Trzysta sześćdziesiąt pięć żon po łopatkach klepie i śmichy chichi sobie uskutecznia, że takich sobieskich to trzech na kilo u niego wchodzi, że z przedmurzem lipa. Jednym słowem, że król dlatego pod Wiedeń nie chce jechać, bo mojra odczuwa, dał się naciąć w sobieski, obsztorcował sułtana, Austriaków, piekło w całym domu zrobił, że aż szyby dzwonili, ale koniec końców wsiadł w kolejkę i do Warszawy, do generalnego sztabu pojechał. Kazał ogłosić mobilizację i jazda pod Wiedeń. Podobno Maria Kazimiera maczała w tym ręce, zauważyłem nieśmiało. A jeżeli o wiele nawet tak, to co? Jak żona łeb dzień i noc mężowi przez tydzień suszy, to można jej takiej drobnostki odmówić? Dużoś pan takich mężów widział? Zamilkłem, a pan piecyk mówił dalej: Zły jak wielkie nieszczęście przyjechał król pod ten Wiedeń, wjechał z ramy na takie górki. Konia na hajem i na dół. Sultan jak raz w pałacce siedział, kawę po turecku popijał, a jedna żona przed nim tańczyła polkę z wężem. A tu pałatka się przewraca i wlata na koniu sobieski. Jak zobaczył sultana, przypomniało mu się, co Austriaki mówili i krzyczy. Ach, że ty kawą spusamy sprycowany, coś ty za głodne kawałki opowiadał, kogo u ciebie trzech na kilo wchodzi, a potem do sułtanowej zaznacza, pokaż panie na chwilkę tego węża. Odebrał jej węża, zakuper go i luniem sułtana w mordę, raz, drugi, trzeci, aż wąż zakitował. A sułtan spuch równo na obydwie strony. No nie, to już pan chyba przesadza. Ani historia, ani legenda żadna o takim fakcie nie wspomniało. Brudy niemożebne w całym domu zapuściła, od czego myszy się wkradli. Narzekał nieraz popiołek, kamaszamy, zamyszamy, ciskał i storcował żonę, że pułapek nie zastawia. Ale nie mógł nic zrobić, bo sam stale i wciąż przy butelkowaniu złotej renety był zajęty. I tak sobie te myszy go pozbadli, że na koronie mu siadali, w chowankie mu się po kieszeniach bawili i w komórki do wynajęcia. I wiesz pan, jak się skończyło? Wiem, myszy popiela zjadły. Właśnie tylko korona, berło i podkówki od butów po niem się zostali. Na te pamiątki urządza się teraz w Warszawie raz na rok uroczystość odszczurzania. Tylko o to się rozchodzi, żeby się młodzież historii nauczyła, bo szczurom to podobnież nic nie szkodzi. Otóż więc jak myszy popiela nam w Troili, nie posiadaliśmy chwilowo żadnego króla i bardzo się nasze przodki z tego powodu truli, ale nikt na takie niebezpieczne posadę nie lefrektował. Długo to się ciągło, aż koniec końców piast niechcący w ten interes wleciał jak śliwka w komput, a stało to się w następujący deseń. Ten ów piast był podobnież z fachu kołodziej i nieduży warsztat niedaleko Poznania prowadził, a miał, uważasz pan, syna, który fatalnie fryzjera się bał. I za żadne pieniądze do rezury nie dał się zaprowadzić Chociaż siedem lat już skończył i włosy szczeniakowi takie urośli, że same warkociki mu się zaplatali Zgniewał się ten pias jednego dnia i zaznacza Dosyć mam tego do wielkiej niespodziewanej grypy, muszę Zyzia ostrzyć Bo jemu Ziemowit było na imię, ale w domu wołali go Zyziek Pożyczył gdzieś chłopina maszynkie, chłopaka załę, pręcznikiem szyję mu obwiązał i strzyże. A tu się drzwi otwierają i wchodzi dwóch młodych facetów. Patrzy piast i myśli: Co za cholera! Coś tak jak skrzydła pod jesionkami mają. Anioły, nie anioły, podróżne, nie podróżne, ale oni, uważasz pan, mowę zawalają, że ten ów strzyżony. W tym trakcie dzieciak za króla się zostanie. Słuchał pias tego bajeru jakiś czas, aż koniec końców się pyta. A panowie szanowne właściwie kto takie? Jak to kto? To pan nie znasz? Cyryla i metodego? Spies przykro jej się zrobiło i zgodziła się za Jagiełowę zostać. Z miejsca Wilusiowi kota popędziła, mędryki w parafii wyrobili, wyciągi z ksiąg ludności w komisariacie poświadczyli i był ślub. Już na drugi dzień Agieło Wajdelotów do Mamra świętych węży, drani do zoologicznego ogrodu opylił, a Litwinów dawał ich ścić. Na zachętę każdy jeden nowych chrześcijan garnitur i parę kamaszy otrzymał. Przydziałowe to byli kompleta z ale zawsze lepsze niż skórki królików, w których przedtem Litwini chodzili. Jak ją pan naciągłeś naprzód, to z tyłu panu cielesna autonomia wyłaziła. A na odwrót? Jeszcze gorzej. Wiluś chudra, cięty, że mu się taka partia wymkła... Bo już był pewny, że się na Wawel w i co się da z mebli, a także samo lanszaftów do Niemiec wywiezie, poleciał na skargę do Krzyżaków. Krzyżaków także samo cholera ciskała na te małżeństwo, bo zamiarowali Polskę i Litwę po kolei wykołować, a teraz boję się, że same poważny wycisk od Jagieły mogą otrzymać. Toteż zaczęli się do wojny szykować, ale Jagieło nie frajer. Zebrał, co się dało wojska i jazda na nich. Król w pałacce jak raz siedział z Witoldem na polu bitwy pod Gronwaldem, a tu kołdra, co w drzwiach wisiała się, podnosi i dwóch krzyżaków wchodzi, pierzynę z sobą przynieśli, a na niej dwa pałasze. Król się na familianta spojrzał, a ten znowuż na niego i myślą, na cholerę oni te pościel tu wnoszą. A krzyżaki się ukłonili i zaznaczają. Te pałasze proszę króla, tośmy na to przynieśli, żebyś się król miał czym bronić. Ten Witold był czarny, kindziorowaty i znakiem tego raptusz. Poderwał się z krzesła i mówi, Władek, drakie z nas robią, nie wytrzymam. Ale je go posadził i zaznacza, tylko bez nerw. Ja się tu zaraz z nimi oblecę. I odpowiedź daje, że się te pałasze przydadzą, żeby jem większe knoty spuścić. I tak się stało. Taki dostali wycisk, że zjeżdżali spod Gronwaldu, a siejem komrze wiwali. Ale nie od razu. Litwini na razie zdrefili i chodu. Jeden krzyżak z rudą brodą, jak to widzi, zdzielił konia na hajem, pikie nastawił i leci prosto na króla, który z boku stojał i na bitwę kapował. Był to, zdaje się, rycerz niemiecki Dipold Kiekierzycz von Dieber, wtrąciłem. Przypomniawszy sobie nagle zapamiętane jeszcze ze szkolnych czasów dziwne to nazwisko: Wy tego nie zauważy, bo przyzwyczajony jest tak nogami przebierać, żeby mu ziemia nie uciekła. Ale mało wiele, przebywając na gaziku, od razu widziem, że wszystko się kręci: domy, nie domy, latarnie, nie latarnie. A jak się zatrzymamy, ziemia na nas nie czeka, gania dalej, a my się przewracamy na mordę. Tak powiedział Kopernik. Król w kolczykach. Patrz pan na tego frajera ze szpicbródką w damskim kapeluszu z rajeramy oraz w marszczonym muślinowym kołnierzu z broszką i kolczykami w uszach. Chociaż tu na fotografii tego nie widać, ale skaśmie Bóg, nylony musiał mieć na nogach i pantofelki na francuskim obcasie. To jest, uważasz pan, niejaki król Hendryk Walery. Tu pan Piecyk niechętnym ruchem rzucił na stół matejkowską podobiznę Henryka Walezjusza, pierwszego z naszych obieralnych królów w pięknym ówczesnym stroju francuskim. Ten Walery, uważasz pan, nastał u nas za króla dlatego, że Zygmunt August jako bezdzietny wdowiec życie zakończył i na nim jagielońszczaki mądre i równe faceci się w Polsce w charakterze królów skończyli. Zygmunt August, jak mu cholera mamusia, czyli Bona, żonę Leniwemy Pierogamy Strua, stale i wciąż o nieboczce myślał i za pomocą niejakiego Twardowskiego na kogucie duszę jej w ciemnym pokoju miał życzenie oglądać. Twardościak to był cwaniak niemożebny i jako czarodziej fachowiec pierwszej klasy. Królika z kieszeni królowi wyciągnąć albo klatkę z kanarkiem za kołnierza mu wyjąć, to była dla niego mucha. W dzisiejszym czasie my, ludzie po szkołach kształcone, wiemy, że to jest tylko apteczne złudzenie ludzkiego oka i za nadto się w karafkę nabijać nie dajemy. Ale staroświeckie nasze przodki myśleli, że twardoższa sitwę z diabłami trzyma i dlatego te różne sztuki odstawia. Także samo wierzyli, że on na naturalnym kogucie jeździ. A kogut był z dykty wyszykowany i w środku rower się znajdował. Twardoski pedały przyduszał i w ten deseń na tym kogucie zapychał. Z tym wywoływaniem ducha Barbary Radziwiłówny, rzecz naturalna, także samo był Semrany Kant. Ale ponieważ że królowi to przyjemność robiło nie może do Twardowskiego pretensji z plaży poniatówki do generalnego sztabu tak letko ubrany zasunął i podobnież na te pamiątki w ten deseń przez jakiegoś zagranicznego rzeźbiarza odrobiony został ja tam nie wierzę żeby tak być mogło ale nawet o wiele tak no to co Poniatoszczak ułan był, chłop równy jak rzadko, mógł sobie czasem pozwolić. To co? To mamy mu teraz paręset lat dokuczać? Kto ma prawo? Chyba rodowita właściwa żona. Ale książę, nie frajer, w kawalerskim stanie do końca życia się znajdował. I owszem, zgadzam się, że jako figura w publicznym miejscu stojąca w dzisiejszym moralnym czasie wydźwięku nie posiada też powinno mu się dorobić łańską czapkę, perelinę na futrze, także samo mundur. Koń obowiązkowo musi mieć siodło i kantar, ale postawić go na starym miejscu się należy. Gadają, że obszarnik ziemiańskiej branży, ale to było dawno, dzisiaj do średnich chłopów co najwyżej by się zaliczał. Już by się urząd skarbowy tem zajął. Poniatoszczak jako kawaler, w łanach służył i znakiem tego oliwa był nastajaszczy i różne rozróbki po Warszawie uskuteczniał. Co i raz do króla przylatał ktoś z rachunkiem, a to kielner z renesansu, a to bursiak za kwiaty dla jakiejś artystki, a to znowuż nieboszczyk kieliński za lakierowane oficerki bo trzeba panu szanownemu wiedzieć, że poniatoszczak ubrać się lubiał i nosił się jak lalka. Nie wało to koniec końców króla, kazał go zawołać jednego razu i mówi — Józiek, jak pragnę zdrowia, co ty chcesz, stryja, storbamy puścić, czy jak? — Ja także samo mam wydatki, tyż lubię sobie przyzwoicie podchromolić, tyż kawaler jestem i na konto wolnej miłości swój ekspens mam. Dla nas dwóch nie wystarczy. Już mnie tu minister skarbu parę razy podgrymaszał. Że dwie pensje naprzód, a kontami wybrałem Tak dłużej być nie może No i ma się rozumieć Pojechał z nim do banku z Kowronka na Bielańskie ulice Zaręczył za nim, pożyczkę dostali I wybudował mu tę chałupę koło zamku Froncik i dwie oficynki Trzy pokoje z kuchnią na froncie sobie zostawisz A oficyny lokatorom się wynajmie Każdego ósmego przejdziesz się po mieszkaniach, komorne zbierzesz i będziesz miał na ochlaj. Więcej o żadnych rachunkach nie chcę słyszeć. I kielner, nie kielner, lubirer, nie lubirer, każdego jednego nas zbite szyje ze schodów własnoręcznie spuszczę. Te słowa tak powiedział Kopernik. Król w kolczykach. Patrz pan na tego frajera ze szpicbródką w damskim kapeluszu z rajeramy oraz w marszczonym muślinowym kołnierzu, z broszką i kolczykami w uszach. Chociaż tu na fotografii tego nie widać, ale skaśmie Bóg nylony musiał mieć na nogach i pantofelki na francuskim obcasie. To jest, uważasz pan, niejaki król Hendryk Walery. Tu pan Piecyk niechętnym ruchem rzucił na stół matejkowską podobiznę Henryka Walezjusza, pierwszego z naszych obieralnych królów w pięknym ówczesnym stroju francuskim. Ten Walery, uważasz pan, nastał u nas za króla dlatego, że Zygmunt August jako bezdzietny wdowiec życie zakończył i na nim, jak mądre i równe faceci, się w Polsce w charakterze królów skończyli. Zygmunt August, jak mu cholera mamusia, czyli Bona, żonę leniwemy pierogamy struła, stale i wciąż o nieboczce myślał i za pomocą niejakiego twardowskiego na kogucie duszę jej w ciemnym pokoju miał życzenie oglądać. Twardoszczak to był cwaniak niemożewny i jako czarodziej fachowiec pierwszej klasy królika z kieszeni królowi wyciągnąć albo klatkę z kanarkiem z kołnierza mu wyjąć, to była dla niego mucha. W dzisiejszym czasie my, ludzie po szkołach kształcone, wiemy, że to jest tylko apteczne złudzenie ludzkiego oka i za nadto się w karafkę nabijać nie dajemy. Ale staroświeckie nasze przodki myśleli, że twardoższa ksitwę z diabłami trzyma i dlatego te różne sztuki odstawia. Także samo wierzyli, że on na naturalnym kogucie jeździ. A kogut był z dykty wyszykowany i w środku rower się znajdował. Twardowski pedały przyduszał i w ten deseń na tym kogucie zapychał. Z tym wywoływaniem ducha Barbary Radziwiłówny rzecz naturalna także samo był Semrany Kant. Ale ponieważ, że królowi to przyjemność robiło, nie możem do twardowskiego pretensji wnosić, chociaż kogut. I duch byli lipne. Ale zresztą piezniem tańcował z tym kogutem, rozchodzi się o to, że Walery fatalnie się Polakom nie spodobał. Jak po wyborach przyjechał do nas z Paryża i wysiadł z wagonu pierwszej klasy na stacji w Krakowie, ludzie zobaczyli ten kapelusik ze strusiem, który kupują. A król się odezwał w te słowa. Aby do wiosny! Jeszcze ja się na nich, na jeża strzyżonych, odegram. Przez będą u mnie skakać. I tak też się stało. Na razie nasze przodki byli zadowolnione, bo tam, gdzie Wacek wszedł, batę w każdym mieście założył i czeskie skoki po przydziałowej cenie sprzedawał bez ogonka. Ubrali się wszyscy jak lalki i walej na spacer waleje. Ale po jakimś czasie zaczęli grymasić, że buty maszynowe, że kolor zlazł i temuż podobnie. A najgorsze było to, że słonina zdrożała, bo niemożebny był szmugiel przez granicę się zaczął. Na wiosnę łokietek zaczął powstanie. Fok z w Krakowie niemożebnie wykołował, potem dał fest bańki szkopą, ze szwagrami, braciszkami i dalszą rodziną się pogodził. Na końcu zrobił sztamę z Czechami, że już na wieczne czasy za bratanków się zostaniemy. Bo faktycznie nie ma się o co kłócić. Wy macie batę, a my mamy słoninę i możemy mnie wąsko zahandlować. A jeżeli o wiele będziemy mieli chęć kogoś ponaparzać, to bardzo poręczne pod tym względem są niejakie krzyżacy, które zaczęli już w ten czas Polsce i Czechom podgrymaszać. Krzyżacy to byli także samoszkopy, tylko że w komżach. Ale dzisiaj już nie chcę o nich mówić, bo nie lubię na noc o draniach wspominać. Publicznym słowem przez sen się potem wyrażam i żona ma żal do mnie, że się dzieci gorszą. Naklina do wierzynka. Dzisiaj zmuszeni jesteśmy się zająć tak zwanym kaźmierzem wielkim. Dlaczego wielkim go staroświecki rodaki nasze nazywali tego wiedzieć, nie możemy. Rzecz możliwa, że był to kawał chłopa, jak to mówią, podstawny mężczyzna, a możliwe też, że był facetem honorowym. Zbyle łachmytom nie miał życzenia się zadawać, i obcięte fatalnie koleczki mówili do niego. Kaziek, nie bądź znowuż taki wielki dla nas. I tak zostało. Ale faktycznie jak było, tak było. Dosyć na tym, że w charakterze króla tak się prowadził, że nie da się powiedzieć marnego słowa. Przede wszystkim smykałkę do handlu miał niemożebną, a także samo do budowlanej branży Dryk odczuwał. Bos w ten czas jeszcze nie egzystował i król sam musiał budowy pilnować. I z mularzami się używać, to ty zbudował bezmczyki rozrabiane na świecie ładne paręset lat. Ale koniec końców dostali ciężkie knoty pod Wiedniem od króla Sobieskiego i cafli się do Turcji. Kręci się co prawda jeszcze jeden po Europie tam i nazad, ale chrześcijańskiego narodu nie zaczepia, tylko się na szkopach niemożebnie odgrywa. Wojskowo nie służy. Tylko się za poetę zatrudnia książki i artykuły o Niemcach drukuje, w których strasznie ich zobaczy i na perłowo ze szlaczkiem objeżdża. Patrz pan, jak sporządniał. Ale dawniej inaczej bywało. Zobaczyli nasze przodki, że turki wszędzie się pchają ze swoimi bakaliami, mówią sobie, tak dłużej być nie może. Nie obejrzę się, jak każdy z nas będzie miał po parę ślubnych małżonek i każdej jednej zgadze będzie się musiał tłumaczyć. Gdzie idzie, skąd przyszedł, gdzie do tej pory siedział i na co mu się pieniądze rozeszli. Krewa, proszę, chrześcijan, powiedzieli do Węgrów. Spąknęli się z Włochami z miasta Wenecji i kompinują, jak tu Turkom kota popędzić. Myjem zaleciem od miasta Warny, a wysiadajcie na okręta i zapychajcie na 102 dwa do nasz bez morze. Jak przyjedziecie, wyskoczcie z wody i w kuchnię ich chałwą karmionych. Tak powiedzieli do Włochów, które byli w ten czas narodem handlowym. Wszystko było na oko załatwione. I patrz pan, makaroniarze nawalili. Nie tylko, że same nie przyjechali, ale taka ich prywatna inicjatywa. Wynajęli swoje okręta turkom, które pod te warne niemi zasunęli. W ten desen nie było o czym mówić, i chłopak, jak róża, życie postradał. Ale nie przejmuj się pan, nie wytrwało trzysta lat Sobieski tak się z niemy obleciał, że nie tylko pałatki, konie, czapki jem pozabierał, ale ładne parę kilo świeżo palonej kawy zahaczył, którą ze sobą mieli. Marysieńka nie umiała jej jeszcze w ten czas zaparzać i nieodcedzoną królowi podawała. Na te pamiątki pijem do dziś kawę po turecku, to znaczy się sfusamy. Ale o tym zdarzeniu inszą razą detalicznie panu zaznaczę, jak kolejka do sowieckiego dojdzie. Cały Wawel dzieci. Rzecz wiadomo, że na króla kobiety lecą i każda jedna, żeby nie wiem jaką kalikaturą była, marzy co Warszawy zgodzonego. August III Tronkowy. Jeżeli o wiele teraz rozwiniem ten rulon i rzuciem okiem w prawy winkiel, co tam ujrzymy? Rzekł pan piecyk rozwijając wielki rulon papieru, stanowiący litografię zatytułowaną Poczet królów polskich. Ujrzymy tam mordiastego faceta w białej perudze z filiżanką w tak zwanej lewej górnej końcówce ciała, czyli w ręku. Facet ten to August numer 3, także samo sas. Teraz muszę się zastanowić chwilę, co też może się znajdować w tej danej filiżance. Dzieciom w szkolnym wieku nauczyciele zmuszone są trailować, że filiżanka zawiera białe kawę z kożuszkiem, kakałko, czyli też herbatkę z mleczkiem. Ale my, historycy, wiemy dobrze, że ta owa filiżanka mieści w sobie ćwiartuchne gołdy, czyli snapsa, czyli czystej wyborowej. W najlepszym razie może to być czerwony barszczyk, jeżeli król w czasie zdejmowania fotografii znajdował się po większej rozróbce, czyli ochlaju. A dlaczego możemy to stwierdzić? Dlatego, że wiemy, że ten Augustiak był niemożebny kiżor, czyli oliwa. Niezależnie od tego, miał dużą melodię do żarcia, o czym łatwo możemy się przekonać po walizce, jaką przed sobą nosił i która jest odrobiona na tej fotografii. Za króla sasa rompi i popuszczaj pasa, mówiło się w tym czasie w Polsce, bo szlachcice brali z niego przykład i mułczyli za trzech, a pili za czterech. Ten król, jak sobie podkrochmalił, różne niemożebne grandy w pijanym widzie uskuteczniał. Siadał sobie na przykład pod fontanką w saskiem ogrodzie z dubeltówką w ręku, a magistrackie ciecie kijami od zbierania pagierków, czyli munt sztuków, napędzali od bramy na Królewskiej różną zwierzynę, którą w klatkach z lasu w tym celu przywozili. Byli tam zający, dzikie świnie, wiewiórki i temuż podobnież. A król spod fontanny trzask co i raz do której sztuki z dubeltówki. Możem sobie wyobrazić, co się w ten czas w saskiem ogrodzie działo. Niańki z wózkami do marszałkowskiej albo nieca... Bardzo wzruszające. W Warszawie ruch, krzyk, rozgardiasz, latasz pan jak kot z pęcherzem. A przeprowadzi się pan do Krakowa, z miejsca jest inaczej. Pierwszego dnia wylatasz pan na ulicę warszawskim krokiem, i z miejsca się pan obcinasz, zwalniasz pan. Zaczynasz pan sobie mimowolnie jak wszyscy, langzam pomalutku spacerować. Przestaje się pan uśpieszyć. Oglądasz pan narodowe pamiątki, kościoły, i temuż podobnież. Tu pan wpadniesz na niespory, tu znowuż odwiedzisz nieboszczyków polskich króli, chodzisz pan, chodzisz, zwiedzasz pan te wszystkie grobowce, tak się panu powolutku, przyjemnie na duszy robi, płakać się chce, wsiadasz pan w mały dziecinny tramwaj i na smętasz pan zapychać, plac dla siebie i dla całej rodziny obejrzeć. Takie wzruszające miasto. Za króla Zygmonta tak samo było. Zabawić się nie było gdzie, same kościoły. Król był facetem nabożnym, ale kto, że wytrzyma, krugom na nieszporach siedzieć. A w Warszawie rzecz druga. Fukier przyzwoite knajpę na starówce prowadził, a także samo na saskiej kępie pod dębem i na bielanach ubochenka w gaz można było uderzyć, ma się rozumieć bez nadużycia po królewsku. To też nic dziwnego, że król te przeprowadzki uskutecznił, ale krakowiaki stale i wciąż na niego pyskują. To nie hichi. Hi. Pan Piecyk przynajmniej raz na miesiąc przeprowadza kontrolę robót na trasie WZ. Zabiera mnie czasem z sobą. Ostatnim razem przyszedł po mnie jakoś podniecony i już od progu zawołał. Żywo, żywo, ochajtnij się pan troszkę i posuwamy na krakowskie. Króla Zygmunta podobnie ślada dzień mają ustawiać. Słup już gotów, trzeba go obejrzeć, czy formalny i w ogólności pogonić robotę, bo się boję, że nie zdążą i kompremitacja dla miasta Warszawy wyniknąć z tego może. O wiele dotychczas nie przejmowałem się tym bardzo, a teraz uważasz pan, już czas się pośpieszyć za cztery tygodnie z hakiem otwarcie kołowego ruchu. Dochodziło do tego, że Kaziek nieraz rządzić nie mógł, bo mu berło strzeniaki tak schowali, że tydzień nie można było znaleźć. Zgodził jem król nauczyciela, niejakiego długosza, którem lał ich dyscypliną, ile wlazło. Ale że był w starszym wieku, zawsze mu najechali na krużganek i z procy pestkami od wiśni do niego strzelali. Martwił się król niemożebnie, bo oprócz Charmidru w domu ekspens miał poważny. Jak jednemu kupił łyżwy, to drugi zaraz o nogie się upominał, a kokluś się nie kończył i doktorzy z domu nie wychodzili. To też co, który podróż, zaraz go król gdzieś upychał, najstarszego czechom na króla odstąpił, parów w duchownym seminarium umieścił, a kilka sztuk córek za mąż za różnych zagranicznych hrabiów powydawał. I tak mu się jeszcze trzech największych czwaniaków zostało. I te kolejno za królów u nas potem byli. Janek, Oleś i Zygmunt. Nawet nie można powiedzieć, nie zgorsze to byli dzieciaki, jak podrośli. Dzisiaj zajmiem się detalicznie Zygmuntem, bo najlepiej i najdłużej w charakterze króla się w Polsce zatrudniał. Krzyżaków wykończył na perłowo ze szlaczkiem, także sam najważniejszy z nich przed halą targową, czyli tak zwaną sukiennicą w Krakowie musiał Uklęknąć przed królem i o litość prosić. A Zygmunt na krzesełku sobie usiadł, krzyżackie chorągie z czarnym niemieckim orłem wziął w rękę i mówi. No już, klękaj, taka twoja w tej nazad, bo jak cię tym sztandarem na dębowym kiju zaprawię, to cię przez lejek do trumny trzeba będzie wlewać. Krzyżak się spietrał, trzęsie się ze strachu, ale mówi. Nie mogę, proszę króla, bo w blaszanym, wojennym garniturze się znajduję i jak uklęknę, przepadłem, więcej się nie podniesę. Faktycznie miał na sobie staroświeckie wojskowe ubranie z żelaznej blachy na śruby i muterki zamiast guzików zapinane. Ładne parę pudów wagi i rzeczywiście poniekąd uklęknąć w tej cholerze było przyciężko. Ale Zygmunt zły był na niego jak wielkie nieszczęście, bo z tego krzyżaka kawał drania było i zaznacza: Nic mnie to nie obchodzi. Klękaj i składaj przysięgę, a nie będziesz się mógł podnieść, to cię na taczkach po włoszczyźnie z tego placu za Floriańskie bramy się wywiezie. Jak było, czy się podniósł o własnej sile, czy go też król faktycznie na taczki kazał załadować, Historia detalicznie nam o tem nie wspomina. Fakt, faktem, że musiała chudra uklęknąć. Jeden malarz, niejaki matejko, którym był przytem, całą tę te... czawia ciężkie życie. Chłopina na kantach się nie znał, w Krakowie spokojnie sobie żył i nie wiedział, jakie to ancymonki w Warszawie zamieszkują. I od razu w parę dni, jak tylko stronę. I rzeczamy się, do nasz sprowadził, od razu go farmazoni na szaro zrobili. Przyszli do zamku i w bajer go bierą warszawskim sposobem, że z miedzi złoto potrafią robić. Król forsy potrzebował, a domiary nie byli jeszcze wynalezione. Dał się wykołować, klamki w całym zamku kazał pozdejmać, moździerz z tłuczkiem z kuchni przytargał i oddał tem łachudro. A farmazoni ogień pod kociołkiem na podwórku rozpalili, włożyli tam klamki i moździerz i mówią, że trzeba troszkę prawdziwego złota do tego wrzucić. Wlać czarodziejski olejek, dobrze to wszystko razem zagotować i jak wystygnie, cały kocioł dentystycznej trójki w najlepszym dukatowym gatunku się otrzyma. Król był z Krakowa, uwierzył. Pierścionki z palców pozdejmał, kolczyki i broszki żonie odebrał i oddał farmazonom. Oni, ma się rozumieć, naleli do kociołka walerianowych kropli, niby też w charakterze czarodziejskich olejków. Zamiast królewskiej biżuterii wrzucili do miedzi parę tombakowych obrączek, a prawdziwe klejnoty znaczy się... Przykaraulili ich chodu. Nadobitek królowi wazową łyżką kazali do rana w kociołku mieszać, żeby się złoto nie przypaliło. Jeszcze nadobitek przez samo poczucie wolnego żartu i towarzyskiej draki Zygmunt waza go potem nazywali. Król ma się rozumieć, jak sporutował co się święcił, był na nich niemożebnie cięty i nazad do Krakowa chciał się przeprowadzić. No, Ale koniec końców się został, przebaczył warszawiakom i sztama była po wieczne czasy. Musiał w Warszawie frajerskie zapłacić. No, widzi pan, skoro król darował Warszawie taki brzydki postępek, na pewno nie będzie miał pretensji o to przesunięcie pomnika o parę metrów, wtrąciłem pojednawczo. Możliwe, żeby tylko na czas remont figury był gotów, bo inaczej... Kraków znowu się będzie z króla nabijał. Mowy nie ma. Fakt, faktem, że musiała chudra uklęknąć. Jeden malarz, niejaki matejko, którym był przytem. Całą tę niemożebną drakę na olejnym widoczku odmalował. w ten do dziś dnia wisi na pierwszym piętrze w tej samej targowej hali i za głupie 10 zł każdy jeden może go obejrzeć. Jest tam odrobiona w naturalnych kolorach także samo żona Zygmunta, niejaka Bona, ale o niej zaznaczę panu szanownemu parę słów drugą razą. Tymi słowy zakończył pan Tołoś Piecyk pierwszy wykład o panowaniu Zygmunta I, zwanego Starym. Leniwe pierogi królowej Bony. W dzisiejszym wykładzie miał pan, panie Teosiu, opowiedzieć o królowej Bonie, przypomniałem panu Piecykowi, widząc, że długo jakoś nie zaczyna prelekcji. Profesor Piecyk spojrzał na mnie ironicznie i rzekł. O czym miałem mówić, sam dobrze wiem, tylko nieprzyjemnie jest mnie o tem wspominać, z powodu, że zgorszenia boję się uskuteczniać. Ta owa bona, czyli kuchta do dzieci, troszkę na siłę się za naszego Zygmonta wydała. Z miasta Rzemu do Krakowa przyjechała, żeby królewskie dzieci parle franse po włosku uczyć i kuchnią się zająć. A tymczasem takie oko do króla zaiwaniała, taki makaron z szynką na drugie śniadanie mu podstawiała, że dał się chłop na wędkie wziąć i zakochał na amen. Dzieciaki brudne, zasmarkane, obszarpane po podwórku cały dzień latali, a Bonę król sobie przygruchał i co noc wodę do kuchni pić chodził, gdzie ta owa Bona łóżko polowe na noc sobie rozstawiała. Raz ich królowa nakryła i Bonę na zbity łeb. W ten czas stragan z Włoszczyzną na placu przed Mariackim kościołem jej założył gdzie do ładnej forsy na kalafiorach pietruszce i szpinaku doszła. A jak ten Henryk Walery? Tu pan Piecyk niechętnym ruchem rzucił na stół matejkowską podobiznę Henryka Walezjusza, pierwszego z naszych obieralnych królów w pięknym ówczesnym stroju francuskim. Ten Walery, uważasz pan, nastał u nas za króla, dlatego, że Zygmunt August jako bezdzietny wdowiec życie zakończył i na niem, jakielą mądre i równe faceci, się w Polsce w charakterze królów skończyli. Zygmunt August, jak mu cholera mamusia, czyli bona, żonę, leniwemy, pierogami struła. Stale i wciąż o nieboczce myślał i za pomocą niejakiego twardowskiego na kogucie duszę jej w ciemnym pokoju miał życzenie oglądać. Twardoszczak to był cwaniak niemożebny jako czarodziej fachowiec pierwszej klasy. Królika z kieszeni królowi wyciągnąć albo klatkę z kanarkiem za kołnierza mu wyjąć to była dla niego mucha. W dzisiejszym czasie... My, ludzie po szkołach kształcone, wiemy, że to jest tylko apteczne złudzenie ludzkiego oka i za zanadto się w karafkę nabijać nie dajemy. Ale staroświeckie nasze przodki myśleli, że twardością ksitwę z diabłami trzyma i dlatego te różne sztuki odstawia. Także samo wierzyli, że on na naturalnym kogucie jeździ. A kogut był z dykty wyszykowany i w środku rower się znajdował. Twardowski pedały przyduszał i w ten deseń na tym kogucie zapychał. Z tym wywoływaniem ducha Barbary Radziwiłówny rzecz naturalna także samo był szemrany Kant. Ale ponieważ, że królowi to przyjemność robiło, nie możem do twardowskiego pretensji wnosić, chociaż kogut i duch byli lipne. Ale zresztą piezniem tańcował z tym kogutem rozchodzi się o to, że Walery fatalnie się Polakom nie spodobał. Jak po wyborach przyjechał do nas z Paryża i wysiadł z wagonu pierwszej klasy na stacji w Krakowie, ludzie zobaczyli ten kapelusik ze strusiem piórem, tenylony, broszkie i kolczyki. W pierwszej chwili myśleli, że wariat. Cafli się w tył i chcieli ze stacji najeżdżać. Ale koniec końców mówią sobie... Trudno, wariat, nie wariat, Forsy na wybory się wydało, także samo przyjęcie koronacyjne gotowe, niech będzie na razie za króla, potem się zobaczy, może mu przejdzie. Tylko warunek mu postawili. Albo kolczyki, broszkie i pończochy z czarnym szwem zdejmie, jak się należy ubierze i za króla walerego będzie. Albo też spic brudkę i wąsy z goli, pluszowe suknie z trenem założy. I królowe walercie będzie odstawiał tabliczkę mnożenia znał na wyrywki. Wojna na wynos. Nie mamy zaszczytu znać małżonki Kazia odnowiciela, ale musiał być żonatem, skoro jeżeli historia nasz poucza, że kilkoro dzieci posiadał. Największą jednak pociechę miał z najstarszego, bolek mu było. O wiele o charakter się rozchodzi, kubek w kubek wypić, wymaluj nieboszczyk chrobry. Koleżka wdechę, szczery niemożebnie, koszulę byś siebie zdjął ostatnią. Chojrak, że rzadko poszukać, przed nikiem nie drefił, ale honorowy wprost do obrzydliwości. Marnego słowa nie dał sobie nikomu powiedzieć. Raptus straszny i między nami mężczyznami mówiąc rozróbkarz nielichy. Podbawić się lubiał na sto dwa. I to go właśnie poniekąd zgubiło, jak za króla po tatusiu się został. Na razie uważasz, pan, nachwalić go się wszyscy nie mogli. Ach, jaki śmiały nadzwyczaj, o niem mówili. Grzały nieprzyjacieli faktycznie aż trzeszczało, do niemieckiego cesarza się postawił i przestał mu forse, czyli tak zwany hołd odpalać. Bo uważasz pan, taka była wtenczas moda, że Polska nie wiadomo dlaczego rokrocznie szkopom dole z podatków musiała oddawać. Zapłacił boluch na raz, zapłacił drugi. Ale się koniec końców zbuntował i mówi do ministra skarbu: Nie dawać łobuzom grosza. Jak przyjdą, przyślij ich pan do mnie. Przyjechali szkopy po nowym roku z workiem po pieniądze. Przysłał ich minister do Bolka, a on jem zapytanie robi. Panowie szanowne, do kogo? Do wielmożnego obywatela króla. A w jakiej sprawie? – Wiadomo, po forse za hołd. – A dla kogo? – Co z nasz król balona robi? – Wiadomo, dla cesarza. – Dla cesarza? A co, że ja go za rudą brodę szarpanego na wypasienie wzięłem? – Co on taki znowu ciężko przystojny? Tak się da lubić pieska jego fotografia. — Powiedzcie mu, że dostanie ode mnie dwa haki, a jak mu się nie spodobała moja odpowiedź, niech pisze apelację do ślepej kiszki. Postawili szkopy na króla oczy. Nie kapują, co mu się stało, ale koniec końca. Potem koronę na głowę i poszedł do łazienek na spacer. W ten deseń tak zwany pałac pod blachą powstał. Na razie król z okien zamku kapował, o której Poniatoszczak do domu wraca i kogo ze sobą przywozi. I nieraz przez lówci go sztorcował. Ale koniec końców nic z tego nie wyszło, bo wojna się zaczęła i ochrona lokatorów. Całe komorne jużkowi na paczkie papierosów nie wystarczyło. No ale pobarłzmy teraz troszkę o stryju. Jak już zaznaczyłem, król Stanisław August nie ma za zanadto dobrej marki. Faktycznie, za jego panowania polska nasza kochana za ofiarę losu się została, ale on sam nie był temu winny. W każdym bądź razie po śmierci nie powinno się go obczerniać. Istotnie, de mortuis aut bene aut nihil, wtrąciłem znowu. Tak jest, co po polsku oznacza: na mortusiaków nie pyskować, bo mogą nasz w zaduszki nastraszyć. A już takie draki, jakie urządzał mu na pogrzebie Składkowski, faktycznie nie były do niczego podobne. Przed wojną to było ciało z zagranicy zostało do nas przywiezione i miał się odbyć po formie pogrzeb. Miejsce na powązkach rodzina zakupiła, pokładne było opłacone, tylko nad cmentarz jechać. Ale Składkowski się w to wtajemniczył i zaczął biurokratyczne rozróbki. Najsam pierwszy akt zejścia mu się nie spodobał, kropki brakowało. Potem zażądał świadectwa od doktora, który króla ostatnio leczył, potem zaświadczenia z chorej ubezpieczalni, że nigdy nie należał i nie korzystał ze świadczeń. Jednym słowem kazał sobie przedstawić, jak to mówią dwóch świadków, trzy wezwania, klucz od mieszkania i fotografię ojca. Ma się rozumieć, rodzina miała tego dosyć. Plac na Powązkach opyliła jakiemuś innemu nieboszczykowi, a króla pochowała po cichu gdzieś na prowincji. Tak było po śmierci. Jak się prowadził za życia, jak poetów co czwartek na flaki z Pulpetamy zapraszał, jak się ze swoim młodszym familiantem podbawiał, zaznaczę panu szanownemu drugą razą. Flaki u króla Stasia. Poprzednio miałem już zaszczyt nadmienić parę słów na konto ostatniego naszego króla, niejakiego Stanisława Augusta. Dzisiaj zmuszony jestem pobarłożyć jeszcze troszkę o tym, jak warsztat. Całe życie się wstydził. Po Potem nieszczęśliwym wypadku w łaźni i pogrzebie Leszka Białego przepisowo powinien się za króla zostać syn jego, wiadomo, znowuż Bolesław, którego, żeby się z innymi nie mięszał, przodki nasze zmuszone były wstydliwem nazwać. Powinien, ale nie mógł z powodu młodego wieku. Faktycznie król przy piersi z grzechotką w ręku swojej powagi by nie posiadał. I znowuż jakiś wujo za niego rządził także samo z brodą. Ten już taki pagrypsny zarost nosił, że Hendrykiem brodatem go ochścili. Nie można powiedzieć, w miarę możności starał się nawet. Normy nie przekraczał, co prawda, ale plan jako tako uskuteczniał. Tylko że skopów do cholery i trochę na Śląsk nam nawpuszczał. Ale w krótkim czasie umarł i dzierżawę tronu zdał na syna, także samo Hendryka, którym znowuż nadzwyczaj modlić się lubiał i stale i wciąż po kościołach przebywał. No to koniec końców, w charakterze pobożnego przeszedł, jak to mówią, do historii. Nie miał pobożnych szczęścia, bo jak raz niejakie Tatarzy na nasze polskie napadli. Te tatarzy to byli, uważasz pan, niemożebne oprychy. Tak zwane Bisurmani, czyli wschodnia nawała. Konfekcji męskie nie uznawali. Zima, lato w kożuchach chodzili na gołe ciało. Ma się rozumieć, mieszkań nie mieli. W pałatkach jak cygani sypiali i pracować im się nie chciało. Mokrą robotą na życie zarabiali. Jednym słowem, bandziory pierwszej gildy. Właściwie po co jem było z kodeksem karnym zadzierać, nie wiadomo, bo nawet tronkowe nie byli. Czystą wachę tylko pili, a jak Któren wypadkowo miał apetyt na mleko, to konia drań wydoił nie krowę i na siadły odstawiał. A na zakąsce, patrz pan się znali, bo każdy przyzna, że pod jeden głębszy do tej pory nikt nic lepszego, jak bepsztyk po tatarsku z kaparkami i jajeczkiem nie wymyślił. A co pan chcesz od takiego sosu tatarskiego do zimnego mięsa? Zły wynalazek? Świetny, potwierdziłem z zapałem. Ale nie podsiadłem mleko, panie szanowny. Otóż więc jak te bandyciaki zrobili na nas napad, pobożny zaczął się z wojskiem bronić, ale czy religijny facet mógł poradzić zawodowym łobuzom? Życie podlegnicom stracił, a tatarzy jeszcze parę razy do nas przyjeżdżali, ale już nie. A teraz powiedz mnie pan, czy o wiele moja małżonka ma na imię Julcia? Sklepicarz na targówku niejaki Kropidłowski nie może posiadać żony Julci? Mnie się zdaje, że może, a nawet na murma, bo niedalej jak wczoraj pogotowie go zabrało do przemienienia pańskiego skutkiem, dlatego, że ta dana osobistość zaprawiła go przez sercowe zazdrość kilowym gwichtem w ciemię. Modna jest dzisiaj Julcia między kobietami, modna w dawniejszym czasie była ryksza. Umilkłem zawstydzony, a pan piecyk otrząknął i wykładał dalej. Otóż więc ta dana ryksza, z chwilą, kiedy mąż się przeniósł do alei sztywnych, zaczęła się u nas rządzić jak szara gęś. Podatek na kawalerów nałożyła, w koronie od rana do nocy po mieście ganiała. Za sprawonkami w koronie, do cukierni na plotki w koronie i w ogólności wszędzie tem królewskiem nakryciem głowy szyku zadawała. Znudziło to się, ma się rozumieć, nareszcie narodowi i zaczęli się bunta, strejki i rozruchy. Widzi Ryksza, że nie klawo. Zapakowała w nocy manatki na furę. Państwowe fundusze na pensje dla urzędników, bo to jak raz było przed pierwszym, z banku podwadziła i chodu do Berlina z Kaziem. Z kim? No z Kaziem Odnowicielem. Ten Kazio to był, uważasz mnie pan, jej chłopak. Z nieboszczykiem próżniakiem go miała. Dzieciak był nawet, nie można powiedzieć, dobry, ale też troszkę po tatusiu ciepła klucha. Chociaż nie miał życzenia do Niemiec jechać, matki się bojał i musiał. W Berlinie oddała syna do duchownego seminarium, a sama dawaj się z gestapowcami za nasze pieniądze podbawiać. A w kraju tymczasem zaczęło być bardzo niedobrze. Króla nie ma, forsy nie ma – i na dobitek poganie zaczęli nazad głowy podnosić. Bożków potopionych przez Mietuchnę, pierwszego z wody wyciągali, podszykowali troszkę i znowuż mszę do nich odprawiać zamiarują. A na czele tych pogańskich fetniaków stanął niejaki maślanka. <laughs> zaraz, zaraz, mnie się wydaje, że to był Masław. Masław? Maślanka czy masełko, mniejsza o to, dosyć na tym, że z mleczarsko-jajczarskiej branży i że niemożebnie rozrabiał. Widzą nasze staroświeckie rodaki, co się robi, wsiedli na furmanki, bo koleje państwowe jeszcze w ten czas nie egzystowali i zapychają do Berlina. Przylecieli do tego Jadwiga. Ponieważ, że posak miała niewąski, a także samo osobiście dała się lubić, i bardzo jej było twarzowo w koronie, starających miała do nagłej krwi i trochę. Oprócz Jagieły, między innymi uderzał do niej jeden szkopiak z Wiednia, rodem niejaki Wiluś, bo oni cholery przeważnie Wilusie. I tu z przykrością musiem zauważyć, że na razie Jagieło był u Jadwigi fatalnie przegrany. Wiluś ładnie się nosił, łeb miał stale i wciąż zaondolowany, walczyka wiedeńskiego ładnie odstawiał, usta milczą i nad modrem Dunajem cienkim głosem Jadwidze śpiewał. I różne prezenta jej odpalał, o większej części bukiet samych róż i kolońskie wodę z potrójnym zapachem. Dla przyszłej teściowej znowuż butelki gorzkiej wody Franciszka Józefa zawsze miał przy sobie. A Jagieło, mężczyzna poważny, w średnim wieku, jak już przytargał coś z sobą, to albo dwa kila litewskiej kiełbasy, albo literek żubrówki z trawką w środku. My oba wiedzielibyśmy, co z tym zrobić, ale Jadwiga wolała kolońskie wody. Rzecz gustu i nie będziemy jej za to pod krytykę brali. To też Jagieło, którem do Krakowa ze swoim stryjecznym braciszkiem Witoldem z Wilna w konkury przyjechał, na ksiutach pod floriańską bramą nieraz ją z tym wiedeńskim ancymonkiem nakrywał. Aż koniec końców się zgniewał, przyszedł na Wawel i mówi do Jadwigi: Widzę, że to panna Dziunia balonastem szkopem ze mnie odstawia. To w taki sposób mówi się trudno i wysiadka. O królewskie posady mnie się nie rozchodzi, bo u siebie w Wilnie Bogu dzięki mam co zjeść i wypić i krakowska kuchnia a poza jedno może kiełbasą nie powiem, żeby znowuż taka ważna była. Rozchodziło mnie się o to, żeby Litwinów pochścić, które za poganów do dziś dnia chodzą i wstyd mnie w towarzystwie robią. Bo jak się należy świętych nie mają, tylko do różnych węży się modlą. A co to za święty, który człowieka podczas nabożeństwa w pierwsze krzyżowe może ugryźć, także w krótkich abcugach zakituje. Ale trudno się mówi, niech ta moje rodaki w dalszym ciągu do węży litanie odmawiają, do choinek w świętych lasach się modlą i u wajdelotów lotów zamiast u naturalnych księży spowiadają. Milcz serce i moje uszanowanie, idę na stację po bilet do Wilna dla mnie i dla braciszka. A trzeba panu szanownemu wiedzieć, że Jadwiga była zawołał: Żywo, żywo, ochajtnij się pan troszkę i posuwamy na krakowskie. Króla Zygmonta, podobnie lada dzień mają ustawiać. Słup już gotów, trzeba go obejrzeć, czy formalny i w ogólności pogonić robotę, bo się boję, że nie zdążą i kompremitacja dla miasta Warszawy wyniknąć z tego może. O wiele dotychczas nie przejmowałem się tym bardzo, a teraz uważasz pan, już czas się pośpieszyć, za cztery tygodnie z hakiem otwarcie kołowego ruchu. Tu już się Chichy skończyły, o warszawski honor się rozchodzi. Nie może się z nas taki Kraków nabijać, nie może nam taki Poznań podgrymaszać, że Warszawa dużo pyskowała i nawaliła. Tego, panie szanowny, bym nie przeżył i dlatego musiem sprawdzić, jak to idzie. Zaczęliśmy od pomnika Zygmunta III. Pan Teoś ze zmarszczoną brwią w skupieniu obejrzał leżącą jeszcze na ziemi kolumnę, Obsztukał ją ze znawstwem bambusem, sprawdził gładkość polerunku i rzekł z ukrywanym pod maską obojętności zadowolenie. No, obleci. Potem udaliśmy się na miejsce budowy nowego cokołu. Tu znowu pantełś bardzo szczegółowo badał jakość użytego materiału. W pewnym momencie nawet oddał mi bambus do podtrzymania, a sam wydobył calówkę. I starannie wymierzał poszczególne części podmurówki. Następnie metr po metrze skontrolował odległość cokoły od kamienicy Johna i zdenerwował się. – Co jest? Nawalanka? Nie w tym miejscu stoi co dawniej. Tak być nie może. Na fuchę puszczona cała robota. Ponieważ żywo gestykulował i głośno wykrzykiwał niepochlebne uwagi pod adresem ludzi, którzy wybrali nowe miejsce pod pomnik, Utworzyło się zbiegowisko. Toteż ująłem pana Teosia pod rękę i zacząłem mu pośpiesznie klarować, że miejsce jest wybrane przez urbanistów, że na pewno jest lepsze niż dawniej, że pomnik będzie bardziej widoczny z Krakowskiego i tym podobne, i tym podobne. Ale pan Piecyk długo nie chciał się uspokoić. Plac zamkowy niebielany, a pomnik nie karuzela, żeby go z miejsca na miejsce przestawiać. Jak go Władek Tatusiowi postawił, tak jego prawo stoić i szkoda gaduchny. Pan Teoś, wybitny znawca dziejów ojczystych, miał na myśli oczywiście króla Władysława IV, który ku czci Ojca Swego wzniósł tę kolumnę. Należy się tradycje szanować, zwłaszcza poniekąd, jeżeli się rozchodzi o zygemonta, w stolice z Warszawy realnego sztabu do cholery i trochę Esesmanów i żandarmów się napchało. Czy nie za dużo tych pobożnych, myśli sobie, chrobry, czy oni jakiej grandy nie obmyślają? Ale nic, pies niemy tańcował, niech zasuwają. Kazał ich tylko festaniakami obstawić. Przez cały plac do samego dolnego kościoła czerwony chodnik kazał król położyć. A że deszcz tego dnia padał i Wiluś niemożebnie był zaszargany, przed samym chodnikiem Bolek go zafrak i mówi – a może byśmy tak kamasze zdjęli, bo chodnik faktycznie jest pluszowy i sama cholera go nie oczyści, jak się w niego błota nabije. Cesarz pojedziesz sobie do kopy diabłów, a ja się zostanę i będę miał nieprzyjemność od żony. Usiedli na tretuarze, zdjęli kapcie i boso przez cały plac potem chodniku do samego dolnego kościoła zapychali. Wilu śniósł wieniec blaszany z papierowymi szarfami oraz napisem od parafian z Berlina. Po pogrzebie rzecz jasna zmuszony był król Syrek urządzić. Że ochla i spożycie było formalne, nie będę pana szanownego objaśniał. Z korytem w Berlinie nigdy za dobrze nie było. To tyż nie masz pan pojęcia, jak te Niemcy rąbali. Co królowa półmisek z kuchni przyniesła? w trymiga pusty. Żarli wszystko podmietłe, że żuchę nawet, którą sztuka mięs kwiatkiem dla optyki była przybrana. Pędzelowali, bobkowym listkom nie darowali. A najwięcej wtrajał cesarz. Królowa za kwiatki do rozszedania odstawiała, ale to nic nie pomagało. Wszędzie znalazł i młócił na czysto. A jak sobie już fest żołądek wyłożył, koronę zdjął zęba i naszemu bolkowi włożył na głowę. Teraz dopiero za odpowiedzialnego króla jesteś. Masz te koronę, odpalam ci ją na zawsze. No dobra, ale w czym ty będziesz chodził? Pyta się Piastuszkiewicz, ponieważ że był facetem salonowym otrzaskanie. Ale skop się nadął i mówi, korona dla mnie, frajer. Sześć sztuk takich mam w domu, w komodzie. Grosza za nią od ciebie nie chcę, chociaż ładną forcę nie kosztowała. I każ mnie tylko na pamiątkę zawinąć w papier nadziewanego indyka, Prosiaka po rusku, z jabłkami i tego faszerowanego szczupaczka, bo nadzwyczaj sosisty. Wszystko ma się rozumieć z A trzeba szanownemu panu wiedzieć, że król miał całą zastawę z frażetowskiego srebra, brzegi złocone. Jak to Bolek usłyszał, chciał na razie strzelić cesarza, jak się kto przy niem dwuznacznym słowem odezwał, albo dziewczynka na plantach w Krakowie perskie oko do niego zasunęła, zaraz mu łatkę przyciepili. Wstydliwy. A jak był król blondyn, to biały. Świński kolorek o nim mówili. A jak bronet, to znowu, że za czarny jem się wydawał. I tak o wszystkich. Brodę zapuścił, od razu mu tytuł dorabialy Heniek Szpicbródka. Włosy się królowi mało wiela kręcili, Bolesławem Kindziorowatem się zostawał. A to dlatego, że cenzury w ten czas nie było i tego, co pan widzisz, a ja rozumiem. A w ogólności to Bogiem a prawdą cięty jestem na nich mocno, że zaczem razem w zgodzie żyć, Grandy między sobą toczyli i te nasze kochane polskie do wiatru wystawili i braciszek na braciszka zagranicznych facetów napuszczał. Ale chwilowo zaznaczę parę słów na konto czterech synów Krzywołustego. Władek, najstarszy, chociaż najlepsze miasta otrzymał, miał życzenie wszystko młodszym braciszkom zabrać, ale przedtem musiał ich wykołować. Rzecz jasna, że chłopaki spąknęli się między sobą i mówią: Do Mieczka jadziem, do Poznania, i niech Władek spróbuje tam za nami przyjść. Ręka, noga, mózg na ścianie. I faktycznie tak się stało. Nadleciał Władek z wojskiem pod Poznań, a braciszki wyskoczyli i taki wszystka trzech dale mu wycisk, że nosem się podpierał i do Wiednia zmiatał na skargę do teścia którym był jakiś austriacki hrabia. Zamelinował się w tym Wiedniu na amen i bojał się nosa do Polski pokazać, żeby mu młodsze bracia czasem łomotu nie powtórzyli. A u nas tymczasem za króla się został młodszy od niego rok Bolek, tak zwany Kindziorowaty. Jak się zastanowić, to musieli faktycznie nasze przodki dawać im takie różne przezwiska, bo inaczej nie doszliby z tymi królami do mety. Nie porozbieraliby się w nich, bo w przeplatankie, co drugi albo Bolesław, albo Mieczysław się nazywał. Kalendarza widocznie przyzwoitego ze wszystkiem świętemy nie mieli. Otóż więc jak ten kindziorek nastał, też nie było w kraju spokojności, bo bratowa, Fokstrotka, niejaka Agnieszka stale i wciąż władka buntowała, żeby nazad na tronsie wmeldował. Ale Bolek nie dał się z posady wysiudać i list do Wietnia do brata wysłał, a w niem w te wyraził się słowa. Powiedz Władziu, tej swojej szemranej małżonce, żeby przestała szurać i politykom się zajmać, a więcej domu pilnowała, a zwłaszcza kuchni, bo jakżeś Później pomagał Bolek różnym swoim poniterom, familiantom i koleżkom z królewskiej branży. I jak który tylko od kogo na świecie knoty dostał, z miejsca do niego na skargi leciał, a on szczerbca po pradziadku chrobrem łapał i zasuwał koleżkie bronić. Ten szczerbiec faktycznie był wyszczerbiony, bo chrobry w swoim czasie w Kijowie złotej bramie niem przyiwanił i w kuty żelazny zawias trafił. Znajome namawiali króla, żeby go na szmelc oddał, bo nie wypadał rzędowej osobie takim zdezolowanym pałaszem się posługiwać, ale śmiałośczakiem odpowiadał: Nie mogę, bo to pamiątka rodzinna po pradziadku, a szczerbaty nieszczerbaty, nie chciałbyś pan chyba, żebym pana niem zaprawił. I nikt faktycznie nie chciał próbować na sobie, czy pałasz jeszcze dobry, a był. Nie najgorszy, bo gdzie się tylko wnuczek chrobrego z niem pokazał, wszędzie nieprzyjacieli zwyciężał. A w ogólności przeważnie za granicą te wojny prowadził na wynos, można powiedzieć. Przylatuje raz czeski król z płaczem, że szwagier rodzony z kraju mu kota popędził i koronę zabrał. Nic się nie bój. Mówi mu na to Bolek, zaraz się na niem odegramy i zasowa z tym płaczkiem do Pragi. Wchodzą do pałacu, patrzą, faktycznie jakiś lebiega na tronie, siedzi z koroną na łbie. To ten? pyta się Bolek czeskiego króla. Ten sam. Daj mu w ucho, nie bój się, w razie czego cię ochronię. No to ma się rozumieć. Czeski król szwagra warbus i swoją rodowitą koronę mu zabrał. To samo było w Budapeszcie, to samo w Kijowie, ale dużo te koleżeńskie interesa czasu zabierali Bolkowi i stale i wciąż za granicą zmuszony był z wojskiem siedzieć. Znudziło się to, ma się rozumieć, oficerskiem żonom w Krakowie i zaczęli się z cywilami, jak to mówią, rozrywać. Co który oficer na urlop przyjedzie do Krakowa, oczy wytrzeszcza i dziwi się, że dzieci mu przybyło. Zostawił czworo ma siedmioro. Tłumaczyli się rozerwistki, że to prawdopodobnie się stało listownie, bo mąż bardzo uczuciowe listy pisał. Rodzinne nieporozumienia na tym tle powstawały. To my się w Kijowie męczem. A wy u noworolskiego ciastka z kremem doktorą fondujecie? To my w Kijowie do ostatniej kropli krwi walczem, a wy u z tajnymi radcami się podbawicie? Szanowanie, co słychać? Jak się pan szanowny czuje po tych knotach pod Głogowem? I temuż podobnież. Cesarz udał, że nie zrozumiał, że go skarbek zagiął i nadmienia. Owszem, dziękuję. Doskonale mnie idzie, ale już śpieszę się do Berlina, bo ma w niedzielę gości i w taki sposób co do tego hołdu możemy się ułożyć na pięćdziesiąt procent. Przypuszczam, że wątpię, żeby się król zgodził, bo jakżem wyjeżdżał, zły jak wielkie nieszczęście po tronowej sali tam i nazad latał. Krzywił się fatalnie i mamrotał do siebie. „Grosza obuzowie nie dam. Nie wiem, czy detalicznie waszą cesarskie mość brał pod uwagę, ale w każdym razie było widać, że żadnych wydatków w najbliższym czasie nie zamiaruje robić. Szkopa mało szlak na miejscu nie trafił. Zaczął się odgrazywać, że z torbami bolka puści, że go zniszczy na glanc. I żeby pokazać, jakie fundusze na to posiada, kazał przynieść kuferek z biżuterią. Zajrzał nasz minister do kuferka i w te odzywa się słowa: Owszem, niczego sobie sztuki nie można powiedzieć. Chociaż kursy na twarde i złoty śmelc mocno spadli. Warte to jeszcze ładne parę groszy, ale my, Polacy, kochamy się w wyrobach żelaznych. Jak na przykład pałasze, piki, bagneta i insze szpikulce, bo można tem w razie czego nieprzyjacielowi łeb poprzecinać. To tyż było nie było, niech ja stracę, masz pan jeszcze jeden i schowaj pan cały ten lombard. I w tym trakcie uważasz pan ściąga skarbek z palca pierścionek z rubinowym oczkiem oraz brylancikami i trzas go do tej skrzynki. Szwab zgorzał, mordę otworzył i się patrzy. I dopiero po dłuższym czasie przemówił: Dankie. Bite, a Widerzejen! odpowiedział skarbek, bo jako Galicjak biegle po niemiecku władał. I poszedł. Na drugi dzień znowuż zaczęła się wojna. Hendryk przytaskał się pod Wrocław i znowuż zamiaruje oblężenie zaczynać. Ale krzywo usty zaleciał mu od odry i na placu wystawowym ziem odzyskanych takie niemożebne mantosz spuścił, że tylko paru szkopów z życiem stamtąd prysło. Psy z całego Wrocławia się zlecieli i dawaj tych nieboszczyków tarmosić. Nie podobało się to Bolkowi, złapał kamienia śmiał zmartwienia ze swoimi trzema parami pończoch. Jakby mu tak jeszcze żoninę doszli, leżałby jak neptek. Swoje by taka cholera w trzy dni podarła, to rzecz jasna, i że co raz podwadziłaby parkie mężowi. I tak by mu koniec końców wyszło, że boso by na czwartkowych obiadach siedział i po nogach się drapał, bo w łazienkach choleryczne komary. W ogólności taka moda, żeby mężczyźni i kobiety jednakowo się ubierali, jest, jak to mówią, do kitu bo wiele dzisiaj różne przyjaciółki i praktyczne mody pouczają kobiety, jak mężowskie, niedzielne spodnie na balowe kiecki przerabiać. Tu zaszyć, tu rozpróć, tu różne przyczepić, to możemy sobie wyobrazić, co się działo w tamtym czasie. Nic dziwnego, że król nie chciał się żenić i z Józiem, wolał się nielcho pobradziarzyć, ale to wieczorem albo przy niedzieli. Powszedni dzień budowlą się zajmował, pomniki u kamieniarzy zamawiał. Do dziś dnia figuruje na agrikoli Sobieski. Król Stasiu sam tej roboty doglądał i jak nasz historia poucza, troszkę zanadto się tym przejmował, przez co tragedia wyszła. Detalicznie to było tak. Przychodzi król jednego razu na Agrykole, i widzi, że kamieniarze jakoś wolno z sobieskiego machają i mogą na czas planu nie uskutecznić. Więc wyjmuje, ma się rozumieć, z kieszeni ćwiartuchne, z drugiej zimne zakąskie, mruga na jednego i zaznacza: Ćnia majster, golni pan, zakąsił budu. Musi być sobieski gotów na niedzielę. Kamieniarze ćwiartkie wypili. Posłali po drugą, a później ma się rozumieć po trzecią i tak się zaczęli śpieszyć, że ostróg zapomnieli sobie skiemu dorobić i niezależnie za czym w koronie, w strażackiej czapce go odstawili. Stanisław August, jak to zobaczył, obsztorcował ich na czym świat stoi i wytrącił po trzy złote groszy pięćdziesiąt zawódkiej i zakąski. Cała Warszawa się potem z tego pomnika nabijała, czym się jeden z kamieniarzy tak struł, że życie sobie za pomocą powieszenia odebrał. A Sobieski w strażackim nakryciu głowy, konno bez ostróg do dziś dnia na agrykoli figuruje w charakterze ostrzeżenia. Do czego prowadzi alkoholizm podczas roboty? Zmęczony, miał zabłocone buty, ale na twarzy malowało się zadowolenie i jakby duma. Co pan tu robi, panie Teosiu? zagadnąłem dawno niewidzianego miłego znajomego. Na dole byłem, na Marienstacie, Zobaczyć, jak robota przy tym nowym Kierbedziu leci. No, i jakież pan wyniósł wrażenie? Starają się, chłopaki, owszem, nie można powiedzieć. I tak Bogiem a prawdą, zaczyna mnie się ta cała kombinacja podobać. Z początku myślałem, że to wszystko do cholery będzie podobne. Tranwaje i samochody, za czym pod górę na krakowskie, żeby do dziury w ziemi wjeżdżali, i dopiero na miodowej, żeby ni z tego, nizowego wyskakiwali. Zdawało mnie się to niepoważne. A teraz widzę, że owszem, że to może być nawet niezłe. Na przykład, Józia kamice będzie ze wszystkich stron widać, a do tej pory była schowana. Jakiego Józia? zapytałem zaintrygowany. To pan nie wie, że ten dom pod zamkiem do to szczeka Józia należał? Król mu go postawić kazał, żeby miał na wydatki. Nie rozumiem. Starożytnej historii pan w taki sposób nie znasz. Ale za dużo by o tym było trzeba gadać. Gorzej, że inszy król, niejaki goździk, w robocie tej trasy WZ przeszkadza. W jaki sposób? Posłuchaj pan, to się pan dowiesz. Jednego razu przyleciało na tę budowę parów starszych facetów z brudkami i w okularach i zaznaczają, żeby przestać kopać dziurę dla tramwaji, maszynamy tylko ręcznie za pomocą łopa bo podobno parę tysięcy lat temu nazad za króla goździka było w tym miejscu jakieś miasto i meble się po nim zostali. Faktycznie, jakby taka parowa kopaczka wjechała królowi goździkowi do stołowego pokoju, mogłaby całe urządzenie w drebie zgiro zbebeszyć. To roboty zostali wstrzymane, a uczone faceci szukają rzeczy po nieboszczyku goździku. Raz krzyk zrobili, że znaleźli cmentarz z tamtych czasów. A trzeba panu wiedzieć, że te staroświeckie Warszawiacy nie chowali nieboszczyków w trumnach, tylko podobnież w garnkach, czyli tak zwanych urynach. Toteż jak te profesorowie znaleźli w gruzach garnek z kośmi, mało ze skóry z radości nie powyskakiwali. Porozkładali te kości na słońcu. I dawaj się jem przyglądać, mierzyć salówkami i fotografie z nich zdejmać. Ale przyszła jakaś baba, garnekiem odebrała i zaznacza. To moje naczynie. Król z handlową smykałką Patrz pan jak nam się składa Jak raz na Krakowskiem króla Zygmonta Szykujem I właśnie Władysława IV, którym ten pomnik paręset lat temu Nazad swojemu tatusiowi postawił Zmuszone jesteśmy dzisiaj poruszyć W ogólności nie można powiedzieć Chłopak był nie najgorszy, a przede wszystkim miał dużą smykałkę handlową. Bo weź pan na przykład pod uwagę taką rzecz. Szkopy w tamtym czasie każdemu nowemu naszemu królowi zmuszone byli tak zwany hołd pruski uskuteczniać. Robiło się to w ten deseń, że król siadał w stołowym pokoju na krzesełku. Dywanik z łóżka przed nim rozkładali, ministrzy obtaczali go na obkoło, a za portiery wychodził niemiecki książę, klękał na dywaniku i do pucu przysięgę wierności na wieczne czasy mu składał. Otóż więc, jak właduchna za króla nastał, Szkopiak nie miał życzenia przed nim klękać i chciał się z tego wykupić. Pokątnie przez znajomych zaznaczał, że dużą forsę wydał, żeby ten hołd mógł się odbyć w cztery oczy w bocznym pokoju nastojący. Król pomyślał chwilkę i mówi, dobra, piezniem tańcował i z jego hołdem niech będzie na stojąco nawet w łazience, ale to musi kosztować sto patyków. Nawet niedużo powiedział, chociaż to byli przedwojenne tysiące kiedy to literek czystej wyborowej, zdaje się, cztery złote i pięćdziesiąt groszy kosztował. Szkop się zaczął targować, płakać. Opuścił mu Władek Dychę i za dziewięćdziesiątaka przeszedł ten hołd w kuchni czy przedpokoju. Sam król nawet nie był obecnym, tylko jakiegoś koleżkę swojego posłał. Inszą razem za 200 tysięcy rubli odstępnego zrzekł się prawa do carskiej korony. A to znowuż, uważasz pan, było tak. W swoim czasie Ruscy obrali go za cara, ale tatuś nie pozwolił mu do Moskwy jechać. I tak się zostało. Nie, to nie, myślą sobie Ruscy i wybrali innego. Ale Władek miał carskie ledykimacje. Czarne na białym, że jest cara Trzy dni podarła, to rzecz jasna. I że co raz podwadziłaby parkie mężowi. I tak by mu koniec końców wyszło, że boso by na czwartkowych obiadach siedział i po nogach się drapał, bo w łazienkach choleryczne komary. W ogólności taka moda, żeby mężczyźni i kobiety jednakowo się ubierali, jest, jak to mówią, do kitu. Bo wiele dzisiaj różne przyjaciółki... I praktyczne mody pouczają kobiety, jak mężowskie, niedzielne spodnie na balowe Kiecki przerabiać. Tu zaszyć, tu rozpróć, tu różne przyczepić, to możem sobie wyobrazić, co się działo w tamtym czasie. Nic dziwnego, że król nie chciał się żenić i z Józiem, szakiem wolał się nielcho, żyć, ale to wieczorem albo przy niedzieli. W powszedni dzień budowlą się zajmował, Pomniki u kamieniarzy zamawiał. Do dziś dnia figuruje na Agrykoli Sobieski. Król Stasio sam tej roboty doglądał i jak nasz historia poucza, troszkę zanadto się tym przejmował, przez co tragedia wyszła. Detalicznie to było tak. Przychodzi król jednego razu na Agrykole i widzi, że kamieniarze jakoś wolno z Sobieskiego machają. I mogą na czas planu nie uskutecznić. Więc wyjmuje, ma się rozumieć, z kieszeni z drugiej zimne zakąskie, mruga na jednego i zaznacza. Ćnia majster, golni pan, zakąsił budu, Musi być sobieski gotów na niedzielę. Kamieniarze czwartkie wypili, posłali po drugą, a później, ma się rozumieć, po trzecią i tak się zaczęli śpieszyć, że ostróg zapomnieli sobie skiemu dorobić i niezależnie za czym w koronie, w strażackiej czapce go odstawili. Stanisław August, jak to zobaczył, obsztorcował ich, na czym świat stoi, i wytrącił po trzy złote groszy pięćdziesiąt za wódkie i zakąski. Cała Warszawa się potem z tego pomnika nabijała, czym się jeden z kamieniarzy tak struł że życie sobie za pomocą powieszenia odebrał. A Sobieski w strażackim nakryciu głowy, konno bez ostróg do dziś dnia na agrykoli figuruje w charakterze ostrzeżenia. Do czego prowadzi alkoholizm podczas roboty? Trio Józia Poniatoszczaka. Wszyscy dobrze pamiętamy żelazne figurę gołego faceta z pałaszem w ręku, który na koniu przed saskiem ogrodem do samego powstania siedział. Był to książę Józef Poniatowski. Przerwałem mimo woli panu Piecykowi jego kolejny wykład o naszych dziejach. Spojrzał na mnie z wyrzutem i mówił dalej. Rzecz jasna, że nie Kopernik, otóż więc obecnie o nie będziemy mieli zaszczyt parę słów zaznaczyć. Ale tylko pokątnie. Główne mowę będziemy zawalać o jego stryju, którym po wykitowaniu Augusta III tronkowego za króla u nas się został. Zaczniem dlatego od bratanka, że stryjo nie cieszy się u nas tak zwaną opinią. Po prostu w charakterze króla, mówiąc naukowo, był cholerę wart. Na dyrektora bosu kwalifikacje posiadał. Kto wie nawet, czy by jako prezydent miasta Warszawy nie obleciał, ale na króla był w tamtym czasie za frajer. Za to młody poniatoszczak, ten w prześcieradle, dał się całej Warszawie lubić. I po mojemu pomnik mu się przed Saskiem Ogrodem należy. Niekoniecznie na goło, bo to faktycznie wstyd przed zagranicznymi gośćmi, które często tamtędy przyjeżdżają, żeby nasz bohater narodowy za takiego rozmamłanego lebiegie konnej jazdy używał. Dlaczego w ten sposób został odrobiony, nie wiadomo. Są dranie ludzie w Warszawie, które mówią, że było jednego razu tak. Że książę ciut ciut pod muchą w samym prześcieradle na konia skoczył i z plaży poniatówki do generalnego sztabu tak letko ubrany zasunął. I podobnież na te pamiątki w ten deseń przez jakiegoś zagranicznego rzeźbiarza odrobiony został. Ja tam nie wierzę, żeby tak być mogło. Ale nawet o wiele tak, no to co. Poniatoszczak ułan był, chłop równy jak rzadko, mógł sobie czasem pozwolić. To co? To mamy mu teraz paręset lat dokuczać? Kto ma prawo? Chyba rodowita właściwa żona. Ale książę, nie frajer, w kawalerskim stanie do końca życia się znajdował. I owszem, zgadzam się, że jako figura w publicznym miejscu stojąca w dzisiejszym moralnym czasie wydźwięku nie posiada. To powinno mu się dorobić ułańską czapkę, perelinę na futrze, także samo mundur. Koń obowiązkowo musi mieć siodło i kantar, ale postawić go, czy wszyscy wiedzieli, że za forsę to zrobił. Bywszy na miejscu dawniejszego marszałka sejmu, wziąłbym takiego derrania za krawat, za filar wyprowadził i powiedział: "Chuchnij no poseł, jeżeli tylko mało-wiela alkoholizmem by podjeżdżał, ledyki macie poselskie, zniżki tramwajowe i bezpłatny bilet kolejowy bym odebrał, żeby go niedotykalności pozbawić. A potem odwrócić bym mu się kazał i kopniaka w pierwsze krzyżowe zasunął. Wąt siroto bez ojca i matki, jak nie umiesz się w sejmie, jak się należy prowadzić. Ale w ten czas inaczej było. Cały Sejm przez jednego drania się rozjeżdżał i nie można było żadnej sprawy po formie załatwić. Nawet jak konstytucję 3 maja się uchwalało, trzeba było Sejm w karawkie nabić. A detalicznie było tak. Bojał się król i lepsze posłowie, żeby dranie waciaki nie zaczęli jem szurać przy głosowaniu nad tą konstytucją. To nie mieli inszego wyjścia. Tylko do Pucu naznaczyli posiedzenie na 5 maja, a w tym trakcie po cichu trzeciego się zjechali i całe te roboty bez tamtych łobuzów odwalili. Tamte przyjeżdżają piątego, a woźne w Sejmie w śmiech, że niemożebnie w karawkie zostali nabite i kota im pognali. Ale cóż, konstytucja była dobra, różne prawa pozaznaczała, że nasza kochana Polska mogła się była jeszcze wyratować, ale sąsiedzi do tego nie dopuścili. A najgorszy był, ma się rozumieć, szkop. Coraz buntował, Austrię cholerę napuścił i wszystka trzech się za nas wzięli. Kościuszko walczył szewcki Liński zdrowo się z warszawskimi remiechami na starówce namęczył. Józiek Poniatoszczak chciał także samo odrobić to, co Stryjo naknocił, ale się koniec końców uszarpali. Józiek różnie próbował. W jakiś czas potem z niejakim Napoleonem się spomknął, który w tym czasie za dużego kozaka był i całej Europie knoty zasuwał. Ale koniec końców leżał jak neptek. A poniatoszczak życie przy niem stracił, bo napoleon, jak spod Lipska pryskał, most za sobą wysadził w powietrze i koleczkę na drugiej stronie zostawił. Nadmieni jeszcze tylko, że Stanisław August w mieście Petersburgu jako bezrobotny umarł. I na tym zakończę barłożenie o polskich królach. Wybierzem się tylko jutro rzucić okiem na zamkowe gruzy, na pałac Józia pod Blachą. Dzisiaj zajmiem się detalicznie Zygmuntem, bo najlepiej i najdłużej w charakterze króla się w Polsce zatrudniał. Krzyżaków wykończył na perłowo ze szlaczkiem, także sam najważniejszy z nich przed halą targową, czyli tak zwaną sukiennicą w Krakowie, musiał uklęknąć przed królem i o litość prosić. A Zygmunt na krzesełku sobie usiadł, Krzyżackie chorągiew z czarnem niemieckim orłem wziął w rękę i mówi No już, klękaj taka twoja w tej nazad, bo jak cię tym sztandarem na dębowym kiju zaprawię, to cię przez lejek do trumny trzeba będzie wlewać Krzyżak się spietrał, trzęsie się ze strachu, ale mówi Nie mogę, proszę króla, bo w blaszanym wojennym garniturze się znajduję i jak uklęknę, przepadłem, więcej się nie podniesę Faktycznie miał na sobie staroświeckie wojskowe ubranie z żelaznej blachy, na śruby i muterki zamiast guzików zapinane. Ładne parę pudów wagi i rzeczywiście poniekąd uklęknąć w tej cholerze było przyciężko. Ale Zygmunt zły był na niego jak wielkie nieszczęście, bo z tego krzyżaka kawał drania było i zaznacza. Nic mnie to nie obchodzi, klękaj i składaj przysięgę a nie będziesz się mógł podnieść, to cię na taczkach po Włoszczyźnie z tego placu za Floriańskie bramy się wywiezie. Jak było, czy się podniósł o własnej sile, czy go też król faktycznie na taczki kazał załadować, historia detalicznie nam o tym nie wspomina. Fakt faktem, że musiała chudra uklęknąć. Jeden malarz, niejaki Matejko, któren był przytem, Całą tę niemożebną drakę na olejnym widoczku odmalował. Lanszaw ten do dziś dnia wisi na pierwszym piętrze w tej samej targowej hali i za głupie 10 zł każdy jeden może go obejrzeć. Jest tam odrobiona w naturalnych kolorach także samożona Zygmonta niejaka Bona, ale o niej zaznaczę panu szanownemu parę słów drugą razą. Tymi słowy zakończył pan Tołoś Piecyk pierwszy wykład o panowaniu Zygmunta I, zwanego Starym. co się święcił. Był na nich niemożebnie cięty i nazad do Krakowa chciał się przeprowadzić. Nie, ale koniec końców się. Został, przebaczył warszawiakom i stama była po wieczne czasy. Musiał w Warszawie frajerskie zapłacić. No, widzi pan, skoro król darował Warszawie taki brzydki postępek, na pewno nie będzie miał pretensji o to przesunięcie pomnika o parę metrów, wtrąciłem pojednawczo. Możliwe, żeby tylko na czas remont figury był gotów. Bo inaczej Kraków znowu się będzie z króla nabijał. Mowy nie ma. Król z handlową smykałką Patrz pan, jak nam się składa, jak raz na krakowskiem króla Zygmonta trzykujem i właśnie Władysława IV, który ten pomnik paręset lat temu nazad swojemu tatusiowi postawił, zmuszone jesteśmy dzisiaj poruszyć. W ogólności nie można powiedzieć... Chłopak był nie najgorszy, a przede wszystkim miał dużą smykałkę handlową. Bo weź pan na przykład pod uwagę taką rzecz. Szkopy w tamtym czasie każdemu nowemu naszemu królowi zmuszone byli tzw. hołd pruski uskuteczniać. Robiło się to w ten deseń, że król siadał w stołowym pokoju na krzesełku. Dywanik z przedłużka przed nim rozkładali, ministrzy obtaczali go na obkoło, a za portiery wychodził niemiecki książę, klękał na dywaniku i do pucu przysięgę wierności na wieczne czasy mu składał. Otóż więc, jak właduchna na za króla nastał, Szkopiak nie miał życzenia przed nim klękać i chciał się z tego wykupić. Pokątnie przez znajomych zaznaczał, że dużą forsę wydał, żeby ten hołd mógł się odbyć w cztery oczy w bocznym pokoju nastojący. Król pomyślał chwilkę i mówi: Dobra, piezniem tańcował i kiem jabłecznego szampana wytwarzał polski król niejaki popiołek, którym znowuż z fokzdojczką rykszą się ożenił. Baba była za Kapior i taka sama w sobie, że na te pamiątkie rowerowe deroszki na dwie osoby rykszamy się nazywają. Z zaraz, zaraz. Czy pan czasem czegoś nie pomylił? O ile pamiętam, Ryksa nie była żoną Popiela. Nic nie pomyliłem. Dziadek Nieboczyk mnie o tym opowiadał, a przyznać pan chyba, że starszy był troszkę od Pana i lepiej mógł te rzeczy pamiętać. No, istotnie. Otóż więc dziadek mówił, że ta owa Ryksza flądra była, że rzadko poszukać. Sprzątać się chole, że nie chciało, brudy niemożebne w całym domu zapuściła, od czego myszy się wkradli. Narzekał nieraz popiołek Kamaszamy, zamyszamy, ciskał I storcował żonę, że pułapek nie zastawia Ale nie mógł nic zrobić Bo sam stale i wciąż przy butelkowaniu złotej renety był zajęty I tak sobie te myszy go pozbadli Że na koronie mu siadali W chowankie mu się po kieszeniach bawili I w komórki do wynajęcia I wiesz pan jak się skończyło? Wiem, myszy popiela zjadły. Właśnie tylko korona, berło i podkówki od butów po niem się zostali. Na te pamiątki urządza się teraz w Warszawie raz na rok uroczystość odszczurzania. Tylko o to się rozchodzi, żeby się młodzież historii nauczyła, bo szczurom to podobnież nic nie szkodzi. Otóż więc jak myszy popiela nam wtroili. Nie posiadaliśmy chwilowo żadnego króla i bardzo się nasze przodki z tego powodu truli, ale nikt na takie niebezpieczne posadę nie lefrektował. Długo to się ciągło, aż koniec końców piast niechcący w ten interes wleciał jak śliwka w komput, a stało to się w następujący deseń. Ten ów piast był podobnie z fachu kołodziej, i nieduży warsztat niedaleko Poznania prowadził. A miał, uważasz pan, syna, którym fatalnie fryzjera się bał. I za żadne pieniądze do rezury nie dał się zaprowadzić. Chociaż siedem lat już skończył i włosy szczeniakowi takie urośli, że same warkociki mu się zaplatali. Zgniewał się ten pias jednego dnia i zaznacza. Dosyć mam tego do wielkiej niespodziewanej grypy. Muszę Zyzia ostrzyć, bo jemu ziemowit było na imię, ale w domu wołali go.